Tętno piłki, bulwersująca sprawa. Czy można pomagać teściowi znosić meble z czwartego piętra? Jesteśmy w składzie Juliusz Sypika, wielki ekspert do spraw znoszenia maneli z czwartego piętra teściowi i Waldemar Fornalik, trener aktualnie Zagłębia Lubin, przyszły mistrz lata, a więc i Spadkowicz. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Drogi Waldemarze, co sądzisz o znoszeniu maneli z czwartego piętra, gdy musisz pomóc teściowi? Co? Co sądzisz o znoszeniu z czwartego piętra mebli, jak nie ma windy? Ja wtedy biorę piłkarzy rezerw i im każę, żeby mi znieśli. Widzisz, Julek, mogłeś zadzwonić do pana Waldemara. Nie bo nie ma mojego numeru telefonu i mam nadzieję, że nigdy nie będzie go miał. A dlaczego nigdy? Bo nie lubię, jak ludzie mają mój numer telefonu. Nie no, wywiady z trenerami są na tyle nudne, że nawet bym nie chciał mieć tego numeru telefonu z racji na to, że już meble zostały zniesione, więc drużyna rezerw Zagłębia Lubin jest mi totalnie niepotrzebna, ale generalnie polecam, jak ktoś, nie wiem, są ludzie, którzy robią jakieś takie po raz 10 razy Ironmana na przykład. Teraz jeden koleś robi jakiegoś Ironmana, który trwa cały rok. No to jakieś po prostu czcze wypalanie siły na nic, żeby tylko się na social mediach pokazać, nikomu to do niczego niepotrzebne. Zamiast robić takich Ironmanów, zapytać się na osiedlu, na Elixie na przykład dać ogłoszenie, jak chcesz być takim tytanem, kto potrzebuje znieść meble z czwartego piętra bez windy. I zamiast robić sobie takiego Ironmana, to sobie zrobisz na przykład takiego Iron Meblena. I w Iron Meblenie po prostu spalisz tyle samo kalorii, pomożesz komuś i będzie fajnie. Jeszcze się bardzo cieszyłem, że robiliśmy to w sobotę, bo pogoda dopisała, tak, że po prostu całej drużynie udało się, nikt nie miał odmrożeń żadnych. A powiedz mi, czy szprycowałeś się przed tym znoszeniem z czwartego piętra różnych mebli w pomocy teściowi i czy zamierzasz wyjaśnić swoje sprawy szprycowania się ewentualne w Hyde Parku? Tak, myślę, że tak. Oczywiście, że się szprycowałem, tylko tam lekarz powiedział mi, że nie wykryją, więc to się nie liczy. Właściwie to byłem czysty. Także takie jest moje wyjaśnienie tej sytuacji. Panie Waldemarze, czy jakiś chce pan zabrać głos w sprawie szprycowania się do Ironmana i do znoszenia mebli z czwartego piętra? Nie. Bardzo miło. To jest w ogóle ciekawe, Julek, że nie zapraszaliśmy dzisiaj Waldemara Fornalika, a on jest trochę tak przyzwany jak nastolatki z Power Rangers. Przecież on się nie zgłaszało, on został po prostu przyzwany przez Zordona i tak został przyzwany Waldemar Fornalik. W ogóle to jak porwanie w zasadzie było. Power Rangers, mitem założycielskim Power Rangers jest porwanie dzieci. Przez jakąś istotę nie wiadomo skąd. No, przecież to dokładnie tak samo jak my werbujemy do Akademii Zagłębia Lubin. Ale to jest wspaniałe, rzeczywiście, otworzyłeś mi oczy na nową rzecz, jakby Zordon w najlepszym wypadku no powinien pójść na 5 lat chociaż do Puchy, bo to było prowadzenie. Pierdzieć w pasiak, Zordon powinien pierdzieć w pasiak. Ale zobacz. Jeszcze eksperckich opinii macie ją, Zordon powinien pierdzieć w pasiak. Chciałem powiedzieć, że jak dziurawy jest, bo to w Ameryce się działo, amerykański system sądowy. Słuchaj, on to nie robił tego raz, on ich regularnie po prostu zabierał. One jeszcze szły tam ulicą, ziół teleportacja do niego. Ja nawet nie chcę być... Tak, i jeszcze była tam... Ty, on się nazywał Alfa, tak? Tak. Ty, to no to Alfa za współudział powinien pójść w pasiach. No, amerykański system sądowniczy po raz kolejny udowodnił, że to jest jednak dziurawe, że ludzie z pieniędzmi, ludzie, którzy mają głowy w akwarium, mogą robić co chcą bezkarnie. Tak, ale cieszy mnie, że pan Waldemar Fornalik, który już się z nami rozłączył, powiedział, że Zagłębia rekrutuje w ten sam sposób i to ma sens. Alfa, bring me teenagers with attitude. I właśnie w ten sposób Zagłębie ma doskonałą akademię. Inni tam budują boisko, a po prostu Zagłębie zainwestowało w Zordona w kazamatach swojej akademii, oczywiście już po odsiadce Zordon, tak? Chciałem powiedzieć, że mam zdjęcie z autografem Waldemara Fornalika. Ale chociaż oryginalny autograf, czy taki nadrukowany? Oryginalny, flamastrem napisany. I to z tym, a tutaj masz jeszcze jakąś nówkę sztukę, bo to widzę w nowych dresach chyba. Słuchajcie, to nic. No proszę bardzo, teraz influencer będzie się chwalił, co mu tam kluby wysyłają.
Tam i jest autografem Kurminowskiego. Wow! A to nie, jest chyba najnowszy model, czy to jest najnowszy model Ciuszków Zagłębia? Nie, to nie jest, zaraz ci pokażę. To jest z zeszłego sezonu. Ale no już wiadomo, dlaczego Mietek tak broni tego Zagłębia Lubin. No jakby nie ma przypadków. No jakbym dostał zdjęcie Kurminowskiego z autografem. Pomocnerstwo, nepotyzm, korupcja, tak. To jest właśnie Mietczyński. I w taki sposób, no i teraz wszystko, co powie o Zagłębiu Lubin, no to ja zgłaszam na policję, bo to jest jawny dowód korupcji w polskiej piłce. Czy wsiadasz do samolotu na najbliższy mecz reprezentacji Polski? Nie wsiadaj, bo będzie afera. Jest po prostu, to jest nowy Mirosław Stasiak. A propos policji, ja mam bardzo też anegdotę jeszcze z meblami związaną, bo myślę, że trzeba ten temat wyczerpać do końca. Z racji na to, że tą wyprowadzkę robiliśmy w Zgierzu. No i ja wiem, że to są tanie żarty o Zgierzu i tak dalej, i tak dalej. Aczkolwiek nie, to wszystko nie są żarty, to jest zgierska rzeczywistość. Wynosiliśmy stare meble, uwaga, na śmieci, no koło kosza na śmieci, skąd zabiera je MPO. Więc jakby w miejsce odpowiednie dla nich, ale stara baba z balkonu i tak zadzwoniła po pały. Więc normalnie mieliśmy interwencję patrolu policji. Dlaczego panowie wyrzucają śmieci na śmieci? Znaczy policja była bardzo sympatyczna, żeby nie było. Policjanci przyjechali tam, wylegitymowali teścia, który był właścicielem i jakby należał mu się ten śmietnik. Nie to, że z miasta to złożyliśmy, więc policja była bardzo sympatyczna, ale stara baba ze Zgierza najpierw robiła awanturę, a potem zadzwoniła po pały. Zgierz i ze State of Mind. Nie za przyjemnie, nie za fajna sytuacja. To jest dosyć niemiłe, jak to ostatnio powiedział pan Tomasz Kozłowski o obwinianiu, nowy dyrektor komunikacji w PZPN, o obwinianiu pracowników szeregowych na umowie o dzieło, o afery wizerunkowe. To jest dosyć niemiłe. Myślę, że ten klasyk może się absolutnie przyjąć. Witam serdecznie czwartego uczestnika naszego programu, bezsprzecznie najlepszego, czyli nasz wspaniały czat. Nie wiem, co macie do powiedzenia w temacie Power Rangers, w temacie wyprowadzek, w temacie Zgierza, bo o Ekstraklasie to wiadomo, że to będzie temat absolutnie narracja drugorzędna. Mietku, coś chciałeś powiedzieć? Tak. Chciałem, że mnie witasz jako czwartego. Tak skinałem głową, a to ja jestem piąty. Dobrze, to biały 17. Matusiak, witam Oziedle. Szymon, mastodont, ale muszę wam powiedzieć jeszcze w temacie Power Rangers, byłem wielkim fanem tych takich montaży, jak oni montują tego Zorda, nie? To się tak działo szybko i to była taka świetna muzyczka. I myślę, że pod tę muzykę jakiś nudny mecz Ekstraklasy, na przykład Ruch Chorzów Jagiellonia, jakbyś puścił tę muzyczkę z Power Rangers przez 90 minut, to by się naprawdę dużo lepiej oglądało. To jest mój pomysł na reformę ligi. To ja jak byłem mały, to już miałem chyba zmysł przypieprzania się do jakichś takich właśnie rzeczy w filmach i serialach i strasznie mnie irytowało, że oni te transformacje mają nagraną raz i w każdym odcinku jest ta sama. I to było dla mnie takie, no to jest ewidentnie zawsze to samo. Tak. Przecież to zaburza całą imersję tego serialu oglądania. Powinni to nagrywać po prostu za każdym razem. No ale poszli na łatwiznę i no drażniło mnie to, strasznie mnie to drażniło. A ja uważam, że wszystkich musiał drażnić ten zielony Power Rangers, bo oni tam w szóstkę się zgrywali, żeby każdy miał po jakimś tam psie i oni razem montowali, a ten wyciągał flet, grał i miał swojego całego smoka i dziękuję bardzo. To jest gość, to jest Pucharowicz. Ten zielony Power Rangers to jest jak Pucharowicz, który nie przegrywa meczu po meczu w pucharach. On chyba nie żyje już. To bardzo smutne. Dowiedziałem się od ciebie, tak, jestem teraz bardzo smutny. Nie żyje i żółta wojowniczka też nie żyje. Co ty gadasz? Żółta wojowniczka zginęła dość dawno w wypadku samochodowym. A czerwony też, nie wiem jak status żyje, nie żyje czerwony, ale czerwony na pewno zrobił potem dużą karierę w gejowskim porno. To był mit. Fake. Ja czytałem, że to był mit i nic takiego nie miało miejsca. Nie wiem komu zależało na szkalowaniu czerwonego wojownika. Zielonemu na pewno. Co? Zielonemu wojownikowi. Ja myślę, że te wszystkie zagadkowe śmierci jeszcze znajdą jakieś wytłumaczenie za kulisami tego legendarnego serialu. Zdecydowanie tak. Myślę, że w ogóle możemy odpuścić chyba dzisiaj omawianie spotkań. Przejdźmy do Power Rangers. Chciałem wam jeszcze przeczytać, w jakich filmach grał Jason David Frank, czyli Zielony Wojownik. Był to Power Rangers Zio, Power Rangers Turbo i Power Rangers Dino Grzmot. Muszę przyznać, że ta trylogia rzeczywiście była wyjątkowa i Power Rangers Dino Grzmot.
Dino Grzmot, tak. Co oni tam robili w tej części? No, nie chcę wiedzieć. Grzmocili dinozaury, no jak sama nazwa wskazuje. No dobrze, dobrze, dobrze. Niech i tak będzie. Dobrze. Chciałbym jednak przejść. Mamy naprawdę dużo czasu. Mamy czasu nieskończoność. Jak słusznie niektórzy zauważyli, po Teleekspresie dopiero będziemy omawiać ostatni mecz. Ale chciałbym was, drodzy koledzy, zapytać o Lech Poznań. Bo Lech Poznań po odpadnięciu ze Spartakiem Trnawa w takim najbardziej definicyjnym przykładzie euro w pierdolu. Bo jak jest euro w pierdol na Wikipedii, to tam jest mecz ze starymi Słowakami, którzy spadli z Ekstraklasy. Bardzo potrzebowało się odbić. Myślę, że takie zwycięstwo ze Śląskiem, z którym przegrał ostatni bimbalion meczów, mogłoby trochę podratować. Ale nie, przegrał w równie brzydkim stylu, co ze Spartakiem Trnawa. Absolutnie kolosalna kumulacja. To jest taki już Dolnośląsko w pierdol zaliczył po euro w pierdolu. Mówimy nadal o cały czas o tym Śląsku, Wrocław, o którym mówiliśmy tydzień temu, że no Magiera to właściwie nie ma zawodników, że po co on się ładował w to bagno, to już wiadomo było, że to nic dobrego z tego nie będzie. Transfery jakichś pokiereszowanych wonderkidów FMA 2013. Ja dodałbym, że to jest ten sam Śląsk, Wrocław, sprzed tygodnia, po prostu przejechał się po Lechu Poznań jak walec i ja chciałem powiedzieć, że moim zdaniem trener Magiera, jak nie jestem jego największym sympatykiem, ale powinien dostać nagrodę Fair Play, Ekstra Klasa Fair Play of the Year, bo już prawie wpuścił Bortwicka Jacksona na boisko. I on mówi, ale patrzył co się dzieje, mówi nie, no przecież jak wejdzie tu Bortwick Jackson, to się skończy jakąś hokejówką. 17-1, nie zrobię tego. Bortwick, ty zostań na bramce, znaczy na ławce i żeby było na spokojnie, więc tylko kulturalnie 3-1 się przyjechali po nim. Wiecie co, mi jest przykro. Mi jest przykro, bo ja w ogóle tak sobie zaplanowałem w tym programie pełnić rolę takiego dobrego policjanta, człowieka wyrozumiałego, który będzie wszystkich tłumaczył. Dobrze. Jestem w bardzo ciężkim położeniu, bo Lech naprawdę nie dał w tym tygodniu argumentów za bardzo, żeby go tłumaczyć z czegokolwiek. Kurczę, no po tym meczu ze Spartakiem miałem takie, bo strasznie się od ściany do ściany bujamy, nie? No i jeszcze tydzień wcześniej wszyscy raczej byli zgodni, że nie, no ten Lech to super się przygotował w ogóle na ten sezon, że dobry początek sezonu, tam 7 punktów w lidze, fajne transfery, no teraz to będzie dobry sezon, dobre losowanie, czwarta runda Dnipro, nalajcie, lecimy z nimi. A ja ci tylko wejdę słowo, w Dnipro gra Rusłan Babenko, taką miał ścieżkę Lech Poznań do konferencji, z Rusłanem Babenko tam Dnipro gra. No i trafił się mecz fatalny, nie wiem, czy jeden na pewno z gorszych za całej kadencji pana Van den Broma i no miałem po tym meczu takie podejście, że no kurde, każdemu, ale to każdemu sportowcowi, drużynie, czy ogólnie człowiekowi wykonującemu jakiś inny zawód, może się trafić gorszy dzień, nie? No chyba, że chirurgowi, no to wtedy trochę lipa, jak chirurgowi się trafi gorszy dzień, to no, jest słabo, ale no drużynie piłkarskiej na pewno, no i tak myślałem, że im się trafił ten gorszy dzień, no i po prostu przegrali mecz, nie? To się zdarza każdemu i to zdarza się nie tylko przegrać z lepszym rywalem, czy rywalem podobnej klasy, no czasem zdarzy się przegrać ten też mecz z rywalem słabszym, naprawdę. Nie tak dawno Alcaraz, tenisista wielki, już tam mianowany na nowego następcę całej trójki razem wziętej, no przegrał z Tomim Polem, czyli tenisistą nie najgorszym, no ale jeśli chodzi o różnicę klas, no to mniej więcej myślę, że może nawet większe niż pomiędzy Lechem a Spartakiem Trnawa. No przegrał, zdarza się, teraz już znowu doszedł do finału i spoko. No ale Lech akurat przegrał taki mecz, który będzie niósł za sobą no, dość brutalne konsekwencje, czyli pożegnał się z europejskimi pucharami w tym sezonie, ale no nadal chciałem, miałem taką wolę ich tłumaczyć, że no po prostu no, przegrali mecz, tylko po prostu miałem pecha, że ten mecz był aż taki ważny, ale nic straconego, nie? Jeszcze cały sezon, jakby zdobyli w sobie Mistrzostwo Polski, to można to też tłumaczyć w ten sposób, że no w tym roku w pucharach im nie poszło, ale za to w przyszłym roku mieliby bardzo łatwą ścieżkę, nie? No bo startując od eliminacji mistrzów, no to już masz prawie pewne granie chociażby w tej lidze konferencji Europy. No, ale ten mecz ze Śląskiem trochę mi podciął skrzydła, no bo teraz już trzeba robić takie
salta czy akrobatykę uprawiać, żeby to obronić, że no cóż. Ale to nadal może być dobry sezon, nie? To nadal może być dobry sezon, natomiast jest to absolutnie mecz, który był najgorszym, co się mogło zdarzyć Lechowi Poznań po odpadnięciu ze Spartakiem Trnawa, bo nie trzyma się kupy narracja, nie no, jeden słaby mecz, my jesteśmy ogarnięci, mieliśmy pecha. No nie, ten mecz był równie beznadziejny, co więcej, był z beznadziejnym Śląskiem, z którym Lech ma na pięku, bo przegrywa z nim zawsze. Połowę punktów, ja nie jestem dobry z matematyki, ale z tego co dobrze pamiętam, połowę punktów w zeszłym sezonie Ekstraklasy Śląsk Wrocław zdobył na meczach z Lechem Poznań. Gdyby Śląsk grał co tydzień z Lechem Poznań, grałby w Lidze Mistrzów bez eliminacji. Także i Lech nie potrafił tego zmazać, mając taką kadrę, gdy Śląsk sprowadza połamanych wonderkidów nawet nie z FM-a. Football Manager jeszcze wtedy nie istniał. Championship Manager, Artur Faranczuk, Remigiusz Hajewski, Daniel Lubieniecki. Ale to jest też pokazuje, ile warta jest chwilowa chwała trenera. Bo Van der Brom jeszcze 2 tygodnie temu to był w ogóle właściwy człowiek na właściwym miejscu w Lechu. Właściwie to się tak kibice zastanawiali, kurczę, no niedługo to wezmą go do Ajaxu, ale to może weźmiemy wtedy Szulczka z Warty Poznań. I to były w ogóle rozkminy kibiców Lecha. Ja w ogóle jak śledziłem taki ten lechowy Twitter przed tym spotkaniem, to z jednej strony było bardzo dużo głosów. No dobra, to jeszcze tylko na koniec wpierdy z Śląskiem Wrocław i kończymy ten beznadziejny tydzień, jakby założenie było takie, że wiesz, tam trochę może śmieszkowali, ale tak trochę z tyłu głowy to mieli, no ale pewnie nikt nie zakładał, że dostaną taką trójkę na miękko od Śląska Wrocław. I te same głosy, albo bardzo podobne, które niedawno mówiły, że kurczę, no tego Van der Broma to pewnie po tych, jak w tych pucharach znowu osiągniemy tak wielkie sukcesy, no bo jeszcze 2 tygodnie temu każdy mówił Lech Poznań, to wiadomo, że wielkie sukcesy w pucharach i Ajax go zabiera i w ogóle będzie strasznie. A teraz jest, chłop nie potrafi przygotować zespołu, nikt nie biega, najgorsze przygotowanie motoryczne ever i tak dalej. I to rzeczywiście jest taki ping-pong od jednej ściany do drugiej ściany. Ja przypomnę, że rok temu na tym etapie mniej więcej Van der Brom też już był zwalniany z Lecha, że w ogóle nie daje progresu tej drużynie, że to jest w ogóle porażka, nie trener, że no, są fatalni w lidze i w ogóle co on tu tutaj robi. No i ten sam Van der Brom, który potem w lidze konferencji wykręcał kosmiczny wynik i był noszony na rękach i że w ogóle o, jaki taktyk. Ja powiem ci szczerze, nie widziałem, żeby cały Lech Poznań, cały lechowy Twitter chciał zwalniać Van der Broma. Musiałeś natrafić na jakieś odosobnione jednak opinie, aż takimi szaleńcami nawet w silnych emocjach mieszkańcy Wielkopolski nie są. No ja trafiłem na kilka takich tweetów, że Van der Brom out generalnie. Nawet hashtag powstał. Tak? Czy to nie był Twitter Mariusza Rumaka? O, mógł być, tak. Mariusz Rumak i jego boty. Mariusz Rumak, czekamy na wielki powrót, bo już długo go nie ma, rzeczywiście. Ja po prostu w dużym skrócie, ja bym powiedział, że no Lech Poznań jest jednak zimiarzem. I on nie lubi sierpnia, gorącego sierpnia. I on w sierpniu po prostu zawsze gra słabo i to już jest coroczna tradycja. No dlatego, wiesz, z drugiej strony to jest mądra taktyka, bo no, w Polsce to lato potrwa jeszcze pewnie z jakieś 4 dni i potem od razu przyjdzie zima. Więc będąc zimiarzem masz jednak tych miesięcy dużo więcej na sukcesy niż będąc fanem lata. Dobrze. A wy ja co sądzicie? Czy Van der Brom powinien dograć sezon? Co by się nie działo? Czy jest jakiś punkt krytyczny? I jeśli coś się nie wiem. Punkt krytyczny istnieje zawsze, ale to nie jest na pewno nawet pierwszy krok do tego punktu krytycznego, choćby patrząc za zeszły sezon, gdzie też Lech był w bardzo złym miejscu, a później Van der Brom był noszony w lektyce i to lektyce niesionej przez węże, bo taki był efektowny. Także nie możemy od ściany do ściany. Ja bym się chciał skupić może nie w kierunku Van den Broma, bo Van den Brom moim zdaniem udowodnił swój warsztat. Dlaczego jak drużyna przegrywa, to od razu to trener. Zobaczcie, jak on chujowo tego pada trzymał. On tutaj X-a źle wcisnął w tej minucie i to dlatego ta drużyna przegrała. Przestańmy każdy wynik sprowadzać do trenera. Chyba, że zwycięstwa Śląska Wrocław, wtedy możemy pochwalić Jacka Magierę, więc wtedy chwalmy trenera, ale... Albo LKS Beczałkowice. Albo. Natomiast Lech Poznań, słuchajcie, najlepszym piłkarzem Lecha Poznań w tym meczu był Adriel Baluła, który no, nie jest najlepszym piłkarzem Lecha Poznań w żadnym meczu, odkąd tutaj się pojawił, więc no, to jest dosyć wymowne, jak wygląda
ten zespół, jak wyglądają te personalia. Julku, ty jesteś wielkim fanem Adriela Balu. Jestem ciekaw, jak ci się oglądało mecz, w którym Adriel Baluła był najlepszym piłkarzem Lecha Poznań. Czy szczypałeś się tak do bólu już, żeby się obudzić, bo to się nie dzieje, to jest niemożliwe. Słuchaj, to rzeczywiście było coś niesamowitego, że Baluła jest największą gwiazdą Lecha, ale dodajmy, że Baluła największą gwiazdą Lecha był w meczu, który Lech dostał 3-1 w trąbę od Śląska Wrocław, więc to też chyba pokazuje jakby poziom jego gwiazdorstwa. Ja się bardzo po prostu już w duchu śmiałem, że no Baluła prawie brameczka, ale tam spalony, tam jeden też dobry strzał był, ale obroniony i Baluła no nie jest, jakby chyba po prostu wszystkie moce świata zostały tak skierowane na niego, że on już bramki w Lechu Poznań nie strzeli, po prostu jest to niewykonalne i to też rzeczywiście było takie znamienne, jak na przykład no Krzychu Weldę, który jest znany z tego, że uwielbia przechodzić obok meczu, obok po prostu on się nie pojawia na murawie, nie pojawia się na murawie i co mu zrobisz? On jest za linią boczną i może wejść tylko na karnego i dokładnie taki mecz zagrał Krzychu Weldę i to było takie, kurczę, Krzychu Weldę został po prostu przykryty czapką przez umiejętności Baluły w tym meczu. Mówię, no to chyba nie jest najlepszy mecz Lecha, więc no tak, Baluła, który zaliczył zero bramek, zero asyst, jest najlepszym skrzydłowym Lecha Poznań. No myślę, że to jest dobry punkt zaczepienia do dalszego budowania zespołu. Portal flashscore.com twierdzi, że nie macie racji. Baluła nie jest nawet w trójce najlepszych piłkarzy tego meczu Lecha. A ja im bardziej ufam, bo oni się bardziej na piłce od was znają. Co? No. Przestańcie mi w flashscore Baluę skalować. Słuchajcie, Flashscore nawet twierdzi, że nawet Alan Czerwiński lepiej zagrał od Baluły. Kwekwe lepiej zagrał, Souza lepiej zagrał, Weldę lepiej zagrał. No to Baluła ma piątą notę. Ja jestem w stanie się zgodzić co najwyżej w sprawie jednego z tych piłkarzy. Ja, nie, no jeżeli Czerwińskiego wędeli wyżej niż Baluę, no to Flash Score, to może zacznij te mecze w ogóle oglądać, bo... Flash Score ogląda wszystkie mecze. Flash Score jest... nie ogląda meczów, właśnie się wyjaśniło. Ogląda. Flash Score po prostu czyta tylko... Flash Score po prostu, poza tym, że ogląda te mecze na Flash Score, to jeszcze gotuje obiad podczas oglądania meczów. Flash Score ogląda mecze nieuważnie, powiedzmy to w końcu. Wprost, Flashscore ogląda mecze nieuważnie, bo w tym czasie gotuje pierogi. No powiem tak, jakakolwiek nota dla Czerwińskiego, która nie jest notą, nie wiem, na minusie, to oznacza ktoś, że ktoś po prostu nie oglądał meczu, tylko czytał relację tekstową. I po prostu się, kto był najgorszy według Flashscore'a? No kto? No powiedziałem, zgadnijcie. Kwekwe. Nie, Kwekwe ma trzecią notę w drużynie. No Jezu, to chyba za to, że w Gipsie grał. Mrozek. Tak, słynny Mrozek, o Jezu. I dramaturg. Flesz w skorze, zacznij oglądać mecze. To jest bardzo poważna dla mnie sprawa. Koledzy, a jeśli chodzi jeszcze o Lecha Poznań, to moim zdaniem trzeba porozmawiać o Isaku. Bo to jest bardzo smutne. To jest piłkarz, którego po prostu Lechowi brakuje moim zdaniem od strony takiej mentalnej. No to jest kapitan, to jest gość, który prowadził tę drużynę do sukcesów i niestety no ten kleszcz nie jest przyjacielem wielkopolskiej piłki. Ten, co go ugryzł i zaraził go bardzo przykrą chorobą, jaką jest borelioza. Znowu muszę się powtórzyć, w takiej kategorii największego gdyby polskiej piłki, co by było, gdyby Isak nie został pogryzł. No możesz sobie zakładać w Excelu bardzo wiele. My wejdziemy do pucharów, zrobimy transfery, finanse, a później kleszcz gryzie ci twojego kapitana i masz i tyle możesz sobie wsadzić swoje wyrokowania w polskiej piłce. Słuchajcie, ale wszystko zrzucamy na kleszcza, a jest jeszcze jedna teoria. Co prawda ona potrzebowałaby jeszcze zweryfikowania, bo póki co oparta jest na dwóch przykładach, ale napastnicy, którzy za swoje kariery wydali filmy bądź seriale dokumentalne o sobie, tak, obniżają loty. I o ile się nie mylę, było coś takiego o Isaku, nie? Było w Viaplayu, tak. Zobaczy, czemu? W sensie, czemu? Czemu ktoś zrobił? Jest jakaś, nie wiem, tam jest coś ponad to, że on jest piłkarzem?
On jest potomkiem starożytnych Asyryjczyków. Starożytnych tak. Asyryjczyków. Tam był powrót w ogóle do... O tym, że jest piłkarzem. Słucham? O tym jest ten serial, nie o tym, że jest piłkarzem. Tak, tak jest po prostu potomkiem starożytnych Asyryjczyków. I prostej cały linii. Serial Viaplay był o starożytnej Asyrii, dumnym narodzie, którego potomkiem jest Mikalica. No i myślę, że też było coś wyjątkowego, jeżeli chodzi o Ishaka, że jakby wiesz, napastnik, który no, wyrobił sobie tutaj dobrą markę w Ekstraklasie, kończy mu się kontrakt i on przedłuża nadal z tym klubem Ekstraklasy ten kontrakt. To jest coś, co się nie wydarzyło do tej pory w historii polskiej piłki, więc to też myślę, że była taka wyjątkowa okoliczność, że ludzie chcieli, wiesz, chcieli go zobaczyć, chcieli go dotknąć, jak taka osoba wygląda, jak myśli, czy porusza się na nogach, czy może, wiesz, czy może śpi w kokonie, a nie w łóżku, no bo to nie są takie rzeczy, które się wydarzają codziennie, tak, w Ekstraklasie. Okej, okay, no dla mnie to jest dość zagadkowa sytuacja, ale tak jak mówię, nie widziałem ani, nie wiem, to był serial czy film? Ja bym obejrzał taki serial w ogóle dokumentalny, 10 odcinków o Czerwińskim w takim układzie. O, to bym oglądał, jak zły. Dlaczego nie? Dlaczego wybrałeś 34? Czy jest fanem Mickiewicza? Czy też jest jakiś inny powód tam? Ale o którym ale... Czerwińskim? O Alanie? Albo taki łączony, o Alanie i o Jakubie zrobić. Tak, że... Nie mają brawo... wspólnego, ale może by to zrobić. Ale to było takie spoko, że jakby nie, robisz jakby serial o Czerwińskim, jakby o jednej postaci, ale podmieniasz sobie czasem Alana albo Jakuba i jakby wiesz, w jednej scenie Alan gotuje w ogóle obiad, a w następnej Jakub jest na treningu, ale jakby cały czas to jest jedna osoba i to byłby dobry pomysł tak. na serial. Starożytny ród mieszkańców Olkusza, tak by się to mogło zaczynać na przykład. Tak, tak, w prostej linii wywodzą się z po prostu założycieli Olkusza, z rodziny Olkuskich. Tak, to po prostu byli kiedyś Majowie i Rzymianie starożytni i mieszkańcy Olkusza. To były trzy największe nacje. W Europie Universalis da się grać mieszkańcami Olkusza. Dumne, starożytne plemię mieszkańców Olkusza. Ale to może by zadziałało w drugą stronę. Jak o napastniku robisz serial i on jakby zalicza spadek formy, to może jak o obrońcy zrobisz serial, to Alan Czerwiński zaraz będzie, wiesz, łatał w Chelsea wszelkie braki w tyłach. O Griezmannie jeszcze był chyba, nie? I on też się coś nie potrafił potem odkręcić. Tak, tak, to jest absolutnie, się zgadza. To jak gdy karnego wykonuje ten, kto był sfaulowany. To jest to sama historia. Ale słuchajcie, a nie mieliście takiego trochę, jakby się kibicowało Lechowi, że tak powiem konkretnie, ale ja miałem taki trochę smaczek adrenaliny, że tak powiem, jak Welde podchodził do tego karnego. Ja po tym meczu, jak Welde w nim nie grał, tylko był za boiskiem cały czas i potem podchodził do tego karnego, jeszcze trochę tak zaczął drobić na początku. Ja mówię, o, w ogóle by się nie zdziwił, jakby wywalił 40 metrów ponad bramką ten strzał. Ja jakoś przez cały mecz czułem, że Śląsk to wygra, nawet jak wyrównali na 1-1, więc jakiegoś wielkiej adrenaliny u mnie nie było. A ja jeszcze mam jedną teorię spiskową dotyczącą Lecha. No. Problemem jest to, co jest zawsze. Brak pokory. Już krążyły te zapowiedzi. Grupa i mistrzostwo. Grupa i mistrzostwo. No nie możesz w ten sposób wkurzać futbolowych bogów. Wiadomo, że cię za to pokażą. Mierz w pierwszą 16 ekstraklasy. Powiedz, że chcesz zagrać dobry mecz najbliższy w pucharach. I znikniesz z celownika, a jak zakładasz na swoich sztandarach, na szalikach, my musimy mistrza zrobić i grupę, no to oni ci tego nie odpuszczą. To jest po prostu, pamiętajmy, że złośliwe bóstwa rządzą piłką nożną i nie wolno ich irytować. Masz rację, zdecydowanie. Ale chciałem jeszcze wspomnieć, bo no już pół godziny minęło program, mamy na pierwszym meczu, tak. Żebyśmy nie zapomnieli o tym, bo jak wiadomo, ja jestem tutaj pozytywny chłopak, optymistycznie nastawiony, dobry policjant skupiający się na pozytywnych aspektach. Zagrał Erik Exposito, panowie. Czy wy widzieliście coś takiego ostatnio w Ekstraklasie? Bo wiecie, można na przykład strzelić hat-tricka, nie? Ale moim zdaniem to, co zagrał Exposito w tym meczu, to jest półka albo dwie półki wyżej niż strzelenie hat-tricka, bo on po prostu na tym boisku wyglądał, jakby Śląsk na jeden mecz ściągnął jakiegoś, nie wiem, gościa z poważnego klubu Premier League. No, dawno nie widziałem tak imponującego występu i to jest trochę taki kazus Exposito, że on tak raz na pół roku taki mecz zagra, nie? Szkoda, że nie częściej, bo znaczy nie byłoby już go w tej lidze, jakby tak grał. Może
w sumie dlatego tylko w Śląsku mu pozwalają, że ma sobie wybrać jeden mecz na pół sezonu, który tak zagra, on zawsze wybiera Lecha Poznań. Mówi, nienawidzę, skurwysynu, zawsze. No, w każdym razie czapki z głów, nawet FlashScore mu dał notę 9,7, więc prawie lepiej się nie dało. Ja powiem, że jeżeli chodzi o pana Erika Exposito, to bramki oczywiście bardzo ładne, ale ta asysta to było coś absolutnie wspaniałego. Chciałem tylko powiedzieć, nawiązując do początku programu, że Erik Exposito przy tej asyście wyglądał jak czerwony Power Rangers, a cały Lech Poznań wyglądał jak kitowcy. Po prostu on tam poskładał tych kitowców z Lecha Poznań, nie wiem ile, z 15 ich tam było, a pan Erik po prostu sobie wstał, nawet nie czasami karate, pod muchem swojego wiatru tych kitowców poskładał i zrobił taką asystę, że palce lizać. Także no moim zdaniem to jest remedium tego, że Śląsk tak dobitnie wygrał z Lechem Poznań. Śląsk-Wrocław w tym spotkaniu wystawił samych Power Rangersów, a Lech Poznań wystawił samych kitowców. No i chyba wynik mówi sam za siebie. Ale nie, Exposito wyglądał momentami wręcz nieprawdopodobnie. Zgadzam się, koledzy, bo to jak chyba przy asyście on przejął piłkę na własnej połowie, pociągnął. Ja sobie specjalnie aż zastopowałem to, bo w pewnym momencie było toczone przez czterech gości. W innej akcji było tak, że też czterech gości go kryło, po prostu jak jest to zdjęcie chyba Bońka z meczu z Belgią, i tak ich przewiózł. On po prostu jak grał na kodach, no police please, wpisał Erik Exposito w tym meczu, oglądało się go fantastycznie i rzeczywiście to jest to, co Mietek mówi, że Exposito ma taki jeden mecz na pół roku. On pod kątem umiejętności to zawsze był ligowy top. Jedno z ciekawszych uderzeń w ekstraklasie, z dystansu, kierunkowe, z pierwszej piłki. To jest rzecz przydatna u napastnika. Jak potrafi głową jak gra. Potrafi głową kierunkowo uderzyć. On ma umiejętności, tylko zawsze było to, że mu się nie chciało. I zastanawiam się, czy Jacek Magiera nie znalazł po prostu sposobu na Erika Exposito, czyli uczynił go kapitanem, uczynił go odpowiedzialnym, uczynił go po prostu, słuchaj Erik, ja wiem, że ty chciałbyś gdzieś, po prostu myślisz o tym, żeby zarobić jeszcze trochę pieniążków gdzieś w drugiej lidze tureckiej, ale może chciałbyś spróbować się w nowej roli, czyli gościa, któremu zależy, gościa, który ciągnie ten wózek. I drogi Julku, co ty o tym sądzisz? Jacek Magiera, jeśli tak jest, to jest po prostu mistrzowski ruch tego wspaniałego trenera. Jacek Magic Magiera wymyślił, jak sprawić, żeby Erikowi Exposito się chciało. Możemy mówić o taktyce, o wszystkim, ale sprawienie, by Erikowi Exposito się chciało, to będzie game changer dla Śląska, jeśli to się utrzyma. Że tylko dopowiem Leszku, przepraszam, się daję no. głos, że on nawet przy jednej z bramce pokazał gest herbu, co znaczy, że już jest po prostu przywiązany do klubu, bo jak wiadomo, piłkarze nie robią tego, jeśli nie są. To jest nowy Tarasiewicz po prostu. I jeszcze Magiera go ucałował. Magiera go ucałował. Są screeny, jak go ucałował po tym meczu. Zmęczony Exposito siedzi, Magiera przychodzi. No nie wiem, czy ucałował, ale gdzieś tam go po prostu pocieszał i widać, że jest więź, jest chemia. Julku, co powiesz o wspaniałym warsztacie Jacka Magika Magiery? No powiem tylko tyle, że na razie Erik Exposito, tak jak zresztą wszyscy zakładaliśmy, zagrał ten jeden dobry mecz w rundzie. Powiem ci, że będę nazywał trenera Magierę Magic w momencie, jak Erik Exposito zagra 3 takie mecze w rundzie. Bo ja już nie mówię, że będzie grał tak regularnie, bo to jest, wszyscy wiemy, że niemożliwe. Ale on ma 4 bramki już. No, okej. Spoczko, nadal stwierdzę, że jak Erik Exposito pokazał, że rzeczywiście ma takie umiejętności, że no to potrafi tą ligę przerosnąć w ogóle o głowę. No tylko nie wiem, czy to jest kwestia tego, że po prostu może akurat przed tym meczem wyjątkowo po prostu no Erik nie chodził na kebaby tak często jak zwykle, że po prostu nie 2 na obiad duża ostra baranina, tylko ze 2 razy falafla wziął na przykład zamiast tego kurczaka. Ja trzymam kciuki za takiego Erika Exposito, żeby on się tutaj odpalił na maksa, bo no to jest sama przyjemność patrzeć na tego zawodnika. By the way, nie wiem, czy było słychać, właśnie samolot ląduje na Lublinku. On w ogóle zagrał w tym meczu tak, że ja myślę, że jakby jego ugryzł wczoraj kleszcz, to ten kleszcz by dostał boreliozę, a nie Erik Exposito. Ale jeszcze chciałem powiedzieć trochę tak, Leszku, ewentualnie podważając swoją teorię Jacku Magierze, jeszcze jest ewentualność taka, że Erik Exposito będzie tak grał, dopóki okno transferowe będzie otwarte. Jak się zamknie, to przestanie.
No, ja nie mam. Generalnie Eric Exposito był jednym w ostatnich latach z moich najmniej lubianych piłkarzy, bo widziałem w nim wielki potencjał i wielką, no taką niechęć do tego, by pokazywać go zbyt często w ekstraklasie. Więc jest to wszystko absolutnie możliwe, ale jestem, Mietku, rozczarowany, że bardziej nie bronisz tutaj Jacka Magiery, bo Julek jest znanym magierożercą i trzeba mu po prostu tutaj zadać bobu po tymże meczu. Nie no, ja ten wynik ucieszył właśnie pod kątem Jacka Magiery, bo bałem się, że to już zaczyna nabierać trochę takich kształtów, że no jeszcze kilka wpadek i znani z tego, że nie są najcierpliwszymi ludźmi na świecie, ludzie zarządzający Śląskiem Wrocław, mogliby uznać, że a może jednak zmiana trenera, a może jednak ten Dziurdziewicz to nie był taki zły pomysł. Więc dobrze, że pan Jacek Magiera zapunktował. Ja tak mówiłem jeszcze w swoim starym programie o Ekstraklasie, żeby się kibice Śląska uspokoili, bo będą punktować, bo to nie wygląda aż tak źle. Po meczu ze Stalą zacząłem sobie myśleć, że no może jednak nie, ale jest, są 3 punkty. Miejmy tylko nadzieję, znaczy kibice Śląska niech mają nadzieję, że to po prostu nie było tylko tradycyjne pokonanie Lecha Poznań, które już jest wpisane do kanonu Uniwersum Ekstraklasy, tylko pójdzie za tym jeszcze coś dalej. Myślę, że kibice Śląska bardzo by tego chcieli, ale właśnie ja się zastanawiam, co Śląsk pokaże dalej, bo jakby Śląsk Wrocław ma zjadanie Lecha Poznań wpisane w swoje DNA, ale Śląsk Wrocław również ma wpisane w swoje DNA granie piachu przez całą resztę sezonu i dostawanie, że tak powiem, wpierdy od każdego przypadkowo spotkanego klubu, nawet nie z Ekstraklasy. Ja chciałem jeszcze powiedzieć, że pan Jacek bardzo wierzy w Mateusza Żukowskiego, ale panie Jacku, panie Jacku kochany, pana umiejętności absolutnie predestynują do tego, by prowadzić jakieś zajęcia w Hogwarcie. Ja to absolutnie szanuję, jeśli pan sprawi, że Erykowi Exposito się będzie chciało, to będzie bardzo dużo, ale Mateusz Żukowski jest moim zdaniem dyzmą ekstraklasy, dyzmą polskiej piłki, młodym dyzmą, ponieważ on nawet w Lechii Gdańsk przed transferem do Rangersów nic specjalnego nie prezentował. Nic, kompletnie nic. Jak ktoś uważnie oglądał, to Żukowski grał głównie dlatego, że miał odpowiedni PESEL. Nie wiem, co sprawiło, że Rangersi go kupili. Naprawdę nie wiem, ale teraz będzie się po prostu ciągnęło za Żukowskim. O, były piłkarz potężnych Glasgow Rangers. On tam na Ibrox to był gość. Nie, w Lechu Poznań nic nie zrobił. Nic nie zrobił kompletnie. Teraz więcej dał Lechowi niż przez cały czas, jak tam był. I w Śląsku też na razie zalicza absolutnie beznadziejne mecze. Co on tego karnego zrobił? Tak, i to jeszcze w taki sposób, tam nawet nie było zagrożenia żadnego, tam nie wiem, co on zrobił. On miał taki mecz, po którym już Magiera musiał się tłumaczyć z wystawiania Żukowskiego, że czy będzie pan dalej grał tym Żukowskim? Tak, w sensie, tak naprawdę? Serio? Tak pytali wrocławscy dziennikarze, serio? Jeszcze Żukowski? No i Magiera mówił, że tak, proszę nie brnąć, czasami trzeba umieć troszeczkę odstawić. Żukowski naprawdę może grać w dwójce w tym momencie dla odkurzenia się. Może chcą go sprzedać. Zwłaszcza, że jest potężny Denis Jastrzębski do wystawienia w składzie. Także rzeczywiście nie można kosztem Denisa Jastrzębskiego wystawiać Żukowskiego. To ja się podpisuję pod tą petycją. Denis Jastrzębski jest całkiem szybki, przyznajcie, nie? Widziałem wolniejszych piłkarzy w tej lidze. Poza tym asysta piękna, zrobiona do Exposito, czyli ma nogę ułożoną. Ja też jestem team Jastrzębski. Jakbym miał wybierać z duetu Żukowski-Jastrzębski, zdecydowanie Jastrzębski. Tak faktem, że Jastrzębski no, wygląda jakby jednak swoje papiery a propos wieku, to wyrabiał gdzieś, może niekoniecznie w totalnie legalnym źródle, ale tu nie nam oceniać czyjkolwiek wygląd. Drodzy, zerkam na nasz szanowny czat. Kasprowy 45. Ogólnie w dni pro chaos. Przegrali wczoraj z jedną z najsłabszych drużyn w lidze i trener się podał do dymisji, więc chyba byłoby dosyć łatwo. No, futbolowi bogowie dalej dręczą Lecha Poznań. Za chwilę Dnipro w ogóle wycofa się z rozgrywek europejskich i będzie tam walkover dla Spartaka Trnawa, żeby Lechowi było bardziej smutno. Tak się dzieje, jak nie masz pokory w polskiej piłce. No idea for a name. Efekt nowej miotły. A, no to też prawda. To też prawda, że zawsze jest nowa miotła. No idea for a name. Moim zdaniem najlepszy był Sousa, jeśli chodzi o Lecha Poznań. Rzeczywiście coś w nim było, ale to też kwestia oczekiwań. I Szymon Exposito, aktywacja kebab Zorda. Mają też pytanie, dlaczego nie pójdziemy do kopalni pracować?
No, ja bym po prostu umarł drugiego dnia pracy w kopalni, więc może dlatego. To jest praca, którą niezwykle szanuję, bardzo trudna. Ja mogę przy przeprowadzkach co najwyżej robić. Mam już spore doświadczenie, także nawet negocjacje z policjantami. Także przepro Julex niedługo rozpocznę taką działalność gospodarczą. Drodzy, mi się wydaje, że trzeba umieć jeszcze coś robić, nie? A my właśnie. My nic nie umiemy, dlatego rozmawiamy o ekstraklasie. Ale słuchajcie, chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, która najbardziej jakby jest takim pocieszeniem dla kibiców Lecha Poznań. Jedyny taki pozytyw tego meczu, tej niedzieli, czyli że Pogoń też dostała w trąbę. Nie jesteśmy sami, nie tylko my dostaliśmy w trąbę, ale też Pogoń Szczecin, więc no to jest jedyny pozytywny taki akcent w Wielkopolsce w minionym tygodniu, że Pogoń też dostała w trąbę. Ja mam taką teorię i to wcale nawet nie spiskową, że Pogoń Szczecin z tym bramkarzem i z tą obroną to już bardzo szybko nie będzie problemem Lecha Poznań, jeżeli mówimy, że Lech Poznań cały czas ma walczyć o europejskie puchary. Nie da się po prostu grając tak z tyłu i mając takiego bramkarza osiągać czwartego miejsca. Jest to niewykonalne na dzień dzisiejszy i ja myślę, że Pogoń Szczecin to zaraz będzie miała naprawdę wiele przykrych sytuacji i raczej nie zaliczyłbym ich na ten moment do zespołów, które mogą powalczyć o europejskie puchary. Bo nie da się po prostu, nie wystawiając co mecz obrony i bramkarza, który, no mówię, ja nie chcę tu hejtować, ale trzeba też mówić pewne rzeczy jasno i otwarcie. No nie dorósł jeszcze do ekstraklasy. Ale dobry mecz zagrał. No nie powiedziałbym, żeby dobry mecz zagrał. No, miał jedną super interwencję przy tym, co zrobił Pirulo. Ale tam miał kilka takich odbić piłek. No to nie wygląda mi to na bramkarza ekstraklasy. No. To jest tak na zasadzie, że okej, zrobił jedną super akcję, ale nadal ja nie widzę jego takiej pewności na tej bramce. Ale tak akurat że... w tym meczu bardziej bym się czepiał 100 razy bardziej jednak Grosickiego niż Chrebaniuka. No bo ten Chrebaniuk zagrał nieźle, moim zdaniem. Ale oto, po to Julek choćby no, ma swoją tą łatkę osoby, która jest wymagająca, tak to ujmę, więc Chlebaniuk nie, tak? Nie, no to nie jest bramkarz na ekstraklasie aktualnie, to jest jeszcze młody chłopak, on się oczywiście może rozwinąć, ale przy takiej obronie z takim bramkarzem, no ja bym szukał jednak na szybko bramkarza, tak na dzień dobry, no ale no też czterech obrońców by się przydało, no to co zagrali z przodu ta Pogoń Szczecin, no to wiadomo, też był po prostu wesoły futbol i Grosicki oczywiście podpisuje się pod faktem, że to był fatalny mecz, no ale no, w Pogoni no, każdy był beznadziejny w tym meczu. No, w ogóle to był taki radosny futbol ze strony i ŁKS-u i Pogoni, bo to też ciekawa opcja, że oba zespoły wyszły na mecz bez obrony. To tak fajnie, to jest taka ciekawa innowacja piłkarska. Tak, ale to też było bardzo ładnie widać, że no, ale jeden i drugi zespół, pomimo tego, że grał no jakby nie miał nikogo, kto broniłby tej bramki, to do momencie, jak się znajdował w okolicach pola karnego, no to dzieci we mgle. I jedni i drudzy totalne dzieci we mgle, ale fajnie, tutaj gratulacje, bo strzał Hotiego, klasa i fajnie, że ŁKS po raz drugi do ostatniej minuty wybuch radości i szczęścia na stadionie. Ja generalnie warto na ŁKS-ie zostawać naprawdę, absolutnie. Nie można wychodzić nawet sekundy wcześniej przed zakończeniem spotkania i fajnie, że to doświadczony wyga ekstraklasowy dostał po prostu po łapkach, bo to ŁKS zagrał, tak jak powiem, powinna zagrać Pogoń Szczecin i gratulacje. A ja wczoraj trafiłem na artykuł Kuby Białka na Weszło.com, to była pomeczówka z meczu Pogoni i chciałem wam powiedzieć, że tam w komentarzach dyskutowali prawdziwi kibice Pogoni, czyli ludzie, którzy są, że tak powiem, bardziej predysponowani do tego, żeby o ewentualnych problemach Pogoni mówić bardziej niż my. I tam w komentarzach głównym problemem Pogoni według tych osób, oczywiście to nie jest żaden dowód, bo to tylko jakieś komentarze w internecie, ale dużo osób pisało, że największym problemem Pogoni Szczecin jest Kamil Grosicki. I to nie są moje słowa. To są słowa niektórych kibiców Pogoni,
Argumentują to tym, że Kostia Runiajczyk był w Pogoni, to budował taki fajny kolektywny zespół, że tam każdy szedł za każdego, że może nie było jakiejś takiej sztywnej jedenastki, ale po prostu budował się zespół. I ta Pogoń chyba jeszcze za Runiajcza i bez Grosickiego, ile się nie mylę, zajęła trzecie miejsce w lidze, prawda? To samo, które w zasadzie... Tak, Kamil Grosicki to przyszedł teraz taki trochę gwiazdorek tam, nie? Był MVP Ekstraklasy w zeszłym sezonie. No tak, tylko że oni to argumentują tym, że nie liczą się do końca indywidualne osiągnięcia i że na dłuższą metę, gdy masz w drużynie jedną osobę, która się czuje tak bardzo ponad innymi, nie wiem na ile to jest prawda, bo oczywiście to są tylko jakieś dyskusje ludzi z internetu, ale były tam pisane rzeczy typu, że jak była przerwa wakacyjna, to tam, że Grosicki więcej czasu dostał, czy coś w tym stylu, że no generalnie trochę jest takie oko przymykane na niego. I ja nie twierdzę, że ta teoria jest prawdziwa, ja się z nią zgadzam, ja tylko mówię, o czym dyskutują kibice Pogoni Szczecin. Leszek wyszedł, wielki fan. Dokładnie, ale zobacz, a ci rzucił normalnie w twarz, tak będziesz szkalował Grosickiego, to Leszek nawet z tobą rozmawiać nie będzie. Ja tylko chciałem ci powiedzieć, że no... Nie wierz we wszystko, co piszą w internecie. Po prostu Grosicki zagrał słabszy mecz. Miał tą akcję, gdzie zamiast strzelić bramkę, to strzelił w cupek i już było wielkie, wiesz, ura bura kibiców. Ale który mecz zagrał dobry w tym sezonie Grosicki? Słuchaj... Który był niesłabszy? All right. Zero bramek, nadal... zero akcji. No, ale generalnie, no Pogoń zobacz, że Pogoń na początku jak ruszyła, to był wspaniały zespół i jakby nikt nie widział problemów w Grosickim. Teraz przyszła zniżka formy i już Grosicki jest największym problemem. No cały czas ja również pamiętam o tym, że Grosicki to był najlepszy zawodnik Pogoni w zeszłym sezonie i to był... zawodnik, który miał rekordową liczbę bramek i to był zawodnik, który miał mnóstwo asyst, a był okradziony mniej więcej ze 40, bo taka była skuteczność Pogoni, a tyle razy wystawiał patelnie swoim napastnikom, którzy po prostu kopali się po czołach. Więc jakby ja bym nie upatrywał problemów Grosickim. Myślę, że to jest nadal mega wartościowy zawodnik dla Pogoni. Okej, no ma zjazd formy. No, też nie ma 22 lat i też lubi kebaba zjeść nad polskim morzem, więc musi się do września po prostu wyprostować z formą, ale nie, może inaczej. Takie komentarze to było po prostu wkurzenie kibiców po tym, że zagrał rzeczywiście bardzo słaby mecz i to jeszcze z Beniaminkiem, trafiając w słupek zamiast strzelić bramkę i, no i po prostu po nim pojechali, bo teraz jest tym najgorszy. No, ja tak jak mówię, to nie jest opinia, którą ja sobie wymyśliłem, tylko rzecz, którą przeczytałem pośród kibiców Pogoni i ja jestem w stanie uwierzyć, że okej, miałem w zeszłym sezonie tego MVP, ale że będąc kibicem jakiegoś klubu, jednak bardziej bym cenił ten kolektyw i jakiś pomysł na długofalowe budowanie drużyny niż posiadanie jednego wielkiego gwiazdora. Taki trochę kasus bym powiedział, nie wiem, jak Ronaldo wrócił do Manchester United. No to może teoretycznie to był najlepszy piłkarz tam, ale koniec końców jednak tej drużynie szkodził. Nie chcę tu zmienić. Ale to taka kolektyw, dopiero co mówiliśmy, że Erik Exposito był najlepszym piłkarzem Śląska i załatwił im mecz. No Grosicki też miał takie mecze w zeszłym sezonie. To tak jakbyśmy mówili, nie no, gwiazdy to nie, niech będzie 11 po prostu Żukowskich. Oni będą wyrównany poziom mieli. Niech nikt tam się... To takim komunizmem trochę, to jest komunistyczny futbol, co... Oczywiście, że tak. Grosicki miał świetne asysty, teraz jest w dołku, ale to pokazuje, ja jeszcze, Grosicki ile razy pokazywał, że już był skreślany, nie grał już nie wiadomo ile, w reprezentacji go skreślano, no jeśli ktoś, problem z Grosickim jest taki, że on budzi bardzo negatywne emocje i jak Grosicki sobie nie radzi, to bardzo wiele osób moim zdaniem przyklaskuje temu, również dlatego, że to jest Kamil Grosicki, ale ja wierzę, tak, ale dlaczego możemy tutaj od początku sezonu narzekać na bramkarzy w Pogoni, na obronę i mówić, że no nie, z tymi bramkarzami dam radę, a Grosicki nie zagrał pół dobrego ale meczu. Ale możemy narzekać, ale mówienie, że już Grosicki jest, nie wiem, takim, wiesz, największym problemem, to jest chyba za daleko powiedziane. Fakt faktem, że drugi mecz z kolei, Pogoń bez gola, a mówiliśmy, ligowy, a mówiliśmy, że nie, no ta Pogoń to słabo broni, ale ofensywa to daje radę, bo jest Kolorich, jest Grosicki, jest Zachowicz. Są inni, a tu drugi mecz bez bramki i to bez bramki na LKS-ie, gdzie no, myślę, że no jednak no, nie jest to najtrudniejsze miejsce do strzelania bramek.
to nie jest ta obrona z Hakimem Olajuwonem i Dikembe Mutombo z czasów NBA i oni nic nie strzelili, no to to jest duży... W zasadzie można się zastanawiać, tak, defensywa nie działa, wokół bramkarza są wątpliwości, ofensywa przestrzała strzelać bramki, to co działa w Pogoni Szczecin? Nie, no, kolor... nie, tam jest Kurzawa, nic nie działa w Pogoni Szczecin na w pewnym sensie. Akurat Koluris, tak się to czyta, to trochę bramek strzelił w tym sezonie. No strzelił, ale mówię tak w tym momencie, to też był jego słaby mecz. Co tam działa? Co tam działa? Czy ofensywa działa? Czy defensywa działa? Czy środek pola z Kurzawą, który znowu zawalił? Czy coś, co tam, co działa w Pogoni Szczecin? No to dobrze, niewiele działa, ale jeśli mamy tutaj się skupiać na jakichś indywidualnościach, no to ja najbardziej bym się jednak skupił na gościu, który miał tą drużynę ciągnąć, który prawdopodobnie ma najwyższą pensję i tam porównuje siebie do Messiego, a od początku sezonu nie zagrał pół dobrego meczu i ja się trochę nie dziwię kibicom Pogoni, bo są w tym momencie moim zdaniem skazani na to, żeby ich drużyna była uzależniona od tego, czy akurat Kamil Grosicki będzie dobrze grał, czy nie będzie dobrze grał i mogą z nostalgią spoglądać na czasy, kiedy drużynę budował Kostę Runiaić i nie opierała się ona na formie jednego zawodnika, tylko po prostu była tym takim kolektywem i było tam dużo różnych opcji. I na tym się opierała, że Stypica wszystko wybronił i na tym się opierały czasem wyniki. Stypica był największą gwiazdą Pogoni Szczecin wtedy, jeśli dobrze pamiętam, też był gwiazdą, też potrafił wybronić mecze. Nie, no umówmy się, no, Pogoń ma też dołek od jakby dwóch kolejek, no to jest słabo, tak, te ostatnie mecze, zwłaszcza na tle UKS-u, który wiadomo, że w obronie to lubi po prostu, no, lubi robić nic, oni nic nie zrobili, ale ja już bym też właśnie nie mówił, że halo, Grosicki to jest w ogóle najgorsze, co się przytrafiło Pogoni od czasów po prostu tego, jak zabrali im morze, to jest Kamil Grosicki. Ja śmiem twierdzić, że za dwa tygodnie Grosicki zagra fajny mecz i ci sami kibice napiszą, dobrze, że mamy Grosika, takie indywidualności potrzebne są w drużynie. Absolutnie daję Grosikowi za ten mecz notę 0 i to nie mówię, że nie można krytykować Grosickiego, zagrał fatalny mecz, ale jakby budowanie długofalowej narracji na to, że w ogóle Grosicki to jest coś strasznego, statków już nie budują w Szczecinie, odkąd Grosicki przyszedł do Szczecina, bo po prostu jego ego zajmuje całą stocznię i tam nie może już nic wpłynąć, jest moim zdaniem cokolwiek za bardzo jednak posunięte. Jest komentarz Rudolfa Golde, który chciałbym bardzo przeczytać. Rudolf Golda, chyba problemem Pogoni jest to, że jak Grosicki nie zadziała, to drużyna ma problem, żeby ktoś przejął pałeczkę. To jest ciekawa koncepcja, że skupiamy się na Grosickim, a też on ma prawo mieć słabszy moment, jak każdy piłkarz i nikt tego za bardzo nie jest w stanie wziąć, a są tam piłkarze, którzy powinni to brać, moim zdaniem. No, można by ten zarzut też trochę przekształcić w to po prostu jak budowana jest ta Pogoń. Już nawet nie czepiać się samego Grosickiego, który jest tylko i aż piłkarzem, ale właśnie tego, że nierozsądnym jest liczyć na to, że sezon jakoś pójdzie, bo mamy Grosickiego i może to też jest problemem. Nie wiem, na przykład Sebastiana Kowalczyka się pozbyto tak dość łatwo, nie? Chyba, że on sprzedany został, czy kontrakt... Chyba, że chciał odejść. Też nie zablokujesz, jak gość chce iść do lepszej ligi, a Kowalczyk... Ale, no, też powiedzmy sobie szczerze, on był trochę sercem tej drużyny, nie? Od dłuższego czasu. Grał tam naprawdę długie lata, też zdarzało mu się nosić opaskę kapitańską. Może mu się przykro zrobiło, że przylos Grosicki i nagle Kowalczyk się stał... No, wiesz co... Myślę, że jednak oferta z MLS-u to nie chodziło o paskę kapitańską, tylko o na przykład dolary i to, że może sobie może, w Stanach Zjednoczonych, a nie, wiesz, po prostu, znaczy Szczecin to też jest bardzo ładne miasto, więc tutaj nie kwestionuję walorów turystycznych absolutnie Szczecina, ale myślę, że jednak dolary. Dolary to może być takie, wiesz, punkt klucz i tego, dlaczego odszedł. I też Pogoń jest trochę takim zespołem, że no jak dostaje ofertę na 3 miliony euro i teraz sprzedała kolejnego zawodnika, to nie jest, to nie jest jeszcze ten klub, że ktoś mówi 3 miliony euro, a w Szczecinie mówią, co? 3 miliony euro? Tyle to my wydajemy na Grosickiego catering i to na rundę, tylko no oni muszą sprzedawać trochę tych zawodników, jak się pojawiają takie pieniądze i to trochę musi być wpisane w DNA Pogoni, że ona będzie sprzedawała zawodników, no. No pytanie jest, czy znajdzie wartościowych zmienników, no bo to też jest zadanie.
Problem jest taki, że oni sprzedają tych zawodników przyszłościowych i drogich i za bardzo nie pojawia się nikt, kto mógłby w przyszłości znowu zostać ewentualnie sprzedany. Nie? Tylko pieniądze są inwestowane właśnie na przykład w Rosickiego. No, widzicie teraz w Pogoni jakiegoś piłkarza, na którym oni by mogli znowu zarobić za jakiś czas? Nie wiem, Wędrychowski może, ale... Tak. No Fornalczyk pewnie jak się ogarnie. Jest, no jest, no wiesz, Julek, no Pogoń jednak ma dużo tej młodzieży. Pogoń ma dużo młodzieży i to, że w tym momencie nie ma gościa, no ale już sam od razu powiedziałeś, że Wędrychowski w tym sezonie, tak? Chcesz w tym momencie wystawić Wędrychowskiego, znajdą się chętni, Piacenza już dzwoni, będzie Union Berlin chciał wzmocnić swoją ławkę. No już Wędrychowski jest takim piłkarzem, który może mocno urosnąć. Słuchajcie, po waszej ocenie to przecież Plebaniuk zaraz zostanie sprzedany za 15 milionów euro po tym meczu, bo przecież jest takim pewniaczkiem. Także... Nie proszę, jest pewniaczkiem, proszę... ale zagrał go w tym meczu, Plebaniuk był najmniejszym problemem Pogoni, moim zdaniem. Tak. Znaczy, Donta Goduro na pewno ma interwencję przy Pirulo. To absolutnie, jak będę sklejał mu na YouTubie, wiesz... do Trabzonspor sporu, filmik to ma totalnie. Słuchajcie, Pogoń jeszcze dwa transfery planuje, a może trzy. Dał znać Damian Smyk we wczorajszej Lidze Minus, że na transfer roomie Pogoń szuka stopera i słusznie, bo Wojtek Lisowski, który ma dużo doświadczenia w trzeciej lidze, w tym momencie jest zawodnikiem, od którego zaczyna się ustalanie defensywy Pogoni Szczecin, a to z całym szacunkiem dla Wojtka Lisowskiego, nie jest aż taka rewelacyjna wiadomość dla defensywy Pogoni Szczecin. Szukają też ósemki, i chyba interesują się Jackiem Góralskim, także Pogoń ma kłopoty, ale ma też możliwość... Niech ściągną i kurde, nie wiem, Gikiewicza z KTS-u weszło. To jest nie, z tego co ja ostatnio czytałem parę tweetów, to Jacek Góralski nie jest tematem do Pogoni Szczecin. Nie? Jakby ta narracja podobno upadła. No nie wiem, na ile to są pewne wiadomości, ale chyba tutaj Mietek może spać spokojnie. Nie będzie budowy wielkiej Pogoni Szczecin na duecie Góralski pilnujący defensywy i Grosicki budujący akcje. Nie, no ja rozumiem jednego takiego piłkarza ściągać, który jest powiedzmy na krańcu swojej kariery i jeszcze coś chce pokopać, ale budowanie drużyny, jakby oni mieli i Grosickiego, i Góralskiego, ja wam mówię, kilka sezonów i ta Pogoń by wypadła z pierwszej połówki tabeli. Boli mnie serce, że szkalujecie Jacka Góralskiego, to jest taki wspaniały zawodnik, taka jednoosobowy oddział Husarii pod Malborkiem, takie godło. Godło polskiej piłki, człowiek w śliski i wy go szkalujecie. Nie, ale ja myślę, że znajdzie Jacek Góralski gdzieś tutaj pracę w Ekstraklasie. Jakiś taki Górnik Zabrze, to wygląda jak klub skrojony pod Jacka Góralskiego. Nie, myślę, no czemu tak źle Górnikowi Zabrze życzysz? Ja zobaczysz niejedną szarżę jak pod Beresteczkiem. Rozwinie lance i po prostu, wiesz, trzepotem proporca rozbije oddziały wroga. To może się skończyć czerwoną kartką, ale moralnym zwycięzcą będzie Jacek Góralski, bo ten piłkarz właśnie zakończy karierę przez urwanie stopy. Mieciu, ale Jacek był przecież gwiazdą Ekstraklasy. Dlaczego? Dlaczego tak zmieniłeś zdanie o wspaniałym Jacku Góralskim? Nie sądzisz, że takiej Pogoni mógłby się przydać? Kurzawa teraz robi czasami na tej pozycji. I specjalizujesz się w robieniu 10 strat w 45 minut. Ja nie twierdzę, że Góralski by się komuś nie przydał. Ja twierdzę, że budowanie drużyny całej na takich zawodnikach to jest droga donikąd, tak mi się wydaje, bo takim zawodnikom trzeba dużo płacić, a tacy zawodnicy nie zarobią na ciebie w przyszłości. I jeszcze dodając do tego jakieś pogłoski o Gliku, to jak oni by całą trójcę mieli, to ja wam mówię, że za 2-3 sezony Pogoń staje się prędzej do walki o utrzymanie niż do walki o mistrza. Ja osobiście, jakbym był kibicem takiego klubu, nie chciałbym, żeby tak mojego klubu budowano, bo to jest krótkowzroczne, niemądre i nieprowadzące do niczego. Słuchaj, ale to ja mam kontrę. A pamiętasz Milan, Seedorf, Pirlo, Beckham, Ronaldinho, wszyscy starzy, ale co tam za grajcury były? Ja patrzę do tej pory na to zdjęcie, to jest moim zdaniem najlepsze zdjęcie w historii futbolu, jak jest rzut wolny i w Milanie stoi trzech zawodników i tych trzech zawodników to jest Ronaldinho, Beckham i Pirlo. I kurde, bądź teraz bramkarzem, który to broni, bo który by nie walił nim, to jest jakiś kosmiczny mecz. Jacek Góralski, Kamil Glik, tak, Grosik już jest do Pogoni. Nieważne, co będzie dalej z Pogonią Szczecin, ja chcę zobaczyć to trio. I jeszcze niech kogoś wezmą ze starej, dobrej, sprawdzonej ekipy.
Arkadiusza Malarza jeszcze niech wróci do... Zawsze przydatny Jacek Bąk, który... A słuchajcie, co o ŁKS-ie? Kaj Tejan, cały czas fenomen społeczny. Tejanomania rozwija skrzydła w całej Polsce. Myślę, że nie wiem, co się robi, gdy gra Kaj Tejan, bo wiadomo, że Małyszowi dmuchaliśmy pod nartę. Co robi cała Polska, gdy Kaj Tejan gra? Czy będziemy się wszyscy za chwilę w geście solidarności golić na łyso dla Kaja Tejana? Jest to wspaniały piłkarz, wspaniale się go ogląda. On nie ogarnia taktycznie, ale jest fajny technicznie. On dostał brawa, gdy schodził z boiska, bo go kibice ŁKS-u bardzo lubią. Ja też go lubię, ale wiem, że to jest zawodnik, który ma swoje ograniczenia. On gra swój mecz, on gra... No widać, że długo był w piłce amatorskiej. Ale znaczy, fajnie, ja to lubię. Powiem tak, na pewno Kaj Tejan okradziony z asysty, bo jedną tą piłeczkę, co wyłożył, już nie pamiętam do kogo, ale to tak pewny gol, tylko chyba Pirulo znowu się zakręcił wokół własnej osi i zamiast strzelać, to nie zrobił nic. Ja jestem fanem Kaja Tejana ze względu na jego Twitter. Jego Twitter to jest coś absolutnie wspaniałego. Obserwuję go od niedawna. Słuchaj, no jest mój ulubiony wpis, bo niedawny z derbów jest ten fragment, jak on strzela i Rawa z broni. No i wrzucił ten fragment na swojego Twittera i napisał: it should be a goal. Także Kaj, it should be a goal, Tejan. To jest wesoła postać. To jest naprawdę, on jest wesołą postać rzeczywiście w tym uniwersum, bo on jest taki, wiesz, to uniwersum może jest miejscami takie szarawe, takie ten. On wchodzi cały na kolorowo. On jest w kolorach pomarańczowych, odblaskowych. On ma w ogóle, wiesz, okulary jedne tu świecące, drugie bez oka. Rozjaśnia na pewno to uniwersum. Ja jednak... Dały te okulary Dawidza jeszcze. Tak jest. I ja jednak jestem z tego teamu, który twierdzi, że Kaj Tejan skończy ten sezon, no, jedna bramka i ze trzy filmiki i should be a goal, ale to nadal będzie po prostu wesoła postać. To są moje statystyki dla Kaja Tejana. Jedna bramka... Kupuję ksywkę jak najbardziej, Kaj, it should be a goal, Tejan. Mi się jeszcze bardzo podoba ta akcja, gdzie przejął piłkę na własnej połowie, biegł, potem jeszcze trochę biegł, potem jeszcze biegł i dostał skurczy i wybiegł za boisko. Nie podał, nic nie zrobił, po prostu biegł prosto. Biegł dalej. Kaj Tejan gra, to wszyscy muszą po prostu z żaluzja w oknach zasłaniać, bo jest ryzyko, że po prostu biegnie wam przez okno do domu. Jest taka statystyka, ŁKS w Ekstraklasie w tym sezonie strzelił 3 bramki i żadna z nich nie padła w momencie, gdy Kaj Tejan był na boisku. Czyli znaczy wszystkie padły wtedy, kiedy Kaja Tejan... Ale słuchaj, a czy widziałeś statystykę ŁKS-u, jak Kaj Tejan jest na boisku i statystyka it should be a goal, to jest najwyższa w całej Ekstraklasie. Jest bardzo wysoka. Ale to on ma pretensje do siebie, że powinien to strzelić, że to jest it should be a goal, że o Kaj, co ty zrobiłeś, mogę to lepiej strzelić, czy że it should be a goal, że bramkarz po prostu no nie... Źle, że stał w tym miejscu. Nie rzeczywistość powiem. Nie nadąża za umiejętnościami Kaja Tejana. Winna jest rzeczywistość. Rzeczywistość powinna się ogarnąć. Opierniczyć należy rzeczywistość. Wysłać się na jakiś obóz przygotowawczy, bo nie nadąża za myślami, umiejętnościami wielkiego Kaja. It should be a goal, Tejan. Słuchaj, i to też była dobra opcja, bo no tutaj pokazywałem Kubie Olkiewiczowi tego tweeta podczas domówki i tam cały czat mówi dobra, ale sprawdźcie, co on lajkuje na Twitterze. No i weszliśmy w tą sekcję i powiem szczerze, że Kaj Tejan jest dużym fanem kobiet, które na Twitterze chcą zaprezentować niekoniecznie swoje walory intelektualne, ale te bardziej skupione na fizyczności. O, tak bym powiedział. Ja proszę, żeby... Sportsmenek, jest fanem sportsmenek. Tak, dokładnie tak. Tenisa. Dobrze, kibice w sport trzeba wspierać również. Zostańmy przy tym. Wyrewolwerowany pisze. W geście solidarności z Kajem Tejanem powinniśmy lajkować to samo, co na Twitterze. Otóż lepiej nie. Dobrze, ale słuchajcie, bo żeby nie było, że o Pogoni pogadaliśmy w miarę na poważnie, a ŁKS-ie tylko sobie żartujemy, ŁKS jednak wygrał mecz. Ja chciałem powiedzieć, nikt mi w to nie uwierzy. Bo przeważnie jak takie rzeczy ktoś mówi, to nikt mu w to nie uwierzy, ale muszę z drugiej strony pomyśleć, że po co miałbym to wymyślać, że to jest zbyt takie abstrakcyjne do wymyślenia, żebym miał to powiedzieć wymyślając to. Otóż ja już w ostatnim meczu z Widzewem nie powiedziałem tego,
A miałem taką myśl, że ten Hoti to jest gość, który wydaje mi się, że on potrafi w piłkę grać, nie? I on już właśnie z Widzewem wszedł, to on był tak pod grą, bo co innego jest robienie wrażenia na boisku, które robi Kajtejan, czyli po prostu widzisz zagubionego człowieka, który po prostu przebojem coś od czasu do czasu zrobi, a ten Hoti wszedł wtedy z Widzewem, miałem wrażenie, że on chciał brać odpowiedzialność za tę drużynę, cofał się po te piłki, próbował coś rozgrywać. On ma taką posturę, niezbyt taką, no nie wygląda na człowieka, który potrafi rozgrywać, nie? Bo on jest taki wysoki, chudy, może sprawiać wrażenie niezbyt skoordynowanego, ale wydaje mi się, że LKS ściągnął gościa, który potrafi grać w piłkę i ja bym na niego bardziej postawił. Ja tylko chcę powiedzieć, że trener Moskal na szczęście ogląda nasz program, bo ja już raz trenerowi Moskalowi wytłumaczyłem, że Marcin Flis to jest absolutnie zawodnik do pierwszego składu ŁKS-u i wsadzanie go na ławce rezerwowych to jest wielki błąd. I ja się podpisuję pod twoją nie tak opinią, bo ja się zgadzam i mi się tak na dobrą sprawę ten Hoti podobał już w meczu z Widzewem mi się nie podobał, bo wygrał przeciwko Widzewowi, więc nie mógł mi się podobać, ale w każdym innym meczu mi się ten zawodnik naprawdę, coś było w nim, rzeczywiście. I tutaj trener Moska, skoro mnie słucha, to teraz tłumaczę. Pan Letniowski Jakub nie do pierwszego składu, pan Hoti do pierwszego składu. I jakby to proszę zrobić od kolejnego meczu, żeby w ŁKS-ie było dobrze i ten klub płynął w dobro i dostatek. Bardzo, bardzo dobry i ciekawy jest piłkarzem Engel Hoti. Zastanawiam się, czy Jerzy Engel nie czuje się taki zaatakowany, że no z nazwiskiem Engel naprawdę miałeś szansę długo być najlepszym Engelem w polskiej piłce, a tu się pojawił Engel Hoti i rzuca panu Jerzemu wyzwanie. Nie no, Hoti ma podanie, Hoti ma takie ogarnięcie, Hoti ma ma to, czego potrzebuje ŁKS, czyli kogoś w środku, kto nie tylko zagra do przodu, ale też wróci. Kuba od początku sezonu mówił, że ten Hoti to dobrze wygląda na treningach. Zobaczycie. Ja słyszałem bardzo. Co? Technicznie chyba po prostu. Tak. Potrafi w piłkę grać, no. Tak, tak. Tak. Bardzo, bardzo fajny gość. Ja chciałem też docenić Dankowskiego. To, jak wyczyścił Grosickiego w jednej z akcji, to jest jedna z lepszych interwencji, jakie widziałem w tym sezonie. Grosicki wciąż ma gaz, wciąż ma depnięcie, a Dankowski chyba to było już w polu karnym tak naprawdę. Taki konkretny ślizg, czyściutki. Gdyby nie trafił, no to jest od razu, wiesz, tak naprawdę kartka może nawet czerwona, czyściutko. Piękno w ślizgu zaprezentował Dankowski i bardzo go za to szanuję. Niezły mecz w ogóle ŁKS-u, bo nie był taki ŁKS, że dobra, słuchajcie, kopniemy piłkę do przodu, Tejan niech tam walczy, tylko naprawdę grali w piłeczkę i bardzo ich za to szanuję. Czy ja tylko chciałem powiedzieć, żeby te plusy nie przysłoniły nam minusów. No, ŁKS nadal z tyłu gra, to i oni tam nie grają, oni po prostu tańczą poleczkę w obronie i to tylko jakby słabość Pogoni pokazała z przodu, że oni żadnej bramki nie strzelili. Ja nadal twierdzę, że ŁKS z tyłu ma jeszcze bardzo duże problemy i bardzo muszą pracować nad tym, no bo taki wesoły futbol to, no to jest spoko na Pogoń Szczecin w kryzysie, ale na inne kluby już może to nie starczyć, niestety. Ja chciałem jeszcze, żebyśmy porozmawiali chwilę o najlepszej akcji tej kolejki, poza być może awarią prądu w Radomiu, czyli za tym rzutem rożnym ŁKS-u, po którym poszła kontra Pogoni i Letniowski musiał przerywać tę kontrę żółtą kartką. Co tam, o co tam chodziło przy tym rzucie rożnym? Proszę was, jako doskonałych ekspertów do spraw stałych fragmentów i taktyki, co tam się wydarzyło przy tym rzucie rożnym ŁKS-u, bo to było piękno, piękno. Piękno życia, nawet nie piłki nożnej, ale życia. Ale to dwie kontry były, po dwóch rożnych były dwie kontry takie ostre Pogoni, także to jest, moim zdaniem to było ćwiczone na treningach, że po prostu, słuchajcie, jak mamy rożny, to wypuszczamy Pogoń na kontrę, niech się wybiegają, Dankowski tak to wyczyści, a jest gorąco i przebiegnie całe boisko, zobacz ile to jest straty kondycji dla takiego Grosickiego. Ireneusz Mamrot był wizjonerem, na to wychodzi. Nie wiem, czy pamiętacie, gdy Ireneusz Mamrot grał w Jagiellonii, to był taki słynny bardzo rzut rożny, w którym piłka doszła do bramkarza Jagiellonii. Po prostu w taki sposób go zagrali. Ireneusz Mamrot zdaje sobie sprawę z tego, że po prostu rzut rożny dla twojej drużyny jest tak naprawdę zagrożeniem dla twojej drużyny, bo może z niego pójść kontra. I ja myślę, że on już dawno odkrył to, że po prostu rzut rożny trzeba rozegrać przede wszystkim ostrożnie. Powinniśmy w ogóle inaczej reagować na rzuty rożne. Jak drużyna, której kibicujesz, ma rzut rożny, to o nie, mamy rzut rożny, teraz trzeba się skupić na defensywie. Wykonujemy rzut rożny,
potrzebna maksymalna koncentracja, żeby z tego nie stracić bramki. Żeby nie stracić bramki, ŁKS myślę, że jest w dobrym miejscu, że tak kombinuje. No tak, myślę, że następnym razem powinni właśnie tutaj filozofię trenera Mamrota bardziej wziąć sobie do serca, bo strzelenie bramki jest fajne, nie? Fajnie jest strzelić bramkę z rożnego, ale jednak jeszcze fajniej jest nie stracić bramkę po własnym rożnym. Adam opyta, czy powinien być karny dla ŁKS. Ja nie lubię się w sprawach sędziowskich wypowiadać, bo jedyną dla mnie metodą rozumienia spraw sędziowskich jest karny, jest jak sędzia gwiźnie, ale to wszystko tak, powiem, dziwnie wyglądało, że tam nie było karnego. No nie wypatrzyło tak, wyniku. No nie, no tak z daleka to rzeczywiście wyglądało jak pewny karny, ale nawet ten zawodnik od razu, zobacz, jak stał, to był taki bardzo pewny, gdzie go ta piłka trafiła. Tak, że od razu mówił, że nie będzie tego karnego, bo jakby czuł i rzeczywiście no, nie, tak no nie na powtórkę rzeczywiście było widać, że to jest to tak bark był, a nie ręka. Okay. Łukasz Góralczyk jest na Twitterze, z tego co tak wnioskuję po wpisach, które cały czas śledzę, to jest sympatyk ŁKS-u i sam mówi, że nie powinien być, także chyba no. Nikt tutaj nie rozdziera szat. Drodzy, kilka komentarzy z naszego szanownego czatu. Zimny drań, Kaj to chyba po śląsku, no może jest on jakieś korzenie. Starożytni Ślązacy maczali palce przy stworzeniu Kaja Tajana i bardzo im za to dziękujemy. Jedamos, defensywne wykonanie rzutu rożnego powinno być wprowadzone na stałe do uniwersum. Myślę, że tak, myślę, że tym możemy zaskoczyć świat w meczach reprezentacji Polski. Snajper z Curychu, Kaj Tajan trochę brzmi jak ksywka aktora kina akcji, Kaj Tajan zamiast Toma Cruza w najbliższym wszystkim. I Major Góralski ma dopiero 30 lat, on może dać 3 dobre sezony. No właśnie, to nie jest stary piłkarz. Ma dopiero 30 lat? On jest młodszy ode mnie? No. I co teraz? Szachmat. Strasznie. Szachmat, 30 Ej, lat. A co do tego, że Kaj to jest słowo ze Śląska, a teraz tak myślę, że Kaj Tajan to jest jakaś taka śląsko-wielkopolska hybryda, no bo jest Kaj i jest Tej. Więc Kaj, wiecie co znaczy Kaj? Gdzie? Tak, a Tej to jest po prostu słowo takie przerywnik, nie? Poznański. Jeszcze pytanie, co może oznaczać An? No, myślę, że to jest teoria do rozpisania w komentarzach. Jak przetłumaczyć na język polski Kaj Tejan? Gdzie? Tej? An? Nie, dobra, to nie ma sensu. Ale nie. Pomijacie najważniejsze. It should be a goal. Co znaczy po śląsku it should be a goal? Bo to tak, jest... a no właśnie, no tak, tak, tak. Nie, nie, ale nie, nie, Leczku, ale proszę też o dokładne tłumaczenie. To oznacza it should be a goal. Najpierw musi być takie, wiesz, wypuszczenie powietrza. Że easy. It should be a goal. Ja nieironicznie powiem, lubię, że tacy piłkarze są po prostu w ekstraklasie, bo jest coś ciekawego, ale ciekawa była też bardzo awaria prądu na stadionie w Radomiu. No, zatęskniłem. Kiedyś był taki mecz w Częstochowie, gdzie po prostu zgasło światło na jakieś pół godziny. No i tyle, no zgasło. No i co zrobisz? Nic nie zrobisz. A tutaj nie ma prądu na Warze. Ja nie mogę się już wyzłośliwiać z Radomia. Nie wiem, czyja to wina, że tego prądu brakło. Żarty z Radomia ewentualne zostawię wam, bo jak kiedyś zażartowałem z Radomia na wizji, to później Radom się na mnie zemścił i utknąłem na dworcu w Radomiu przez całą noc. I to nie było miłe. No słuchaj, no, myślę, że po prostu w Radomiaku zadecydowano, że trakcja to jest przyszłość. I po prostu... Trakcja jak saper, myli się raz. No może oni tak, fotowoltaikę postawili za bardzo. A no, może tak. Myślę, że po prostu Radom walczy w tym momencie o to, żeby jednak elektrownię atomową zbudowano pod Radomiem, a nie gdzieś tam zachodnio-pomorskim i dlatego tutaj dają znać we wszelkie możliwe sposoby, że tutaj braki prądowe są na tyle duże, że atomówka to nie Bełchatów, tylko Radom. A swoją drogą Radom jako miasto, które z przemysłu słynie, jako niedawny turysta w tym mieście polecam trasę widokową wynalazkami produkowanymi w Radomiu, to myślę, że elektrownia atomowa to jest bardzo wpisana w historię przemysłową Radomia rzecz. Tak, potem jakoby... No? Podobało, bo ja oglądałem ten mecz bez głosu
Tylko tak zerkałem na telefon i bardzo była fajna. Na początku byłem oczywiście przekonany, że coś warują, tylko no tak oglądałem, no nie wiedziałem za bardzo, co mogą warować, ale wiadomo, że waru to się zawsze może coś wyjść, co nam umknie, że jednak jest rzutem karnym czy tam czerwoną kartką, ale w pewnym momencie patrzę, a ci sędziowie z krótkofalówkami tam napierdzielają. Co tam jest, kurde, jakiś, może jakiś alarm bombowy na stadionie w Radomiu, może zaraz będziemy mecz przerywać. Ostatecznie okazało się, że nie, ale oglądanie bez głosu tego spotkania to były jeszcze większe emocje, szczególnie na początku. Ja cieszę się, że o tym opowiedziałeś, bo dowiedziałem się, że krótkofalówki jeszcze istnieją i to bardzo jest miłe, że wciąż producenci krótkofalówek mają swoich takich też nabywców. To jest bardzo miłe. Mam nadzieję, że krótkofalówki są na wyposażeniu każdego domu powinny być. To jest sędzia mówił do krótkofalówki bajo jajo? Powinien, ale powiem szczerze, jestem troszeczkę rozczarowany, bo okej, krótkofalówki spoko, ale ile fajniej by było, jakby mówili do takich kubków na sznurku. Halo, co tam się dzieje u was? Halo? I tam po drugiej ale stronie. Leszek, ty nie znasz takiej dużej niszy, ja też się całkiem niedawno o niej dowiedziałem, ale jest w ogóle cała taka nisza ludzi, którzy jarają się tymi właśnie urządzeniami nadawczymi i to nawet nie krótkofalówki, oni mają takie całe na chatach, duże stacje nadawcze, że jak oni mówią, że jak wszystko, wiesz, pierdyknie, to oni będą mieli jako jedyni komunikację ze światem, bo oni mają swoje agregaty prądotwórcze, mają swoje stacje nadawcze i oni się na tych falach długich łączą. Także może sędziowie byli, wiesz, po prostu fanami tej niszy. Ale coś w tym jest. Nie wiem, czy oglądaliście na kanale Ciekawe Historie, który zresztą polecam, bo jest fajny kanał. Była opisana sprawa wielkiej powodzi. I ponoć wtedy ci ludzie, którzy mieli ten sprzęt w domu, to faktycznie oni bardzo się przyczynili do jakichś takich akcji ratunkowych i tak dalej, bo tak, łączność tak zawodziła wtedy na każdym stopniu, a oni się trzymali. I oni naprawdę wtedy no, bardzo, bardzo pomogli podczas tej powodzi. Tak, rzeczywiście możemy się śmiać, ale faktycznie gdyby jakiś kataklizm nastąpił, to jest jakiś tam, jakaś forma łączności, która będzie działać prawdopodobnie. Puktacz pisze i krótkofalowkarze to sekta jak hodowcy gołębi. Ja jestem pewien, że są specjalne fora krótkofalowkarzy, gdzie tam krótkofalowkarze kłócą się, że ta krótkofala jak korzystasz to jest śmieć, zero. Ja mam prawdziwą dobrą krótkofalówkę. I hodowcy gołębi, myślę, że jak już cała technologia zawiedzie, to hodowcy gołębi będą naszym takim ostatnim ratunkiem. Mateusz Giszczak, jeszcze ciekawostka o Radomiu. Radom jest znany z tego, że jak się jedzie z Raszyna na Zakopane, to się jedzie na Radom. Proszę, drogi Radomia, tylko przeczytałem komentarz. Ja z ciebie nie żartuję, proszę się na mnie nie mścić. Ale słuchajcie, to świetny mecz. W ogóle dla mnie najładniejszy mecz kolejki. No, tak? Tak. Tak. Okej, okay, fajnie, mówiliśmy, możemy iść dalej. Dobrze. Nie no, to był ciekawy mecz, chociaż moim zdaniem może trochę zakłamywać to też, chociaż nie, dobra, miałem być pozytywny, więc tak, to był bardzo dobry mecz. Nie będę się z tym kłócił, aczkolwiek trochę bym się obawiał o Wartę Poznań pod tym względem, że mocno póki co w tym sezonie, jeśli chodzi o ich dorobek strzelecki, bazują, o ile się nie mylę, na karnych. Nie? Chyba. Tak, Szmyt chyba trzy bramki już. Trzy bramki karnego i to, czego bym się spodziewał po Warcie, czyli to, że ciężko jest im strzelić bramkę, nie funkcjonuje aż w taki sposób, jakby się mogło wydawać, bo oni w ostatnich trzech kolejkach stracili całkiem sporo bramek, bo siedem. To jest dużo. Też dużo strzelili, bo strzelili 6. W ogóle muszę ich przeprosić za to, bo ja jeszcze robiąc poprzednio ten swój program mówiłem, że no Warta Poznań jest taka drużyna, którą szanuję, podoba mi się ten projekt, ale ogólnie pewnie będzie tak, że to mecze Warty Poznań będą tymi najmniej ciekawymi. A tutaj się dzieje obecnie totalnie co innego, no bo w ostatnich meczach 2-2, 2-2 i 3-2. Tak więc no nie znam się. Wiktor Rosiński nawiązuje do tego. Trzeci mecz, w którym strzelamy 2 gole i nie wygrywamy. Co się tu dzieje? No właśnie. To niepodobne do Warty, nie? Ale bardzo ładna bramka tego Wisingera. Ja lubię takie gole. On może być trochę niedoceniona, ale no, lubię, jak napastnik potrafi z takiego kąta zmieścić po długim rogu. Bardziej doceniam takie bramki niż jakieś takie pierdolnięcie na ślepo. Niż tego Donisa, co tak huknął no zaraz na początku?
No ładnie do niej stuknął, było to efektowne, ale ja właśnie lubię, jak tak napastnik zmieści coś, co by się wydawało, że nie jest takie łatwe do zmieszczenia. No, ostry kąt tam był, naprawdę ostry. No to właśnie pytanie, na ile do tego przyczynił się posiadała też, no bo też nie był najbardziej pewnym punktem tego Radomiaka, jednak trzeba to powiedzieć. Miał tam kilka takich interwencji, no ja rozumiem, że jakby on musi grać i tutaj nie hejtuję go, bo miał poprzednie spotkanie bardzo dobre i też to jest tylko chłopak, który z meczu na mecz będzie moim zdaniem coraz lepszy, bo pewnie nabierze tej pewności, no ale to był taki trochę. A Klebaniuk nie będzie lepszy, jak nabierze pewności? Klebaniuk już nabierał pewności w zeszłym sezonie i tak mu średnio poszło. Moim zdaniem Klebaniuk będzie lepszym bramkarzem niż posiadała. A dobra, to ja się zakładam. To ja mówię, że posiadała. A ja wam wyznaczę stawkę. Okopa w dupę. Nie, no? Bez przemocy. No to... To nie wiem. To ja podbijam. O przekonanie. O dobra, o przekonanie to dobrze. O przekonanie to jest... A to wystawcie rękę tak, do, jak ja przetnę. Do kamery. Przecinam, jest zakład o przekonanie, że trochę długo możecie... Prędko nie rozstrzygamy. Tak, rozstrzygamy, jak obaj będą mieli po 35 lat. Tak, dokładnie. Tak, ale to w takim razie chciałem tylko powiedzieć jedno. No rzeczywiście, ten Wizinger, kurde, jak to zmieścił pod tym długim, posiadała bardzo fajny, pewny mecz. Klebaniuk niech się uczy pewności interwencji od posiadały. No przebłysk i trochę szczęścia. Posiadała, widać, wzoruje się chociażby na Szczęsnym, który w podobny sposób sfaulował Messiego, ile się nie mylę, w meczu na Mistrzostwach Świata i był karny później. No, tak? Więc że tak powiem, dla mnie posiadała MVP, jeżeli chodzi o Radomia. Ja chciałem powiedzieć tak, że to Wolski w końcu się obudził, pisze nam Rafał Luty na Twitterze i rzeczywiście, natomiast ta poprzeczka nie wisiała nisko, patrząc na to, co wcześniej grał Wolski, ale Lisandro Semedo. Przecież to był tak beznadziejny piłkarz w poprzednim sezonie, że Szymon Janczyk, który jest sympatykiem Radomiaka, sam zaoferował się, że przywiezie taczkę, żeby tego Lisandro już po prostu nie było. To był gość, który był wystawiony na zasadzie, dobra, ktokolwiek go chce, możemy nawet dopłacić 3 gruszki, żebyście go stąd zabrali. On był beznadziejny. On robił driblingi samego siebie. On nie potrafił dorzucić. A teraz? Kurczę, przecież on był znakomity w tym spotkaniu. To naprawdę, on grał niesamowicie. I kiwka, i fajny dorzut, i bajerka, i cały czas branie odpowiedzialności na siebie. Ja nie wiem, chciałbym zacząć troszeczkę rozmawiać o panu Galcy z Radomiaka. Gość, przypomnijmy, z doświadczeniem w La Liga. Jego Espanyol grał na Real, grał na Barcelonę, grał na to słynne historyczne Tridente. Zaczynam się zastanawiać, czy tego nie widać u pana Galcy, bo jest to szkoleniowiec, który no... zrobił z Semedo zawodnika piłkarskiego, a to prawie jak sprawić, żeby Expositowi się chciało. Ja powiem, że to był moim zdaniem mistrzowski ruch ściągnięcia pana Galcy i to nie chodzi o to, że on miał doświadczenie w La Liga, w Espanyolu i tak dalej. Znaczy oczywiście jest to bardzo ważne, ale na taką szatnię, jak ma Radomiak, to jest idealne moim zdaniem po prostu połączenie. Bo z całym szacunkiem, moim zdaniem, takiej szatni no, trener Lewandowski nie ogarnie, bo jakby tu jest pełno Latynosów, więc musi być ktoś z krajów, że tak powiem, ciepłolubnych, iberyjskich, który po prostu dla niego taka szatnia to jest norma, tak? Że tu masz Brazylijczyka, tu masz Portugalczyka, tu Hiszpanię, no tu jakiś Polaczek. Tak, i jakiś Polak w przypadku się trafi i moim zdaniem tak wbrew pozorom trudno jest taką szatnię mentalnie, żeby ona się jakoś nie posypała, nie pogrupowała, żeby nie wiem, nie poszli za bardzo w melanż czy coś z tej serii, bo jednak no, Latynosi mają tą swoje słynne, że tak powiem, no, charaktery i właśnie taki trener, który ma doświadczenie z takimi zawodnikami, ma doświadczenie z taką szatnią i no już abstrahując od umiejętności czysto trenerskich, to był strzał w dziesiątkę w Radomiaku. I szczerze mówiąc, ja bym się spodziewał i mam taką nadzieję, że Radomiak pokaże w tym sezonie więcej niż Zagłębie Lubin. No, walczą o mistrza lata w tym momencie. Fan widoku z okna Michała Pola pisze Espanyol Radom. No, spokojnie mogliby się tak nazywać. No to był najlepszy mecz Radomiaka, moim zdaniem, w tym sezonie, bo wcześniej nie byłem jakiś, mówiąc szczerze, bardzo przekonany.
do tej drużyny, ale no, zagrali dobrze z tą Wartą, ale też bym jeszcze nie przesadzał, nie? Powiedz, co sądzisz o Henrique, bo to jest dla mnie fenomen społeczny troszeczkę innego rodzaju niż Kaitayan. Henrique umie się znaleźć, umie uderzyć głową, ale na razie to tak, ma jakieś bramki, ale ma też 4 razy trafienia w poprzeczkę, raz słupek i zmarnowanego karnego. Niesamowity jest ten piłkarz. Tyle sytuacji, ile on ma, to niektórzy napastnicy grający dobrze tyłem do bramki nie mieli przez całą karierę w Ekstraklasie 300 meczów. Mówię o Pedro Henrique Alves de Almeida, tak? Tak, pełne nazwisko trzeba zawsze wymienić, to jest konieczne. No nie, trzeba, musimy mówić, bo ci piłkarze, no jest pewien problem z rozróżnianiem ich. Nadal mam ten problem, nadal wstydzę się tego trochę, ale no niestety myślę, że pod koniec sezonu mogę dojść do jako takiej sprawności w tym. No on też strzelił bramkę z tym Górnikiem, o ile się nie mylę, to była taka bramka mocno chyba, było dużo w tym zasługi bramkarza Górnika, nie? Dobrze pamiętam? Ja tylko powiem tyle, że jeżeli tutaj nie możemy już hajpować Radomiaka, wielkiego Radomiaka w tym sezonie, to ja chciałem powiedzieć, że niezależnie od tego, ile ma koszulek Mietek, to nie można też powiedzieć niczego dobrego o Zagłębiu Lubin w tym sezonie. To taka moja wolna myśl. Bo ja już... tego meczu, czy jeszcze nie? Nie, ja już jestem na pełnym hajpie na Radomiaka, bo prawda jest taka, że Radomiak powinien mieć 12 punktów, bo jakby zagrał mecz z Krakowią na 10 razy, no raz by przegrał, a 9 razy by wygrał. Tak, takie są po prostu fakty. No, to było fatum, los i po prostu przeznaczenie, a nie umiejętności piłkarskie. Więc Radomiak... Czy też Lech taki beznadziejny w tym sezonie? Nie, no Lech jest beznadziejny od... przecież ja mówiłem, sam powiedziałem, że 2 tygodnie temu Van der Brom był brany do Ajaxu, więc Lech nie jest beznadziejny w tym sezonie, Lech jest od 2 tygodni beznadziejny. Także ja jestem na tym, może znaczy, ja bardziej będę hajpował Radomiaka niż Zagłębie Lubin. O to się załóżmy, kto będzie wyżej? O, tak. Sezonu. Ale to czekajcie, załóżmy się teraz o coś konkretnego. O twoje stare meble. Możesz jeszcze odzyskać? Ale to na musisz coś na stawkę położyć, a nie tak jak Paweł wtedy z... No to ja położę swoje stawki. O, twój taboret, na którym mi się bardzo źle siedzi. Dobra. Nie, to ja nie chcę, bo on niewygodny jest. Twoje stare meble są na pewno zajebiste. Kurde, dobry PRL-ik, lata 60. To... I dlatego je wyrzuciłeś. Teściu już nie chciał ich mieć. Także no widzisz, chcesz się zakładać o moje meble, które wiesz doskonale, że wyrzuciłem. No to proszę, żeby się da odzyskać. No nie za bardzo, bo sporo w tej wyprowadzce było użyte siekiery i łomu, więc... Więc to stara baba sobie wzięła, to co na policję. Ale właśnie, ewentualnie stara baba ze Zgierza już je ma u siebie na chacie, także nie bardzo, ale tak, możemy jakąś stawkę tego zakładu zakładu zrobić. Musicie obejrzeć swoje kasety ze studniówki, jeśli któryś przegra. Płytę ze studniówki musi obejrzeć. Może. Jak ja bym to odkopał, to byłoby coś strasznego, tak. Absolutnie. To jest kara porządna dla przegrania. Czy macie takie rzeczy? Właśnie ja nie wiem, czy ja bym to znalazł, szczerze mówiąc. Ktoś z waszego liceum to będzie miał, to trzeba będzie dokopać i to też będzie już wyzwanie dla tego, kto przegra. On będzie musiał chodzić i pod znajomych Mietek Julka będziesz musiał sobie, nie masz tej płyty ze studniówki, co byliście, bo bardzo muszę ją obejrzeć. To będzie odpowiednia kara. To jest lajkowanie tego, co Kaitayan napisał. Nie. Jesteśmy wszyscy mamy tutaj. Dobrze, słuchajcie, niech piszą na czacie po prostu. Na pewno w czatu wyciągniemy jakiś dobry zakład. I chłop tutaj czat, jak zwykle najlepszy uczestnik tego programu, wymyśli coś dobrego, a my możemy dalej chwalić wielkiego Radomiaka Radom. Psa który... się załóżmy, obaj mamy psa chyba, nie? O, to emocjonalnie rzeczywiście trudny zakład, bardzo taki, no, jako życie. Pytanie, czy przegrany bierze psa, czy oddaje? No właśnie. Ja chyba jednak jestem zbyt związany emocjonalnie z moim psem, żeby... A, ustawiać... widzisz, nie wierzysz w Radomiaka, a ja wierzę, ja też jestem emocjonalnie związany, ale wiem, że wygram.
O, wierci sąsiad. Nie, to samolot. A ten, co leciał u Julka? Już jest u ciebie? No. Może tak, między lądowaniem miał na Lublinku i poleciał do Mietka. Może w ogóle ten, to był Neymar, bo nie wiem, czy tam widzieliście, że Neymar 600-osobowym Boeingiem lata w pojedynkę, bo tak może. A także... Do Żabki po hot doga też leci tym Boeingiem Neymar. Tak robi właśnie. Tak, ale pamiętajcie, żeby tam, wiecie, nie jeździć za często na przykład do szpitala autem, bo zostawiacie ślad węglowy i w ogóle nie miejcie okien, tylko budujcie bez okien, żeby tam ogrzewanie lepiej działało. Nie. Wszyscy się cieszymy, żeby Neymar mógł latać, ale zostawmy Neymara, drodzy, wróćmy do... Karmy dla psa możemy się założyć, ktoś napisał. No, okej. Okay. Da się. 5 kilo karmy dla psa. 5 kilo karmy dla psa, dobra. Dobra, ale to nie może być taka najtańsza. Nie, no to słuchaj, nie, to absolutnie. Wygrany wybiera, jaka to ma być karma. Może to być nawet karma polis, jeżeli trzeba będzie. I kuktacz pisze i musicie ją zjeść. Nie no, Leszku, to nie jest taki... Tego... To jest propozycja kuktacza, nie moja. Kuktaczu. Czy już się założyliście? Bo mam jeden ciekawy temat, jeśli chodzi o Radomiak, przynajmniej mi się wydaje, że ciekawy. Tak. Zakład? Ja przecinam. Panowie, pan Konstantin Galca w swoich wypowiedziach nie bierze jeńców i myślę, że trzeba to mówić głośno o Posiadale i innych juniorach Radomiaka. Albert Posiadała jest naszym pierwszym, drugim i trzecim młodzieżowcem. Nie chcę deprecjonować Snopcińskiego i Okoniowskiego, ale ich pozycje są zajęte. Nie chcę ich deprecjonować, ale mogą po prostu zmienić zawód, bo będzie grał Posiadała zawsze. Jak nie będzie grał, to weźmiemy jego młodszego brata. Coś pięknego, wiecie, gdyby to był jakiś chyba taki bardziej medialny klub, to by się teraz była dyskusja, że jak on może tak gnoić juniorów, jak oni mają wierzyć w siebie, skoro Posiadała jest takim pewniakiem, ale że to jest Radomiak, to aż tak dużo się o tym nie mówi, a jest ciekawy temat. Galca też powiedział, że oni 12 godzin wracali ze Szczecina i chyba Donis jak wysiadł, to po prostu zemdlał. Zemdlał po podróży ze Szczecina. Znaczy, może inaczej, ale to jak mówisz, że na przykład w reprezentacji Polski bramkarzem numer jeden będzie Szczęsny, to też jest zgnojenie całej reszty, no bo no powiedziałeś, że ten będzie numerem jeden, a reszta to co? Nie, ale to musiałbyś powiedzieć, że Szczęsny jest pierwszym, drugim i trzecim wyborem. No, słuchaj, ale Szczęsny jest pierwszym, drugim i trzecim wyborem, bo Szczęsny może nie zagrać, tylko jak będzie miał kontuzję, tak? No i tak samo Posiadała zejdzie z bramki, jak będzie miał kontuzję. No w każdym, znaczy to mówimy trochę o innej skali, no bo w każdym dużym klubie jest bramkarz numer jeden, nie podważasz jego pozycji i ten bramkarz numer dwa może ale zagrać Okoniewski tylko w momencie. Jest bramkarzem, Okoniewski jest młodzieżowcem, mógłby grać jednocześnie z Posiadałą, ale Galca mówi, że on ma to w dupie. No tak, ale chodzi o to, że i tak naprawdę jego szansą jest to, że Posiadała będzie miał kontuzję i wtedy będzie, no nie będzie innego wyboru, tylko wtedy wejdzie. No. Nie, bo mógłby grać też innym młodzieżowcem. Okoniewski już grał w Ekstraklasie, w Celi Obce ma 17 bramek i tym podobne, ale Galca po prostu ma kosę z młodzieżowcami, gra Posiadałą, bo go zmusili. No jest to taki strzał w tych młodzieżowców, że no on za bardzo nie lubi grać młodymi, ma to gdzieś. Fajne, ciekawa wypowiedź. No i co mu zrobić? To jest taki srogi ojciec po prostu. Dokładnie. A zobacz, właśnie. Osoby wychowawcze. Mówi sobie z dziecku, że jest do niczego, jest śmieciem i się w ogóle nic nie osiągnie w życiu. I potem takie dzieci, chcąc zemścić się na złym ojcu, tak naprawdę osiągają sukces. Co prawda nie dzwonią do siebie na święta i nie otrzymują żadnego kontaktu, ale ojciec bierze pod uwagę tę cenę i po prostu poświęca swoją ojcowską miłość, żeby po prostu jego dziecko coś osiągnęło. Dziecko musi później chodzić na terapię i wydawać bardzo dużo pieniędzy na spotkania właśnie z psychoterapeutą. Wyżywa się na swoich partnerze czy partnerce już jak jest dorosłe, bo nie potrafi sobie z tą traumą poradzić, ale osiąga sukces, ma pieniądze, tak? To jest najważniejsze. Więc myślę, że to jest... Słuchaj, mamy rok 2023. Kto nie chodzi na terapię? Terapia to już teraz, wiesz, w przedszkolach podają do Chipsa dostajesz talon na terapię, po prostu jak tak. Tazoty są rozdawane i bardzo... Także, słuchaj, okaże się, że zaraz młodzieżowcy Radomiaka to właśnie, to będzie pierwszy skład Radomiaka i transfer za pół roku za 17 milionów euro, bo tak pokażą właśnie temu złemu ojcu, że
Tak, taki jesteś to. Zamiast chodzić na imprezy, będą trenować dwa razy ciężej. Żeby... No dokładnie, no, dokładnie. To jest też metoda. Słuchaj, oni już wiedzą, że od trenera Galcy na gwiazdkę dostaną rózgę, ale oni się w ogóle tym nie przejmują. Oni mówią, to ja wiem, że dostanę rózgę, ale ja ci pokażę, że za rok to ja ci kupię po prostu Ferrari, tylko za to, co dostanę w ogóle, że tak powiem, od szejka akurat, który będzie przejeżdżał obok, będę tak dobrym piłkarzem. Dokładnie, Szymon Drewniak za młodu się nasłuchał, jakim jest talentem i co, bo to rozgłą dupą lata przed kamerą i żadnej kariery nie zrobił. Po prostu no właśnie. Trener Radomiaka jako troskliwy rodzic nie chce, żeby jego młodzieżowcy podzielili los Szymona Drewniaka. Ja na pewno czekam na kolejne wypowiedzi surowego ojca, jakim jest Konstantin Galca. Ciekawie się to rozwija, na razie mnie nie zawodzi ten trener, czy od strony sportowej, czy od strony wypowiedzi. Adam Kaniecki. Witamy Galce w ekskluzywnym klubie Młodo Oraczy, w którym zasiadają już Czerczesow i Waldemar Fornalik. Atlas of Smoke nawiązuje do waszego zakładu. Pies ma w karmie lepsze rzeczy niż jajem. Proszę, obok leży kurczak z ostropestem, kaczka z dynią. Kiedy ja ostatnio kaczkę jadłem, rzeczywiście kupiłem ostatnio kotom przepiórka z czymś tam jeszcze. Mówi, ja w życiu chyba przepiórki nie jadłem. Mój kot je to codziennie. No, mój kolega ma takiego superrasowego kota, ja to się nie znam na tych superrasowych kotach, ale jakiś taki ultra i on mu też kupuje takie ultra super karmy i ostatnio kupił mu tuńczyka i porównaliśmy skład tuńczyka dla kota i tuńczyka dla człowieka. I tuńczyk dla kota to jest 99,9% tuńczyka, a tuńczyk dla człowieka to tam tuńczyka jest 75, jak trafisz, to jesteś szczęściarzem. Także generalnie jakbyś sobie tą puszkę przeprawił, tą puszkę dla kota, no to przynajmniej zjadłbyś dobrego tuńczyka, a ten dla ludzi to jest tam, wiadomo, z jakimiś zmielonymi kopytami krów. Warto trzeba nawet drugiego tuńczyka kupować. Po prostu. Niestety, życie jest brutalne. Jak masz pieniądze, to jest zdrowiej. Życie jest brutalne, no. Trzeba było się urodzić psem, byłoby lepiej po prostu, no ale co zrobić? Mateusz Bartosz jeszcze pisze, że warto zauważyć, że w Radomiaku 5 zawodników z Polski zagrało w pierwszym składzie. Rzeczywiście, jak jest skład Radomiaka, to jest duże wyzwanie, bo to jest Espanyol Radom, a w tym Espanyolu zagrało 5 Polaków. Posiadała Grzesik, Wolski, Cichocki, Abramowicz. To rzeczywiście... Zagrali dobrze, też trzeba dodać. Ten Grzesik to też nie jest tak, że możemy chwalić tylko Hiszpanów. Cichocki tak samo, bardzo solidnie. Momentami wyglądała ta defensywa Radomiak. Drodzy, Górnik, Widzew, Łódź. Julku, czy chcesz? Ja zawsze przy meczach Widzewa po prostu chciałbym oddać Julkowi głos, bo zastanawiam się, jakiego to jest rodzaju monolog tym razem. Czy to jest jak Rita w Power Rangersach, czy jak Zordon będziesz takim bronił ich, czy mięśniaki, czy tak? W kogo się cię wcielić, omawiając Widzew Łódź? Ktoś mi ostatnio napisał, że mam zamknąć mordę, jak jest Widzew właśnie, więc dostosuję się. Ja też tak robię. Też tak. Julek, po prostu omów Widzew, idziemy dalej. Dobrze, no to ja zwracałem uwagę na ten problem mniej więcej pół roku temu i można to sprawdzić nawet w naszych programach Uniwersum Ekstraklasy. Oczywiście klub nic z tym nie zrobił, bo apelowałem. Apoloniusz Steiner albo Łukasz Kruczek na lato dla Żyry. On miał problemy z telemarkiem bardzo duże, z tymi lądowaniami od pół roku, po prostu co chwila narta odjeżdża. To już nie są warunki atmosferyczne, bo już lądował naprawdę w dobrych warunkach. Tam miał 1 metr pod narty. Także idealne warunki do lądowania i to jest po raz kolejny, jak on po prostu próbuje tego telemarka, ta narta mu odjeżdża i to się kończy glebą. To jest po pierwsze niebezpieczne dla zawodnika, bo ile można takich upadków zaliczyć i bez kontuzji. Po drugie, on cały czas ma noty od sędziów po 10,5. Lot dobry, wszystko ten, no ale jak się wywalasz, to więcej jak 10,5 od sędziów nie dostaniesz. Ja wiem, że Apoloniusz Steiner jest zajęty karierą polityczną i teraz są wybory i może ciężko być go ściągnąć, no ale taki Kruczek, no myślę, że w zasięgu Widzewa jest ściągnięcie Łukasza Kruczka do sztabu szkoleniowego. Ja też nie mówię, że na stałe, ale takie 3 miesiące samego lądowania, mocne treningi, telemark, żeby on sobie wyrobił taki nawyk. Ta narta będzie odjeżdżać cały czas. Ja sobie zdaję z tego sprawę, ale będzie przynajmniej ustawał, a to jest teraz nad tym trenujemy, że Żyro musi ustawać lądowania telemarki. I jak to już będziemy mieli, to naprawdę budowa wielkiego Widzewa po prostu ruszy do przodu w wielkim tempie. Bardzo się zastanawiam nad tym, bo mamy
50% szans, bo Silva dostał czerwoną kartkę, więc chyba dwa spotkania będzie pausował, więc w kolejnym meczu zagra Giro. I teraz mamy szansę 50-50, że Giro znowu się albo wywali, albo nie wywali. Ale jak się wywali, to pójdzie akcja sam na sam, albo dwóch na jednego na bramkę Widzewa. Więc no to chciałbym to wrzucić już w taktykę na kolejny mecz, że musimy zakładać, że przynajmniej jedna bramka zostanie zawalona. Bardzo mi przykro, to jest młody zawodnik i jakby boli mnie to, ale to nie jest jego pierwszy raz. On już takich akcji odwalił w zeszłej rundzie ze 4. No to nie możesz grać środkowym obrońcą, który masz 50% szansy, że się po prostu przewróci w najmniej odpowiednim momencie i to się skończy jedną bramką. No tak nie budujesz obrony. Poza tym bardzo dobry mecz Widzewa i chciałem powiedzieć, że chyba Widzew powinien bardziej żałować, że tego meczu nie wygrał, bo piłkarsko po prostu był lepszy. Chciałem tylko powiedzieć, że przejrzałem polubienia Kajaty. A nawiązując do meczu, może był lepszy, ale moim zdaniem to był też najlepszy mecz Górnika w tym sezonie, który miał w ogóle jakikolwiek plan na to, jak chce grać w tym meczu. Moim zdaniem dużo lepiej Górnik wypadł w meczu z Widzewem właśnie niż chociażby w wygranym meczu z Koroną. I coś tam ruszyło. Może po prostu muszą właśnie grać w taki sposób, że będą jakby dawali się wygrać rywalowi i mądrze kontrowali, bo to przyniosło bramkę chociażby. Zresztą ten Kapralik wygląda na typa, który może trochę bramek strzelić w tym sezonie w Ekstraklasie. Tak, jak się będzie mu obrońca przewracał przy telemarku, to na pewno nastrzela. To jest dość możliwe w tej lidze. Nie, no słuchajcie, no obrońcy popełniają błędy, nie? Też napastnicy żyją z tego, że jakby żaden obrońca nie popełniał błędów, to po prostu napastnicy by nie strzelali bramek. Tam taką teorię. Więc to, że Giro popełnił błąd, to też nie można odbierać Kapralikowi tego, bo też nie walnął po prostu do pustej bramki, tylko musiał jeszcze trochę pracy wykonać, żeby tego gola zdobyć. Zaryzykuję stwierdzenie, że Kai Tejan mógłby nie wykorzystać takiego prezentu Giro, tylko po prostu zrobiłby coś totalnie nieoczekiwanego. Ale ładnego, efektownego technicznie. Tak, tak. Za co nie byłoby punktu w postaci gola. To był w ogóle dość niezły mecz. Oglądałem go z taką radością. Faktycznie było tak, że Widzew wyglądał lepiej piłkarsko i miał tam swoje sytuacje i dowoził w tym meczu, ale też podobał mi się Górnik, który no cały czas tego Widzewa podgryzał. Nawet był taki moment w tym meczu, że Górnik prowadził 1-0 i wydawało się, że to raczej Widzew stara się to odrobić niż idzie w tą drugą stronę, ale właśnie w drugiej połowie Górnik na trochę przejął inicjatywę i tam było bardzo blisko bramki na 2-0 w ogóle. Więc ciekawy mecz ze zwrotami akcji i chyba sprawiedliwym wynikiem. Słuchajcie, chciałem was zapytać o Jordiego Sancheza, bo moim zdaniem Jordi Sanchez to jest taki kasus trochę jak Exposito. Nie, że mu się nie chce i że kiedykolwiek mu się nie chciało, ale pokazał to Widzewie w zeszłym sezonie, że potrafi być taki bardzo emocjonalny, co może się odwrócić przeciw niemu. Ale jak on jest w formie, jak wszystko trafia w punkt, to jest kawał piłkarza. Nie tylko takiego, który stoi w polu karnym i podaj ta, bo jestem wolny, dajcie mi piłkę, tylko rzeczywiście umie grać. Umie grać, bardzo dużo daje i może być gwiazdą Widzewa, jednym z takich liderów. Fran Alvarez też moim zdaniem warto doceniać tego piłkarza. Widzew potrzebował kogoś takiego i go znalazł, a nie jest łatwo znaleźć dziesiątkę, ale moim zdaniem Jordi, znowu bramka, znowu ważna postać dla Widzewa. Znaczy Sanchez ma w ogóle takie szaleństwo w oczach, bym powiedział. No. I to jest takie pozytywne szaleństwo w oczach, nie? Że widzisz, że ten gość od początku do końca meczu robi wszystko, co może. No, co mu się w tym meczu opłaciło, bo wybiegał od pierwszej do 90. którejś minuty i w końcu strzelił tę bramkę. I jest to coś, czego brakuje mi czasem zawodników Ekstraklasy. Ma taką pasję w sobie. I jeśli utrzyma ten taki poziom zaangażowania, to myślę, że może być jednym z lepszych strzelców na koniec sezonu. Nie wiem, czy strzelców, ale bo on też czasem dużo zyskuje dobrą grą tyłem do bramki. Natomiast fajny piłkarz, bardzo przydatny i tak w takim duchu widzewskim. Ja myślę, że dużo też zależy od Imada Rondicza, w sensie takim, że fajnie by było, jakby coś wreszcie pokazał, bo kazus z zeszłego sezonu 1-1. No Sanchez też miał fajną jesień,
pod czym się zorientował, że ty, ten Zjawiński to chyba nie jest jednak moja konkurencja. No i wiosna już była fatalna, powiedzmy sobie szczerze, jedna bramka zdobyta, więc no, myślę, że to jest taki bardzo kapryśny piłkarz i on jak nie będzie w takim trochę presji tego, że kurczę, ja sobie nie mogę odpuszczać, bo ten Rondić to zaraz wejdzie i ja usiądę na ławce, to może to się bardzo różnie skończyć, ale póki co mam nadzieję, że Imad po prostu będzie go tam na treningach cisnął. Bardzo się na to zapowiada, Julek, bo Rondić ma, odkąd jest seniorem, taką średnią bramek na sezon 3-4. Słuchaj, to chciałem ci tylko powiedzieć, że Jordi Sanchez, którym pokładasz największe nadzieje, jeżeli chodzi o Widzew, no w zeszłym sezonie strzelił ich 6. Także jeżeli jego zmiennik strzeli 3 bramki w sezonie, to już będzie naprawdę wielka presja na tego zawodnika. 4 to już nawet nie powiem, więc jakby wiesz, ja tutaj nie wymagam od Imada Rondicza króla strzelców, ani że będzie to duet jak Żurawski i Frankowski. Ja tylko wymagam, żeby zmuszał go do trenowania i nie odpuszczania sobie i nie robienia fochów. To jest moje wymagania wobec Imada Rondicza. Sanchez dwucyfrowe robi w tym sezonie. Chcesz się założyć o to znowu? Co? Chcesz się o to znowu założyć? Nie no, jest jakiś limit chyba zakładów, które możemy zawrzeć w jednym programie. Ja się nie zakładam, bo ja bardzo sobie tego życzę, żeby była dwucyfrówka. No to właśnie powinien się założyć, to jest jak stawianie przeciwko Polakom, że jak się to stanie, to będziesz zadowolony, bo jesteś kibicem Widzewa i tego chciałeś, a jak się to nie stanie, to też będziesz zadowolony, bo wygrasz zakład. Ja wolę nie wygrać zakładu i wolę, żeby Jordi Sanchez strzelił 10 bramek. Co? Ja was będę kusił, ja mogę się z wami założyć, że Jordi Sanchez strzeli w tym sezonie więcej bramek w tym sezonie Ekstraklasy niż Marcin Robak. Wchodzicie w to? A niż Kajka. O, na taki zakład mogę pójść. Idziesz w to? Ale Robak czy Tejan? Nie, że Jordi Sanchez strzeli w tym sezonie Ekstraklasy więcej bramek niż Marcin Robak w Ekstraklasie. Ale że wszystkich? No. W tym sezonie. No ale w tym sezonie Marcin Robak nie strzeli. No i to jest mój haczyk. To jest taka ciekawa stawka dla ryzykantu. Ja bym tego nie nazwał haczykiem. To jest bardziej walnięcie pałą w łeb. Ale w ogóle Robak gdzieś idzie, wraz z czytałem wczoraj, że do Opoczna. Wznawia karierę, do ceramiki. Tak, do Opoczna. Tak. Nie grał 2 lata, ale no. Okej. Okay. Ja jeszcze chciałem jedną rzecz zauważyć a propos Widzewa, że jeżeli chodzi o status młodzieżowca, no to uważam, że Antoni Klimek skład numer 1, a jednak Przybułek bardziej na zmiennika, bo Klimek dużo więcej dał zespołowi niż Przybułek. W tym meczu. I tak, jest to dosyć logiczne nawet, bo Klimek dobrze wyglądał w Odrze Opole w pierwszej lidze, a Przybułek, no to tak trochę taka... No to powiedz mi, jaki fikołek się stanął w międzyczasie, że Przybułek wychodzi w pierwszym składzie. Ja nie wiem, nie podważam tu kompetencji trenera, bo tam może jakieś wychowawcze rzeczy były, o których po prostu nie wiemy, ale piłkarsko no Klimek jednak no lepszy level. Zimny Drań pisze, że próbuje was namówić na skam. To nie jest prawda, nie ja wysyłam wam, ale też powiem wam, że znalazłem waszego takiego dalekiego krawnego z Nigerii. Jeśli chcecie dużo, dużo milionów, to musicie tam się do mnie zgłosić, ja to dalej poprowadzę. Leszek przeistacza się w rasowego youtubera. Tak, chciałem wam powiedzieć, że Serafin Szota, wyzywano mu mamę. Serafin Szota jest chyba właśnie z tamtych okolic, ze Śląska i jego rodzina przyjechała na ten mecz, no i jako, że Widzew miał w ogóle szlaban wyjazdowy, no to zasiadła po prostu między kibicami Górnika Zabrze, no i wywiązała się z tego jakaś niemiła sytuacja, wyzywano Serafinowi Szocie mamę, kibice Górnika sugerują, że był prowokowany, że Serafin Szota prowokował, pytanie, czy mama pana Serafina Szoty prowokowała, ja bym powiedział tak, piłka nożna piłką nożną, mama mamą. Szanujmy swoje mamy. To jest moja odezwa do wszystkich kibiców, wszystkich piłkarzy. Nie, myślę, że przypadnie z góry, bo Podolski tam wjechał komuś na rodzinę, nie? No właśnie. Może kibice Górnika uznali, że to jest fajne. W ogóle Podolski coś tam do sędziego miał pretensje, nie? W tym meczu, tylko nie wiem, co za bardzo. Nie wiem. Zawsze ma jakieś pretensje.
tłumaczenie kibiców Górnika ja jednak kupuję. Myślę, że mama Serafina Szoty weszła, prowokowała. Pierwsze co to poszła tam, gdzie jest Torcida, bębniarza z bara pociągnęła, dziecku szalik zabrała. Myślę, że tak, to wersja kibiców Górnika. Spalić flagę Krzo chciała na To ja kupuję wersję kibiców Górnika Zabrze, że jednak to ta interwencja, oni po prostu tylko minimalizowali ryzyko powstania większego konfliktu, bo mama Serafina Szoty na pewno była bardzo agresywna. Jak zawsze, mama Serafina Szoty była w klipie tej piosenki Klatka. W innym dokumencie Arce Gdynia mama Serafina Szoty też jest widziana w niejednej walce, także rzeczywiście no, trafił się twardy zawodnik kibicom Górnika Zabrze. Powstała też tekst do piosenki od brata Pudziana, do której Pudzian wchodzi do ringu zawsze. Tak, tak. Dawaj na ring, taki znany utwór. To jest ona, pani mama Serafina Szoty jest jak Agnieszka Osiecka, tylko po prostu inny rodzaj muzyki. Stop i bądź. Mama Serafina Szoty jest Agnieszką Osiecką wszystkich chuliganów w Polsce. Stop kibolstwu, mama Serafina Szoty. Przestań. Kibolska Polska nie jest gotowa na to, co się dzieje w ostatnim czasie. Jest to straszne i trzeba przyznać, że Kuba mi pokazywał ostatnio Hooligan Storm Over Europe i tam była specjalna jednostka, mama Serafina Szoty, która była takim bossem w grze. Słuchaj, czy myślisz, że będzie... Ja myślę, że Kuba nam przyniesie nowy odcinek, znaczy nowe wydanie To My Kibice i tam będzie cały artykuł mama Serafina Szoty, układy, kosy, ustawki, zgody, flagi skrojone i tak dalej. Ma zgodę z Boca Juniors, bo jest tak szanowana w środowisku kibicowskim, że mama Serafina Szoty ma zgodę. Kuktacz pisze, że to jedna z jego ulubionych karier w showbiznesie, brat Pudziana. Ja też jest ich dwóch teraz. Okazało się, że jest dwóch braci Pudziana, oba już się bili na galach frikowych. Wspaniałe to jest. Pudzian Band też mi się bardzo podobał, że Pudzian był po prostu w życiu i mogłeś cokolwiek robić. Ja przeczytam wam kilka takich piosenek. W losowych momentach Pudzian Bandu. Weekend Polaka. No. Ale w ogóle to mi się podoba, że sama nazwa tego zespołu, Pudzian Ben, taki wiesz, że z ciekawości sprawdzisz, czy Mariusz tam czasem nie gra. Powiedz sobie szczerze, taki myślę, że ten pierwszy hype był na tym, że nazwijmy Pudzian Ben, jakby może między przerzucaniem tego malucha, a zjadaniem tira Pudzian jeszcze nagrał jakąś piosenkę. To jest bardzo, bardzo spoko. Pudzian Ben, tam jest ten brat Krystian Pudzianowski. Rzeczywiście świetna kariera, absolutnie podziwiam. Mam dobry komentarz, Tom Kapel. Drugi brat Pudziana to brat brata Pudziana. Najlepsze, że oni wszyscy faktycznie oglądają tak samo, nie? W sensie nie wyparliby się siebie. A jest takie słynne zdjęcie rodziny Pudzianów i rzeczywiście tak. Bardzo są, no, nie wyprzą się siebie nawzajem Pudzianowcy. Jest to piękne, że rodzina... Bardzo mocne geny. Bardzo, tak. Bardzo... silne rzeczywiście geny. Myślę, że jedyną aktualnie siłą w Polsce, która jest w stanie zatrzymać chuligańskie wybryki mamy Serafina Szoty, jest mama Pudziana. To tylko po prostu ta siła mogłaby się zderzyć z tą siłą, żeby... W oktagonie muszą to chyba rozwiązać. Fame MMA, ale to takie starcie rzeczywiście jak tych bohaterów z Marvela z bohaterami z Avengersów. Mamy swoich superbohaterów, mama Serafina Szyty, mama Mariusza Podzianowskiego, mamami stoi polskie uniwersum superbohaterów, a Legia Warszawa stoi sukcesami i robieniem punktów, bo ja wam powiem tak, Legia Warszawa miała ostatnio kryzys, ale ma w sumie już trofeum w tym sezonie, super puchar, ma czwartą rundę Ligi Konferencji i ma 10 na 12 punktów w Ekstraklasie. Dziękuję bardzo, spada mikrofon tak w tym momencie Kościerun Jajcowi. Drop the mic. Ja jeszcze dodałbym do takich wielkich sukcesów. Makana Baku zaczyna spłacać się Legii Warszawa. Makana Baku zarobił na swoją pensję. Pierwszy raz od roku Makana Baku po prostu wypracował dla Legii cokolwiek. Także to jest wielki, słuchaj, też trzeba powiedzieć jedną rzecz. Właśnie zakończyliśmy wielki pojedynek
Makana Baku Baluła. Makana Baku zjadł Baluę w tym momencie. Bardzo nam przykro. Baluła już jest największą zakałą ekstraklasy aktualnie i najbardziej przepłaconym. Dlaczego akurat tych dwóch piłkarzy ze sobą porównujesz? Bo obaj są słabi. Grają na podobnej pozycji, obaj lubią zarabiać pieniążki, obaj mają długie kontrakty, obaj grają w topowych klubach i obaj mieli takie dosyć średnie piłkarskie spotkania do tej pory, ale tak, pojedynek zakończony i nawet nie potrzeba było do tego ringu i Fame MMA, oficjalnie Makana Baku, wielkim zwycięzcą tego maratonu piłkarskiej po prostu umiejętności. Duże oczekiwania wobec obu piłkarzy i później duże nic. Makana Baku, to że ja już w zasadzie się pogodziłem z tym, że Makana Baku to będzie taki Joel Valencia, że chwilę był w Ekstraklasie, coś tam pograł. Joel Valencia, nie wiem, w zasadzie Sosnowca trafił. Taka kariera, to jest on przecież miał MVP Ekstraklasy, aktualnie jeszcze w normalnym piłkarsko wieku, gdzieś tam w pierwszej lidze się błąka nawet w Ekstraklasie. To jest świetna drużyna Sosnowiec. Muszę tak mówić, bo mój sąsiad jest. A no to rzeczywiście, to przepraszam, Joela Valencię, jak MVP Ekstraklasy po paru latach trafia do Sosnowca, to jest... Liga Mistrzów będzie tam w ogóle. No tak, przepraszam, to rzeczywiście to jest serce polskiego futbolu w tym momencie, także jak najbardziej nie obrażam Sosnowca, natomiast Baku już się pogodziłem, że on po prostu się nie odkręci. On miał tę świetną rundę w Warcie i to tyle. A tutaj przecież Kostar Uniaid za to, że Baku zaczyna wyglądać rozsądnie, to są już jakieś medal nekromancji. To już są zdolności z klasy nekromancja, a nie trenerskiej. Znaczy ja też bym zauważył to, że Baku strzelił bramkę, ale tam też było parę piłkarskich fikołków zrobionych w międzyczasie, ale jak liczy się gol, to jest dla mnie najważniejsze. No, w ogóle na Freskorze ma ocenę 8-1, nie? Chciałem powiedzieć, tak? Więc okay. Bardzo dobry. Zgadnijcie, kto był tylko lepszy na boisku od niego, według Flash Score'u. To będzie... A nie sprawdzaj. Nie sprawdzam. Patrzę na skład Legii teraz. Nie wiem, Patryk Kun. Nie. Augustyniak ma 8-3. Tam są zawsze wysoko boczni obrońcy, bo oni wyrzucają piłki z autu i to się liczy jako celne. A czemu Augustyniak ma 8-3? Bo jest Augustyniakiem. Tak jest. Bo skończył mecz ze wszystkimi zębami. Musiał grać za dwóch w sumie pod koniec, bo Jędrzej się dostał czerwoną kartkę. Ale to w ogóle nie był aż taki najgorszy mecz do oglądania. W ogóle ta kolejka była dużo lepsza niż poprzednia, nie wiem, się zgadzam. Tak, była. Nawet te mecze, w których było 1-0, to były takie, że no... No chyba, że Jagiellonia w ruch. Bez przesady. Też niezły mecz. Masz naprawdę pozytywne nastawienie rzeczywiście do tego. To ci nie, działo się to w tym meczu. Jeszcze nie, no daj spokój. Przejdziemy do tego meczu. Na razie Legia. Ja jestem w stanie posłuchać, jak przekonujesz mnie, że Legia Korona to był niezły mecz. No był niezły mecz, były emocje. Były sytuacje podbramkowe. O kurczę. Byli piłkarze, była piłka, sędziowie. Stadion był. Niesamowite. Hot take'a chciałem zapodać. Nie wiem, czy się zgodzicie. No. Moim zdaniem Dziekoński to jest top 5 bramkarzy w lidze i on zrobi karierę. Ale Dziekoński to już 4 lata temu debiutował i po drodze miał tyle przebojów, że... No dobra, ale był kucharzem totalnym, bramkarza to wychodzi trochę później. Ja moim eksperckim okiem bramkarskim, bo no, przypomnę wam, że po prostu jestem ekspertem w dziedzinie bronienia, bo 50 lat temu broniłem, to moim zdaniem on to ma, nie? To jest... Ma technikę bramkarską bardzo dobrą i to nie chodzi o to, że tam obronił jeden czy drugi strzał, chociaż interwencja po strzale Pekharta moim zdaniem bardzo, bardzo widowiskowa, ale ma taką pewność ma i technikę bronienia i wydaje mi się, że on, że na przykład, moim zdaniem, odważnie może powiem, ale moim zdaniem to jest na przykład lepszy bramkarz niż ten Mrozek. No nie, no Mrozek miał cały sezon dobry za sobą. To był najlepszy bramkarz Ekstraklasy w zeszłym sezonie. Dziekoński to ma teraz, wiesz, po prostu niezły początek, że nic nie odwalił, tak? Nie wiem, czy to będzie hot take. Szanujmy cały sezon Bartka Mrozka. Tom Kapel pisze, Dziekoński miał więcej przebojów niż Pudzian Band. No ja pamiętam te przeboje. Ale liczę, że się rzeczywiście ogarnie, to jest talent, ale no spokojnie, to jest piąta kolejka. No ale wiesz, trzeba wyraziste opinie są w internecie. No,
Pudzian będzie lepszy niż Rolling Stones. To jest w naszym programie. Tak, to jest zero kontrowersja. Mordo Pelki, płatka toczka, lepszy niż Raffaello. Wszyscy kończymy. Ile razy Mariusz Pudzianowski wychodził do oktagonu przy piosence Pudzian Band, a ile razy przy piosence Rolling Stones? Otóż tak jest. Gdyby Pudzian Band był z UK, to by był największym zespołem na świecie. I tylko to, że jest z Polski, hamuje mu międzynarodową karierę. Tak. Co do meczu, ja chciałem tylko powiedzieć. Jak z polskimi trenerami. Gdyby nie byli Polakami, to już dawno by prowadzili kluby Premier League. Reprezentację świata by prowadzili, jakby nie byli z Polski. Ja co do tylko tego meczu chciałem powiedzieć, że trochę się jednak nie spodziewałem, że Korona Kielce zamknie Legię Warszawa mniej więcej na 30 metrze i Legia Warszawa 11 zawodnikami, no a potem już 10 będzie rozpaczliwie broniła się przed naporem kieleckiej maszyny do niezdobywania bramek. No bo Korona Kielce, oni mają sprawę tylko jeden punkt na razie, ale moim zdaniem oni się utrzymają i ta drużyna ma spory potencjał. Tylko ja też chciałem przeczytać, bo to tweetnąłeś i tutaj Mietek tweet cytuje. Korona nie spadnie im w tym sezonie, oni serio nie wyglądają źle, jeszcze zaczną punktować. Gratulacje Mietku, właśnie spuściłeś Koronę Kielce z Ekstraklasy, całe Kielce są ci bardzo wdzięczne. Klub, który gra w piłkę, ale nie punktuje. Zupełnie nie wygląda jak przyszły Spadkowicz. To w ogóle nie wpisuje się w kazus tego, że taka drużyna spadnie. A jeszcze, wypisując te słowa i to na Twitterze publicznie, Korona nie spadnie, IMO w tym sezonie, no ja bym na twoim miejscu do Kielc nie jechał w najbliższym ale czasie. Ale ostatnio mi się odwróciło, bo przewidziałem, że Lech odpadnie ze Spartakiem. Więc sprawdzają się moje... Nie, ale i napisałeś jeszcze w tym samym zdaniu, że oni źle piłkarsko nie wyglądają. No sorry, ale takiego zaklęcia nie da się odwołać. Muszą znaleźć wspólny język, co jest akurat trudne do zrobienia, gdyż są reprezentantami 40 krajów z całego świata. Mamy Izraelczyka, Rumuna, Kanadyjczyka, Ukraińca, mamy Słowaka, mamy Belga, jest Hiszpan, jest Białorusin, mamy w składzie również Polaków. Tak więc no, tam wspólny język musi zostać znaleziony. Może kiedyś... Ludwik Zamenhof wynalazł Esperanto i dzięki temu dokładnie. Korona sobie poradzi. Nie no, oni naprawdę mają raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć nacji w pierwszej jedenastce. Tak, było to pytanie na czasie. Dwóch Kanadyjczyków i dwóch Rumunów. To jest duża rzecz, dziewięć nacji wystawić. Dopóki jeszcze brakuje tam starożytnego mieszkańca Olkusza i wtedy będzie wszystko. No ciekawe, Wojtek Bąkowicz nawet przejechał się trochę po Koronie, a Wojtek jest osobą bardzo pozytywną. No bo zwrócił uwagę, że okej, Korona walczy, Korona atakuje, ale Korona to grała w przewadze przez jakiś czas tego meczu i biła głową w mur, więc już też tak w pewnym momencie chwalenie, że oni mają moment, oni walczą, oni próbują, no to w pewnym momencie się szybko nudzi. Wojtek zaatakował, świetna wiosna, to już tylko miłe wspomnienia. To prawda, na wspomnieniach nic się nie zbuduje, tak w tabeli Ekstraklasy, jak w życiu. No i dodajmy, że Korona potrafiła już dostać w trąbę od ŁKS-u, który w początku sezonu nie miał najlepszego, teraz się rozwija, ale na początku ŁKS był najłatwiejszy do ugryzienia, także to nie to, że Korona już ale miała... Ale Tejan nie grał w tym meczu, więc mieli ułatwione zadanie. Dokładnie, dodam, że jeszcze Korona u siebie dostała wpierdy od Górnika Zabrze, który był wtedy na etapie oddawania pierwszego celnego strzału w tym sezonie. I Korona u siebie uratowała remisik ze Śląskiem Wrocław, który wiemy, że potrafi pokonać Lecha Poznań i nikogo innego. Więc mówienie o tym, że Korona w tym sezonie na 100% nie spadnie, moim zdaniem jest dosyć sporą kontrowersją, jeżeli popatrzymy na fakty, a nie na oczekiwania. Korona... Dobra, zakładamy się. O taką kartę. Taką dokładnie chcę. Tylko musi być zimna. Ja nie wiem, co to za kawa, ale ja nie wiem, co ja chcę, no to wiesz.
No to ja ci też taką kawę kupię, dobra, to nie jest. A ja nie wiem, czy ja lubię tą kawę. No to ty bierzesz swojego pewniaka, a ja się okaże, że ja nie lubię tej kawy. A nie lubisz kawy? To jest po prostu kawa, tylko w kartonie. No. Z mlekiem i cukrem. Nadal nie wiem, czy lubię tą kawę. Syrop karmelowy ma. Brzmi zachęcająco, ale nie do końca. To możesz sobie wybrać inny napój. Nie, to ja chcę te oliwki z Anszuła Stary Mielec. No przecież one są droższe niż taka kawa. No nie powiedziałbym, bo to w bardzo dobrej cenie są oliwki z Anszuła Stary Mielec. Przecież one kosztują ze 100 zł. Ja tam skosztuję 100 zł. No 47,88, przepraszam bardzo. Za zgrzewkę. Nie, za puszkę chyba. 12 sztuk. To są oliwki z Anszuła. Oliwki z Anszuła, tam ja kupowałem ostatnio na Stali Mielec, zresztą to 5 zł kosztowało za puszkę, jakieś cena lepsza niż w markecie. Naprawdę? A to tanio jest. Fajnie. Mega tanio. W ogóle, jeżeli ktoś lubi oliwki, to tylko kupować w sklepie Stali Mielec. Absolutnie. Dobra, to może być. To będzie podobna cena. To też kosztuje 4 zł. Dobra, Leszek, spisuj te zakłady, bo się pogubimy. Tak, do końca sezonu, generalnie jak będzie rozliczenie na koniec sezonu, to nie będziemy omawiać w ogóle żadnych spotkań, tylko w dniu 21 sierpnia 2023 roku były zakłady oto. Generalnie ja się boję, że skończy się tak, że no, jakby pewnie rozwiązania będą i w twoją, i w moją stronę, ale że zakończymy tym, że właściwie każdy z nas będzie musiał wziąć kredyt hipoteczny, żeby pospłacać te kawy, oliwki, karmy i nie wiem, co tam jeszcze. Ja jestem przekonany, że to będą jakieś setki zakładów. W tym tempie to naprawdę założycie się już o swoje dusze w końcu. Wasze dusze, będziecie musieli wymienić się duszami, albo jak w tym filmie Face Off z Nicolasem Cage'em i Travolta, zamienić się tożsamościami. Ale słuchaj, jeszcze mamy sponsora, nie? Musimy się potem dogadać, żeby może te zakłady uruchomili i potem oni będą pieniądze na te zakłady po prostu. Sponsorem kanału jest Superbet. Dobrze, zawsze tak kontekstowo przypomnieć. Mamy kurs. Superbet zrobi zakład. Czy posiadała, czy. A co się założyliśmy? Posiadała i Klebaniuk, kto zrobi większą karierę do 33 roku życia. 35, już kręci, 35. 35, no tak. To by ale w Superbecie można postawić 300 na gola Rakowa z Kopenhagą. Myślę, że to też jest ciekawe, ale rzeczywiście wszyscy, cała Polska stoi na palcach, zastanawiając się, który z was wygra ten zakład do 2020, znaczy do ich 35 Klebaniuk i ten drugi. Dokładnie. Posiadała. Który by meczu gadał? O Koronie gadaliśmy, tak? O Koronie Kielce. Tak. Gadajcie, bo ja mam ważne przemyślenie. Zaraz. Dobrze, Korona moim zdaniem, Julku, wygląda w tym momencie najgorzej w lidze. Po tym jak Śląsk wygrał z Lechem Poznań, Korona jest najgorszą drużyną w lidze. Puszcza Niepołomice wygląda rzetelniej. ŁKS znowu ograł Pogoń Szczecin. Nie ma w tym lidze po początku sezonu gorszej drużyny niż Korona, więc całe chwalenie, że o, my to potrafimy stworzyć sytuację, my to walczymy, my to potrafimy, coś tam. Nie, jesteście najgorszą drużyną w lidze w tym momencie. Takie są fakty. Jeden gol z gry. Cudami się wydarzyły, bo no Korona też była fatalna w zeszłej jesieni i jakby powtarza się ten scenariusz, tylko ja nie zakładam tego, że powtórzy się scenariusz tego, że na wiosnę oni wygrają znowu wszystko, co będzie do wygrania i jeszcze jak trzeba będzie na Rakowie robić punkty, to nawet na Rakowie zrobią punkty. Także czy ja im nie oddaję, ja nie wiem, co się wydarzy, przecież może ich... Nie, tylko... Kupić wszystkich piłkarzy świata. Ale na ten moment, po czterech kolejkach, najgorsza drużyna w lidze, jedyna też w lidze, która jeszcze nie wygrała meczu i najmniej bramek wspólnie z Górnikiem Zabrze, który jak pamiętamy pierwszy celny strzał oddał w trzeciej kolejce. Także mieć równy bilans bramek, co Górnik Zabrze, naprawdę nie jest dumą, jest dużo jakichś takich ciekawych przypadków w Koronie. I liczenie na to, że prawdopodobieństwo cudu będzie, expected cud, będzie bardzo wysokie na wiosnę. Tylko ja uważam, że to cud się zdarzył raz i ja mówiłem to już na koniec nawet zeszłego sezonu, żeby oni pamiętali, że koniec, skończyło się. Teraz trzeba rzetelnej pracy, transferów i tak dalej, bo to się tak długo się po prostu nie poleci na magii, na cudach, na ustawieniu Saturna.
Szymon przelał nam 2,50 euro. Dzięki, Szymonie. Korona rozpędza się do wiosennej remontady. To jest ta statystyka, o której mówisz. Expected cud. Julku, czy ty już rozstawiłeś... Nie, Mietku, ty widzę, rozstawiłeś jakieś coś. Czy chcesz już opowiedzieć? Ja chciałem coś wam zaprezentować. Jeszcze rozstawiasz to? Tak, szukam czegoś, co może być kilku. Ja już się zastanawiam, kto będzie świniami po prostu. To może być bardzo, bardzo ciekawa. Mówimy o meczu Gdyni, więc nikt się nie obrazi za tym. Czyli możemy, bo ja nie wiem, czy coś jeszcze o tym, ja przechodził dalej, bo o Koronie to smutno mówić. Legia po prostu zrobiła, co miała, czyli wygrała mecz po meczu pucharowym, bardzo trudnym, bardzo wymagającym. Odbębniła go. Korona Kielce znowu może mówić, ale my graliśmy z Legią Warszawa. Bardzo mocną drużyną. Prawda, ale graliście też z Legią, która do chwilę wcześniej grała w Wiedniu bardzo intensywny, wymagający mecz. I tak dostajecie w trąbę i to mimo, że graliście w przewadze. Nie ma argumentów na to, co gra Korona Kielce. Nie ma Ruch Chorzów, nawet wygrał już mecz, a gra zawodnikami często, którzy pamiętają jeszcze czasy drugiej, trzeciej ligi. Więc... Okej, chciałem powiedzieć, że się z wami nie zgadzam. Korona nie jest jedną z gorszych drużyn w lidze, po prostu... A jaka jest? A wymień te gorsze drużyny od Korony. Na Telegazecie i no trudno, niektórzy tak robią. Wymień te gorsze drużyny. Widzę w Łódź. Nie no, żartuję. Nie no, nie ma, jeszcze za wcześnie w ogóle mówić takie rzeczy. No, pizza, ale ja mówię, że po początku sezonu, po tym miesiącu, jest najgorszą pierwszego miesiąca. Sam planujesz na Mietrzyński sportowo, który też polecamy obserwować, podsumowywać miesiąc. Jakbyś podsumował miesiąc Korony Kielce, musiałbyś powiedzieć, że to jest najgorsza drużyna w lidze, jeśli chodzi o pierwszy miesiąc. Właśnie, prawie w ŁKS nie musieli przegrać. Ale przegrali. I z Górnikiem też nie musieli przegrać. Ale przegrali. A powiem ci więcej, z Legią też nie musieli przegrać. I co zrobili? Przegrali. No i karta się jeszcze odwróci. Słuchajcie, bo ja mam taką rzecz, nie do końca o tym meczu, tylko przemyślenie takie typowo piłkarskie, które mi przyszło do głowy oglądając ten mecz. Otóż przyszło mi do głowy, że moim zdaniem piłka nożna, w przeciwieństwie chociażby do tenisa ziemnego, nie promuje atakujących. I umówiliśmy się z jakiegoś powodu, nie? Że jak jest taka sytuacja, tutaj są, to są obrońcy jednej drużyny, to jest bramkarz, tu są napastnicy. I tu jest zagrywana piłka. A nie, bo oni powinni być tego samego wzrostu. Kurde. Źle. Ale to sobie wyobrazimy, że jest tego samego wzrostu. To jest obrońca, to jest napastnik, to są dwie różne drużyny, ten podaje. I jeśli napastnik jest chociaż pół milimetra dziobem wystaje za obrońcę w momencie podania, to już jest spalony, nie? To jest rzecz do poprawy. Na przykład jak grasz w tenisa ziemnego, to gdy piłka chociaż milimetrem dotknie linii, to wtedy jest punkt dla tego, który atakuje. Gdyby autem było każde szmyrnięcie chociaż linii w tenisie ziemnym, sport by był trudniejszy. I moim zdaniem powinna być reforma, czyli, że spalony jest wtedy nie, kiedy dziobem wystaje za obrońcę, tylko wtedy, kiedy jest cały za obrońcą. I to jest rozwiązanie na wszystkie bolączki futbolu, czyli... Ofensywny futbol wtedy, tak? To nie jest spalony, to jest spalony. To nie jest spalony. I to też nie jest spalony. No, znaczy rozwiązanie nie jest jakoś zupełnie głupie, tylko rozumiem, że Korona Kielce swoich szans na utrzymanie w Ekstraklasie ma upatrywać w tym, że FIFA zmieni reguły futbolu na całym. Tak, i uznają ten rzut karny, który był wczoraj i jeszcze go będzie strzelał ktoś. Okej, ale powiedz mi, czy w ramach tej reformy jest w tym, co myślę, że możesz napisać takie pismo do FIFA, czy jest podpunkt o tym, że karny Błaszczykowskiego z Portugalią powinien zostać powtórzony? Nie, to już za dawno było. Nie można, bo Jakub Błaszczykowski już skończył karierę, musiałby wznowić ją. Ale Robak wznowił, to może i Kuba wznowi. Dokładnie, dlatego karnego Kuba myślę, że spokojnie wznowi karierę. Nie. Już nie może tak być, bo już pieniądze za ten turniej zostały w premię wydane i co, będziemy Portugalczyków ścigać i mówić, że oddajcie nam pieniądze teraz swoje, które już wydaliście. Ja już nie mam pieniędzy, bo po prostu to była największa premia, jaką w życiu dostałem i co, komornika będziemy na nich wysyłać?
Nie, ja będę do Ikonowicza dzwonić i w ogóle strasznie się zrobią problemy przez to. Tak, no i najgorsze jest to, że trener reprezentacji Polski to nie będzie złoty medalista mistrzostw Europy. To polska piłka bardzo straci, bo wiadomo, że teraz jest bardzo na topie reprezentacja. Drodzy, trzy komentarze w sprawie reformy, którą wprowadzimy. Adam O. Spalony jest jak sędzia Gwiźnie. Krzysztof Jędras. Wyniki w piłce wtedy 231 do 225. Dla mnie super, dużo ładnych bramek. Stonka 22. Spalony jest wtedy, kiedy obrońca jest wyższy i ma dziób. Moim zdaniem to też jest reforma, która by usprawniła działanie futbolu. Spalony jest wtedy, kiedy obrońca jest wyższy i ma dziób. Montaż dziobów obrońcom byłby na pewno takim czymś, co trochę zrewolucjonizowało transfery w futbolu. Żółty ptak z ulicy Zamkowej dostałby robotę w jakimś klubie. Wysoki jest. Rzeczywiście mógłby to trzymać. Flaszka pisze, że żądamy reparacji od Portugalii. A ja chciałbym... Luke Pan napisał, że piłka nożna to nie gospodarstwo rolne. To jest kontrowersyjna opinia. No, ja też uważam, że to są tożsame kwestie absolutnie, tak samo jak kebab, więc ja myślę, że tutaj jest o jeden most za daleko. Drodzy, chciałbym też reparację od Stali Mielec, że wyszła na boisko w Częstochowie, bo nie wiem, po co wychodziła. No, żeby zrobić tło. Tło jest bardzo ważnym aspektem. Słuchaj, wiesz, ile na przykład scenograf do teatru zarabia pieniędzy? Kupę hajsu. Kupę hajsu. Scenograf? Jak to? No, normalnie to jest dofinansowane podobno wiecznie. Ja się cieszę, ale jestem zaskoczony. Słuchaj, wiesz, ile scenografie potrafią kosztować do dużych przedstawień? To są naprawdę kwoty idące w setki, a czasem miliony złotych. Także jak masz jakąś tam, wiesz, no oczywiście nie mówię, że w każdym teatrze i na każdym przedstawieniu, ale jak masz jakiegoś topowego reżysera i on sobie wymyśli bardzo dziwne rzeczy, które muszą się dziać w tle, to te bardzo dziwne rzeczy się muszą dziać. W tle. No już nie mówię o takich pewnie operach, no to w operach to już w ogóle jest pewnie jakiś kosmos, jeżeli chodzi. Także no Stal Mielec zrobiła to, co miała zrobić, czyli scenografię do wygranej Rakowa Częstochowa. Ale też pamiętać trzeba, że dobrze, że to zrobiła, bo to nie jest tak, że zawsze jak ktoś gra w pucharach, to potem gra na przykład w... Jeszcze tydzień temu mówiliśmy, że Raków nie będzie potrafił łączyć gry w pucharach z Ekstraklasą. W tym tygodniu teraz będziemy mówić, że Raków jednak potrafi łączyć. W tym tygodniu trafił na Stary Mielec. No, to w ten sposób trzeba powiedzieć. Ja czekam bardziej, jak tam Raków będzie musiał zagrać, wiesz, no, z jakimiś tam Legiami albo Lechami. Ja się bardzo cieszę w sumie, że Stal tak podeszła do tego meczu, bo mecz z Kopenhagą to jest mecz o naprawdę dużą stawkę dla całej polskiej piłki. Wydaje mi się, że Stal Mielec podeszła. Słuchajcie, jeszcze jest dużo innych meczów, w których można coś zrobić, punkty. Nie męczmy tego Rakowa. Oni mają bardzo ważny mecz. Cała polska piłka by zyskała na obecności polskiego klubu w Lidze Mistrzów. Więc słuchajcie, pochodźmy sobie trochę po tej murawie i jakoś to będzie i wrócimy do Mielca, przygotujemy się na kolejną kolejkę, także takie bardzo duża kurtuazja ze strony sympatycznych, popularnych Mielczan. Nie wiem, czy to zadowoli kibiców Stali, że tak ten mecz wyglądał, ale myślę, że w Częstochowie docenią tę dyplomację i tą grę ku chwale polskiego futbolu, polskich rankingów. Ja myślę, że trochę nie doceniamy tutaj zwycięstwa Rakowa, bo przypominam, że Stal Mielec w zeszłej kolejce pokonała Śląsk Wrocław 3-0, a Śląsk Wrocław pokonał Lecha Poznań. I Śląsk jest aktualnie najlepszą drużyną w Polsce. Jednego, a Lech Poznań zremisował z Zagłębiem, które z kolei pokonało Ruch, który pokonał ŁKS, który wygrał z Pogonią, która pokonała belgijskie Gent u siebie, tak więc prawda. Stal jest mocno drużyną. No czyli co? Czyli prawdopodobnie jakby największy sukces Raków Częstochowa w tym sezonie już osiągnął. Gratulacje, chłopaki, wy już więcej nie musicie. Na zero z potężnym Domańskim, który kreował, ale także strzelał w Stali Mielec. Zagrać taki mecz na zero, jeszcze wygrać 2-0. Raków Częstochowa, jakby wasza gablota na ten sezon jest zamknięta. Ale ja to widzę, wychodzi Sony Kittel, wychodzi na przykład, nie wiem, inny zawodnik, jakiś Papa Nikolaou i mówi przed Kopenhagą, my już nic nie musimy. My ograliśmy 2-0 Stal Mielec.
a Stal Mielec i później pada ten wywód Mietka odnośnie tego, że ci wygrali z tymi i Pogoń ograła Gent, no to jak my ograliśmy Stal Mielec, no to słuchajcie, my już naprawdę nic nie musimy, ja kończę karierę, bo już nic więcej nie osiągnę na to granie 2-0 Stali Mielec, więc słuchajcie, radźcie sobie sami z tą Kopenhagą, aż mam tu w dupie, jestem spełniony, dotknęło mnie wypalenie zawodowe po meczu Stali, bo już nie mam stawek, który mnie interesował. Chcę być jak Adam Małysz, zejść ze sceny niepokonanym jeszcze, kiedy zdobywałem największe sukcesy. Także tak, dziękuję, tak. Do widzenia. Tak. Zakładam teraz fermę drobiu. Ja, Sony Kittel. Dlatego nie grał Kovačević w bramce, żeby po prostu nie był jeszcze syty po tym meczu, bo Kovačević bardzo będzie potrzebował raku w meczach z Kopenhagą. Uważam, że to był świetny tutaj po prostu pomysł trenera Szwargi, żeby bramkarza na ten mecz na wszelki wypadek zmienić. A tak na poważnie to tego Drahala trzeba pochwalić. O, Drahal Kozak. O jakimś takim braku młodzieżowców w Rakowie, a to jest chyba młodzieżowiec, tak? Tak. No zajebiście zagrał. To fajnie, rzeczywiście. No, wiesz, Drahal to jest chłopak, który ma 18 lat, więc to jest młodzieżowiec jeszcze na 3 lata. Jeżeli a ma jeszcze... temat... Nadal nie użyli Jezierskiego, więc tam naprawdę jest potencjał młodzieżowy w tej drużynie. I mnie tylko troszkę boli serduszko, że w bramce wyszedł a nie Bieszczad, no bo jednak ten Bieszczad, ten transfer robił sobie z tego Zagłębia Lubin, żeby chyba właśnie w takich meczach grać. Wiemy, że jego wejście do bramki Rakowa no nie było z tych takich najlepszych w historii w futbolu, no ale to jeżeli ten trend się utrzyma, że Misis będzie grał na bramce Rakowa zamiast Bieszczada, no to nazywając rzeczy po imieniu, no ten transfer to jak krew w piach. No ale on w Zagłębiu też by nie bronił chyba, nie? No pewnie też nie, ale no to dlatego się wytransferował z tego Zagłębia Lubin, w którym by nie bronił, żeby chociaż dostawać szansę. W tym Rakowie dostał jedną szansę. No nie wykorzystał, nazywając rzeczy po imieniu, no ale no to jakby wiesz, jeden mecz w Zagłębiu Lubin, to myślę, że też by zagrał. Ja myślę, że takim, jeśli miałby problem z graniem, to rozsądniejszym pomysłem na poprowadzenie kariery mogłoby być na przykład przejście do trochę słabszego klubu, a nie do lepszego. Tak więc myślę, że Bieszczad może też trochę sam... Do siebie mieć pretensje. Ale wiesz co, tak insidersko, to ja rozmawiałem po tym transferze na Twitterze, tak. Takie mam znajomości, żeby nie było. No i on mówił, że rzeczywiście tam przedstawili jakiś konkretny plan na niego, że to nie był transfer na zasadzie, a idę do lepszego zespołu, bo będę grał w lepszym zespole, tylko rzeczywiście no tam jakby rozmawiał z trenerami i jakby przekonało go to, że tam mają na niego konkretny pomysł. No i myślę, że częścią tego konkretnego pomysłu było to, że będzie jednak dostawał szansę. Nie chciałbym, żeby ten konkretny pomysł szybko się skończył Po prostu bronisz przyjaciela. Myślę, że oni dalej mają konkretny pomysł, tylko ten konkretny pomysł polega na tym, żeby on już nie bronił. Oczywiście bronię tutaj widza naszego programu przede wszystkim, więc wiemy, że widzowie to jest dla nas złoto, więc ja chcę, żeby nasi widzowie bronili w Ekstraklasie, a nie żeby nie bronili w Ekstraklasie, także... Drogi Kuktaczu, drogi Zdzichu, który jest na Twitterze, tutaj na czacie. Drogi Sitnicki, drodzy Evil Dean i pozostali, którzy piszą, jak traficie do Ekstraklasy, będziemy stać za wami murem, nawet jak zawalicie absolutnie wszystko. Ale słuchajcie, bo Bieszczadem, ale chciałem wrócić do Drahala. Drahal to jest bardzo ciekawy przypadek. Raz, że to jest młodzieżowiec, ale dość szczególny, bo młodzieżowiec, który w zasadzie nie grając, nie będąc aż tak na radarze, kosztował kilkaset tysięcy euro Raków Częstochowa. To jest duża inwestycja w tego gościa. Wywiad z Drahalem, jaki ukazał się swego czasu na Weszło, był bardzo dziwny dla mnie osobiście, że okej, ale tam jak nie czytaliście tego, to jego ojciec w zasadzie go namawiał, żeby Drahal wstawał o 6-7 rano przed szkołą i ćwiczył jakieś kapki, że tak naprawdę ten ojciec bardzo, bardzo długi cień rzucił, były piłkarz oczywiście, niespełniony, rzucił bardzo długi cień na Drahala, że chłopak tak naprawdę nie miał za bardzo takiego luzu i bardzo mocno skupił się na piłce. Nie wiem, na ile to była jego decyzja, na ile jego ojca. Czy jego ojciec jest trener Radomiaka?
ktoś tam z Radomiaka rzeczywiście. I to jest taka, ten wywiad czytało się mi dziwnie. Momentami miałem takie ciarki, że to jest za dużo. To jest takie klasyczne spełnianie swoich własnych ambicji przez syna. Natomiast no, mam tym bardziej nadzieję, że Drachalowi wyjdzie, bo jak to wszystko, to całe dzieciństwo i młodość spędzona na robieniu po prostu kiwek przed szkołą i nie udzielania się pójdzie na marne, to byłoby kiepsko. Także Drachal od takiej strony życiowej bardzo, bardzo jestem za nim. Słuchaj, oglądałeś film o ojcu sióstr Williams? Jest dostępny na dużym serwisie streamingowym, także polecam. Bardzo dobry film. Co się tam dzieje? No to generalnie jak to się stało, że siostry Williams doszły do tego sukcesu, ale to jest nie o siostrach, znaczy głównym bohaterem jest ich ojciec, który właśnie robił to, co ojciec Drachala. Był surowym ojcem Galcą, tak? No to dokładnie tym, ale dzięki temu jakby jego córki, no w tenisie to pewnie Mietek może powiedzieć więcej, no ale może inaczej, córki Williamsa osiągnęły na tyle duży sukces w tenisie, że nawet wiem ja, że była Serena i Venus Williams i grały w tenisa i grały dobrze. Także to jest sukces na miarę kosmosu. Venus jeszcze gra nawet. No to widzisz, to Venus nawet jeszcze gra. Więc jeżeli ja nawet o tym słyszałem, to znaczy, że ojciec, pomimo tego, że właśnie był takim surowym, rygorystycznym ojcem, on miał jakiś plan rozpisany na sukces córek. I słuchaj, chciałbym, żeby żeby za 15 albo nawet 17 lat powstał film o ojcu Drachala, który po prostu Messiego to wciągał, potem będą tylko porównania. Kto był lepszym piłkarzem wszechczasów, Messi, Pele czy Drachal? Ale już jest rzecz, która nie jest wspólna z nimi, ponieważ stary Drachal, żeby być podobnym do tutaj starego Williamsa, musiałby jakby odradzać jeszcze młodemu Drachalowi gry w Ekstraklasie, bo tam dużą częścią sukcesu tego ojca sióstr Williams było to, że on się nie zgadzał za szybko na to, żeby one wchodziły w zawodowstwo za szybko. Czyli one już tam miały 16 lat, czy 17, już były na tyle dobre, że mogłyby wygrywać jakieś nawet duże turnieje, ale on mówił nie, spokojnie, wszystko po kolei, szkoła i w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Więc, słuchaj, ale moim zdaniem to jest świadome działanie ojca Drachala, bo jeżeli on by zrobił taki sam scenariusz filmu jak o ojcu Venus Williams i Sereny Williams, no to kto by, jaki producent chciałby to zrealizować, jak ten scenariusz już był? No to on specjalnie robi troszkę inaczej, żeby te plot twisty w tym filmie potem były trochę inne. Bardziej możemy dyskutować nad tym, kto zagra ojca Drachala w tym filmie. Przykład tego, co robił, żebyście wiedzieli, jaka to jest skala. Dawid Drachal opowiada. Tata mocno wpływał na mój rozwój, odkąd miałem 5-6 lat, więc to, jakim jestem dzisiaj człowiekiem, w ogromnej mierze jest jego zasługą. On wszystko sobie rozplanował i mogę za to dziękować, bo właśnie dzięki niemu jestem w tym miejscu. Tata kładł nacisk przede wszystkim na elementy związane z piłką. Kazał mi na przykład zawsze przed szkołą robić kerwera. To konkretna technika treningu piłkarskiego, dla której wstawałem codziennie o 6 lub 7 rano, a potem szedłem na lekcje. Miał też inne ciekawe wymysły, na przykład za każdym razem, kiedy nie umyłem jakiegoś talerza, zostawiłem gdzieś brudną skarpetkę czy coś tego typu, dodawał mi na konto 10 bur PS-ów. Potrafiło się ich zebrać 30-40, a jeśli nie zrobiłem ich w danych dzień, ich liczba się mnożyła i coś tam, jakieś kary chyba były, ale takie... Nie wiem, co to są bur PS-y, ale to może jakaś wewnętrzna ich walota. Na początku obrażałem się i mówiłem, co to w ogóle ma być, nie będę takich rzeczy robił. Ale z wiekiem coraz lepiej rozumiałem, dlaczego mi to wszystko potrzebne. Złapałem nawyk, wyrobiłem automatyzmy. Tak. Dobrze, czy możemy przejść do konkretów? Kto zagra ojca Drachala w filmie o ojcu Drachala? Jaki aktor? Ryan Gosling, mój taki pierwszy... To jest Hollywood. To i tak Tomasz Karolak. To będzie właśnie debiut hollywoodzki Tomasza Karolaka i w końcu zrobi tę karierę za granicą. O, słuchajcie, jest niedobrze, bo te burpesy to jest przysiad pompka pajacyk, takie ćwiczenia crossfitowe, więc ojciec Drachala jak tam zostawił skarpetę, to Drachal gdzieś to kazał mu robić pompka, przysiad, coś tam. No jest to takie wszystko moim zdaniem. Jest dobrze, ja myślałem, że to gorzej może być. Że to może być jak, że burpes to... Nie, dobra. Nie. Konrad Kędziora sugeruje Habiora na rolę ojca Drachala. Nie, no bardzo kibicuję Dawidowi, bo byłoby głupio, jakby postawił całe życie od samego dzieciństwa na piłkę nożną i to nie wyszło. To byłoby naprawdę smutne. No, póki co rzeczywiście spełnia się ten scenariusz, który napisał ojciec Dawida Drachala, że no, wejście do tej ekstraklasy na poziomie Rakowa Częstochowa miał naprawdę
takie, że bardzo miło się na to patrzyło. I z drugiej strony, tak jak, no nie wiem, posłuchasz większości piłkarzy, którzy mówią, no ty grasz piłkę nożną, bo masz talent. A każdy z nich mówi tam, ja talent, no zaparowałem sobie na to, a talent to jest jakaś, wiesz, mityczna, po prostu 2% szansa. Koktacz, stary Drahala w szpitalu po urodzinach syna. Czemu on tylko leży? Tak, Adam O, brat brata Pudziana, zagra starego Drahala. Stary Drahal i mama Serafina Szoty, dwie nowe, ważne postacie, które dzisiaj przywitaliśmy z fanfarami w dyskusji o polskiej piłce. Słuchajcie, jak oni by geny połączyli, co byś było? To też jest... Jakby geny połączył stary Drahala i mama. Z tych dwóch powstałby kapitan polska piłka po prostu. Z tych Snajper w Curychu jeszcze pisze, ojca Drahala... ojca Drahala zagra Serena Williams, a młodego Drahala Venus. I to ja kupuję to totalnie. Adrian Nowak, żeby ojca Drahala powinien zagrać mama Serafina Szoty. No dobrze. I widzicie, i wreszcie omówiliśmy najważniejszą rzecz, jeżeli chodzi o to spotkanie. Mamy obsadę filmu o ojcu Drahala. Tak. I tak się prowadzi program o Ekstraklasie. Rozwiązuje się problemy, a nie czcze gadanie o tym, że Raków wygrał 2-0 ze Stalą Mielec. No wielkie wimetyje, nikt tego nie przewidział. Adam Kaniecki, mały Drahal wstał 15 minut po porodzie jak źrebak. Grupesy wtedy, Boże. Nie no, słuchajcie, dziwna historia dla mnie trochę. Ja bym tak nie szedł w takie wychowywanie, ale no mówię, to tyle chciałem zaznaczyć, nie wiem czy... No wiesz, będziesz to odszykiwał jak Drahal, tą piłkę zgarnie w końcu. Dokładnie. Chciałem jeszcze powiedzieć, że szanuję Piotrka Wlazłę za próbę strzału z drugiej sekundy tego meczu, rodem z FIFA 2002. Brakowało tego ognistego takiego śladu za tym strzałem i tego, żeby ten strzał był celny, ale to jest ten kolor. Druga sekunda, Piotrek Wlazło oddaje niecelny strzał. To było jego jedyne. Piotrek Wlazło uznał, kurwa, lepszej sytuacji już nie będę miał w tym meczu. Tak było. No niestety, myślę, że Piotrek Wlazło by to trafił, gdyby trafił swego czasu od 6 roku życia pod skrzydła ojca Drahala, ale nie trafił, więc nie było gola. Ale ty, a słuchajcie, a jakby ten, jak już Drahal będzie wielką gwiazdą piłki nożnej i już tak jakby ojciec Drahala będzie mógł zejść na boczny tor, to widzicie go jako selekcjonera reprezentacji Polski? Nie. Ale dlaczego? Bo miałby za mało czasu na pracę z piłkarzami? Ja go widzę jako prezesa PZPN. Nie, on musi zostać w szkoleniu. Nie. Absolutnie nie dawać mu funkcji politycznych. On musi zostać w polskim szkoleniu. Też tak uważam. No dobrze, no nie będę się z wami kłócił. Jesteście starsi obaj. Więc nie wypada mi. Ale użył karty takiej. Tak. Ale szpilę wbił. Taki jestem sympatyczny, że tu podam ci rękę, ale w plecy zbijesz szpikulec. Dobra, jak mamy być niesympatyczni, to przechodzimy do meczu Ruch Jagiellonia. Chcę usłyszeć, dlaczego ci się ten mecz Mieciu podoba, bo mnie to frapuje. Podoba mi się dlatego, że bardzo doceniam potencjał ofensywny, jaki ma Jagiellonia Białystok. Uważam, że oni jeszcze muszą się dotrzeć, ale jak już się dotrą, to tam będzie po prostu... Takie rzeczy się będą działy, że zwariujecie wszyscy. Czyli drugi... ten mecz ci się podobał, bo kiedyś Jagiellonia może dobrze grać. Ten mecz był beznadziejny, ale kiedyś jest, może będą dobre. Jest Pululu, jest Imas, jest ten Naranjo i jest Nene wchodzi z ławki. Gdzieś tam jeszcze ofensywnie usposobiony Wdowik. No naprawdę, ja oglądając ten mecz już oczyma wyobraźni widziałem, jak to będzie chodzić, jak już się zgrają. No chyba, że się nie zgrają, bo istnieje duże takie ryzyko. Często właśnie Jagiellonia, mając potencjał, ostatecznie go nie wykorzystywała. Ale Ruch też miał swoje okazje i Szczepan, gdyby był trochę lepszym napastnikiem, to mógłby strzelić ze 3 bramki w tym spotkaniu. Tam dobrze gra, do bramki. Ja tak. Chciałem tylko powiedzieć o Szczepanie, że to jest, bo mi jest smutno, bo jak on by był na przykład uczniem podstawówki, a ja bym był panem od WF-u, to ja bym mu stawiał same piątki, bo może on nie daje rady, ale zaangażowanie ma na takim levelu high level i to po nim widać bardzo i jeżeli to byłaby podstawówka,
to Szczepan byłby MVP ekstraklasy. No ale że to jest dorosłe życie i to jest ekstraklasa, i to jest piłka nożna, gdzie oczekuje się na pewnym poziomie pewnych umiejętności, to niestety Szczepan jest dużym problemem ruchu Chorzów, bo no, z takim napaciorem to oni mogą tej ligi nie zwojować, to po pierwsze. I mówię to z dużym bólem serca, bo po chłopie naprawdę widać to zaangażowanie. On jest dobry jako drugi napastnik do kogoś, kto strzela. Bo no może, ewentualnie. Fajny, ale ciężko mu będzie po prostu strzelać bramki. Tak? To 24 strzały oddano w tym meczu i wy mówicie, że to był słaby mecz. No. Znaczy, 54 wyrzuty z autu. O nie, no zaraz 43 rzuty wolne. To, ale ile? 54 wyrzuty z autu? Tak. Odszczekuję. Odszczekuję wszystko, co złe powiedziałem. Rzuty z autu? 3 faule. 790 wykonanych podań. Ja chciałem tylko powiedzieć, że ja nie powiedziałem wcale, że ten mecz był słaby, ale teraz mówię, że ten mecz był słaby. I dlaczego konkrety? Pulululululu, bez bramki i asysty. Nie ma dobrego meczu jak Jeloni Białystok, jak Pululu nie robi bramki albo asysty. Dziękuję. Powinien mieć. Tak, powiem tak. It should be a goal, po prostu. It should be a goal. Na drugim miejscu w tabeli it should be a goal. Jeden zawsze Kajtejan, ale drugi Pululu. A słuchajcie, Jagiellonia, najlepszy start w sezon od 5 lat. 3 zwycięstwa też ostatni raz zrobili, jak jeszcze Wójcicki grał tam na prawej obronie i zrobili to ze słabym Imazem. Zwykle jak w Jagiellonii coś się udawało, to mówiłeś, no tak, bo Imaz grał. Reszta była akurat na tym, na kepsie, w Zachirze, a Imaz został sam na boisko i strzelił 3 gole. Imaz gra kiepsko, a Jagiellonia punktuje. Trener Tasiemiec, bardzo szanuję, trener Tasiemiec, 5 ode mnie, bardzo cenię tego młodego człowieka. Tak, ja też daję mu 5 za jedną rzecz, że wpadł na ten genialny pomysł, że Dusan Stojnowicz to ławka i nie ruszać. Niech on już tam po prostu nawet będzie miał podpisane swoje miejsce na stadionie Jagiellonii. Dusan Stojnowicz to jest moje miejsce na tej ławce rezerwowych. Tu proszę, żeby nikt nie siadał. No. A ja chciałem jeszcze powiedzieć, że będę bronił swojej opinii. Po prostu nie możemy uzależniać tego, czy mecz był dobry, czy nie, jedynie od strzelonych bramek. Nie, no ja nie uzależniam od bramek. Nie, ja przepraszam bardzo. Współczynnik should be a goal i to o tym współczynniku powinniśmy głównie rozmawiać. Ja chciałem powiedzieć tak, że ja nie utożsamiam meczu od tego, czy był dobry od strzelonych bramek, tylko utożsamiam, czy mecz był dobry od strzelanych bramek Pululu, konkretnego zawodnika. I możemy to robić i robimy, a Pululu nie strzelił, więc nie może być to dobry mecz. Okej, takie wytłumaczenie mnie może nie przekonuje, ale szanuję je. Chciałem jeszcze powiedzieć, że jestem fanem Zlatana Alomerowicza i uważam, że on powinien adoptować jak najwięcej dzieci. Bo byłby dobrym ojcem. Okay. No myślę, że wiesz, po tym, co już zrobił Alomerowicz, to mógłby spokojnie na przykład adoptować Klabaniuka. Jakby Pogoń Szczecin wpadła na taki pomysł, żeby go do siebie na przykład sprowadzić. I no, byłby trochę surowym ojcem, bo Klabaniuk by nie pograł, ale z drugiej strony byłby dla niego bardzo miły w szatni, więc to i tak jest sytuacja win-win. Alomerowicz rzeczywiście bardzo, bardzo fajny bramkarz. Myślę, że Jagiellonia może powiedzieć, że ma na tej pozycji no, dużo lepszego bramkarza niż połowa klubów, która zaraz będzie mówiła, że hej, my o puchary walczymy, bo na dzień dzisiejszy nie wiem, czy nie wolałbym Alomerowicza od na przykład Tobiasza w Legii. Nie mówię o Klebaniuku, nie mówię w Pogoni Szczecin. No tak naprawdę Raków chyba tylko może tutaj pokozaczyć. Przecież Alomerowicz w zeszłym sezonie na wiosnę to wybronił Jagiellonii 1 000 000 punktów. Dla mnie Alomerowicz jest najbardziej godnym zaufania piłkarzem w tej lidze. Ja bym mu dał przyprawić rosół. O kurde. Tak więc naprawdę... Ale z uwzględnieniem soli, czy mówisz tylko o ziele angielskie plus te? Wszystko bym mu zawierzył. Powiedziałbym Zlatan, ufam ci, zrób tak jak uważasz. I wiele rzeczy bym mu po prostu, na wiele rzeczy bym mu pozwolił. No. No wiecie, auto bym mu dał poprowadzić na przykład.
a niedawno kupowałem i jeszcze się o nie troszczę, a dałbym mu się przejechać. Też cenię Lomerowicza, natomiast chciałem tu przejść do pana Jarosława Skrobacza, czyli trenera Beniaminka, trenera Ruchu Chorzów. Nie jest to łatwa praca, gdy prowadzisz Beniaminka w Ekstraklasie. Pan Jarosław Skrobacz powiedział dość desperackie słowa. Jesteśmy takim zespołem, że nie pogardzilibyśmy żadnym transferem, na żadną pozycję. Liczymy się jednak z możliwościami finansowymi. Skrobacz może powiedzieć, że chce dwóch zawodników do środka pola czy nowego stopera. Tylko po co? Nie wiem, jak to skomentować w ogóle. Chcemy kogokolwiek, kogokolwiek na każdą pozycję, tylko cała będę strzępił ryja, jak i tak się nie uda. Ale dobrze, ale właśnie tak, tak powinien robić trener, który właśnie no, mówi jak jest, tak? Nie jakieś takie, no to mamy tutaj ciekawą kadrę, tylko brakuje nam ten. No nie, no mamy słabą tą kadrę, no ja z tym ruchem może coś ugram, może parę punktów, a może dostaniemy wszystko w trąbę, no bo wygląda to tak jak wygląda i ja szanuję takie, tego, że trener nie boi się powiedzieć po prostu paru no, słów prawdy, tak na dobrą sprawę, które wszyscy wiedzą, że są prawdą, no ale każdy udaje, wiesz, że nie, w porządku jest. No. Znaczy, moim zdaniem tylko jedno, co mogę skrytykować trenera Tułacza, że dostał transfer wirtuoza środka pola. Nie, Juliusza Letniowskiego dostał na środek pola i po takim transferze, że jak on mówi, że nie ma wzmocnień, to ja nie wiem, jak się stało. Trenera Skrobacza. Skrobacza, przepraszam. Tak. Nie, ale mówię, ja też jestem absolutnie, go wspieram, natomiast no, tutaj widać, że no, to są trudne warunki do pracy. No mi go jest szkoda, że bo musi z Teczykiem grać przede wszystkim, z całym tam szacunkiem do Steczyka, jeszcze pamiętam, bo z Piasta Gliwice to był zatrważający piłkarz, wiele się nie zmieniło w tej kwestii, ale no, z drugiej strony to też nie jest dobry pomysł, nie? Są historie klubów, które miały podobną politykę transferową, po prostu chciałyby ściągać kogokolwiek i później jednak spadały z tej ligi. Więc jak już spadać z tej ligi, to lepiej może jednak z takim składem, a nie kimkolwiek. Kto przyjdzie, zgarnie hajs, spadnie z ligi i odejdzie. W sensie spaść z ligi po ruchem, mając taki budżet i mając takich zawodników, to naprawdę nie będzie jakaś tragedia. Oni mogą sobie moim zdaniem pozwolić na ten spadek z ligi i raczej pielęgnowałbym to, że no, nie przepłacą za ten sezon i nie wpędzą się w kolejne kłopoty jakieś finansowe, tylko po to, żeby zatrudniać na siłę piłkarzy, którzy ostatecznie nie pomogą w zrealizacji tego celu. Oczywiście Ruch nie musi spaść tym składem, bo sezon jest długi, zawsze może przyjść lepsza forma, zawsze któryś z ich zawodników, może sobie Starzyński przypomni, jak się gra w piłkę, może Szczepan w końcu poprawi skuteczność, ale no gdyby spadli, to naprawdę w pierwszej lidze też jest ciekawe granie i moim zdaniem bez sensu byłoby się, nie wiem, zadłużać czy coś. No, nie, to ja też się podpisuję pod tym, bez dwóch zdań, żadnego tam robienia na kredyt, nie wiadomo jakich transferów. I zakładam, że jednak to prędzej Szczepan zacznie strzelać seriami bramki niż Starzyński zacznie grać w piłkę, bo no jakby no wiedział, do jakiego klubu przychodzi i wiedział, że tutaj no meczów na stojąco raczej nie powinno się grać, no bo będziesz musiał walczyć o każdą piłkę, no bo no jesteś Beniaminkiem z dość, załóżmy, pierwszoligowym składem i przychodzi do tego klubu, żeby coś dać od siebie, a on po prostu w tym meczu, no to tak. No, ja jestem tutaj gwiazdą i ja nie będę biegać. I co mi zrobicie? No. Wydaje mi się, że Filip Starzyński akurat, jak czytałem wywiady z nim, to mega pokorny gość, bardzo skromny i taki introwertyk i po prostu może nie biega, bo już jest starym człowiekiem, a nie dlatego, że mu się nie chce. Także ja bym tutaj pobronił Filipa od tej strony. Tylko... A, jeszcze to jest spoko, że... Nie mam dobra gwiazdora, nigdy nie gwiazdożył, takie mam wrażenie. Okej, okay, dobra, co nie zmienia faktu, że jakby argumentem za tym, że Starzyński przychodzi obok meczu totalnie jest to, że jest miły w wywiadach i jest introwertykiem. Nie, jest stary. Po prostu dlaczego przechodzi koło meczu? Nie dlatego, że ma to w dupie, że jest gwiazdorkiem, tylko dlatego, że jest stary.
To jest dla mnie fundamentalna różnica, bo starym można być. Bycie gwiazdorkiem naprawdę nie jest moim zdaniem. Ale on zawsze miał trochę taki styl, jakby przechodził po meczu. Nawet kiedy notował dobre liczby, to po prostu dużo u niego zależy to na przykład też w jakiej dyspozycji ma napastnika, bo on jest w stanie napastnika dobrze obsłużyć, jakby nie biegając dużo. Nie? Znaczy, często było tak, że... raz taką akcję chyba w Zagłębiu zrobił, że przebiegł chyba przez pół boiska, strzelił bramkę. Pamięta. I ja po prostu myślałem, że to jest jakiś błąd w Matrixie i że zaraz się obudzę. No ale to w ciągu całej jego kariery to było raz, a tak to przeważnie tu brameczka z wolnego, tu asysta jakaś. Tak. I to drożny. Wszystko krąży wokół dreptania, wokół środka pola. No, jeśli nastawi dobrze celownik, to jeśli Szczepan zacznie być skuteczniejszy, no to jeszcze jakiś pożytek z tego Starzyńskiego może być, tak mi się wydaje. Starzyński jakby oczywiście, że jest największym rozczarowaniem w ruchu od początku sezonu, ale no po prostu on jest takim piłkarzem i jest coraz starszy i coraz gorzej to wygląda. I tylko to chciałem zaznaczyć. Drodzy, świetny komentarz, sam spam. Jakby obrońcy byli kogutami, to Robak by nie pograł. Odnośnie reformy Spalonego, także to jest ważne. Ale wtedy Iszak nie został ugryziony może. Oj, to było dobre. Także kolejne atuty są za reformą dziobową przy Spalonym. Wiktoria Janikowska, po 10 latach przerwy wybrałem się właśnie na ten mecz. Wziąłem ze sobą chłopaka, żeby pokazać, jak ładnie ruch pyknie Jagę. Koszulki pożyczałem, szalik odkopałem. Poproszę F in the chat. No. Ja napiszę. No ale to wiesz, to był błąd tego, że poszłaś na mecz i miałaś nadzieję. To nie można tak chodzić na mecze. To wiesz, jakby idź z myślą porażki, a tylko możesz się miło rozczarować. Także to jest taki podstawowy błąd kibicowski, że idziesz na mecz i masz nadzieję, że będzie fajnie. Ale jest jedna kwestia, którą trzeba powiedzieć o ruchu. Znowu świetna atmosfera w Gliwicach. Od października będą grać na Stadionie Śląskim i jakby nie ma takich piłkarzy w ruchu, który się jaram, że ale będzie, jak ich zobaczę. Bo tam ciąg gra Sadlok i w sumie nie gra źle jak na innych piłkarzy ruchu. Ale to, jak będzie ruch wyglądał tak od strony atmosfery na Śląski, to jestem bardzo ciekaw. No właśnie myślę, że to będzie duży argument za tym, żeby ruch został w Ekstraklasie. No bo przecież będą mieli fajny, duży stadion i będzie fajna atmosfera. Tylko tak. Czasem to jest jednak za mało, żeby się utrzymać. Tak nie, no ja w ogóle tutaj jestem po stronie Mietka, że no może ruch po prostu jest mocnym kandydatem do spadku i nie musi robić jakichś rozpaczliwych kwestii, więc być może to, że przedstawi, że wróci Stadion Śląski do Ekstraklasy, to jest jakieś wydarzenie, które może być wartością dodaną Ekstraklasie przez ruch Chorzów, a niekoniecznie jakieś piłkarskie rzeczy. Podoba, że tutaj bardziej mówisz, Mietek, otwartym językiem o tym, że no, ruch może spaść, pomimo tego, że ma 4 punkty, niż Korona, która ma 1 punkt i jakby na razie wygląda jak zwłoki, które już ale Koronę... Korona ma zaległy mecz, przypomnijmy. A, sorry. Tylko ma też 4 punkty. Cofam te punkty. Cofam a ja nie cofam, bo 3 punkty straty na tym etapie sezonu to są już, to już jest gwóźdź do trumny. Także nie, no po czwartej, piątej kolejce mieć 3 punkty straty, to jest koniec grania. No właśnie, nie bądźmy Rafałem Nachornym, który już analizował tabelę chyba po drugiej czy trzeciej, jak Zagłębie z Lechem jak grało, a on już tam robił analizę tabeli. No to przy takim wyniku to Zagłębie będzie liderem, a jak tam ekstrzeli. Wiesz, każdy rozsądny ekspert robi tą analizę pod kątem mistrza wakacji, tak? Ostatnia. To jest istotne. Ostatnia kolejka teraz będzie rozegrana 26-27. I tu może się wydarzyć wiele strasznych rzeczy, bo tak, zagrożeni spadkiem mocno Jagiellonia, Radomiak, no o Zagłębiu Lubin to już nawet nie wspominam. Krakowia zaraz może, moi drodzy, tak odpalić, że no to praktycznie spadek. Także moim zdaniem analiza tabeli na tym etapie rozgrywek jest bardzo ważna. No właśnie, szczególnie że faworytem do Mistrzostwa Sierpnia jest Zagłębie, które dorzuciło 3 punkty z Puszczą Niepołomicą. No to wy mówcie, znaczy Mietek, ty mów, bo ty masz koszulkę. Mietek, ty zostałeś kupiony przez Zagłębie, nepotyzm, tak. Korupcja, kumoterstwo. Opowiedz o wielkim Zagłębiu Lubin. Uważam, że Zagłębie Lubin to jest największy klub na świecie i kwestią czasu jest, kiedy piłkarze z Ligi Arabskiej będą robić eksodus do Zagłębia Lubin. Możliwe, że już teraz by to robili, ale wiedzą, że Zagłębie Lubin ma zbyt dobrych piłkarzy, i po prostu nie znaleźliby miejsca w składzie,
bo wygryźć ze składu takich piłkarzy jak Grzybek, jak Kopacz czy Chodyna, to po prostu no nie można być już jakimś takim piłkarskim emerytem, który tylko chce jeszcze zarobić, tylko trzeba być w sile wieku. No myślę, że Bellingham miałby jakieś szanse tutaj wbić się do tego składu. Ale za kogo byś go dał? Za kogo? No właśnie. Mógłby powalczyć ewentualnie z tym Bulecą, ale no to też nie jest powiedziane. Dobre wejście miał ten Buleca. No, ale no miałby jakieś, może jakby go trochę niżej, ewentualnie za Makowskiego, ale Makowski... Jakby Buleca trafił do szpitala na miesiąc, to miał szansę. Tak. Jakby Bulecy ugryzły wszystkie kleszcze z województwa lubuskiego, bo to ewentualnie. A nie wysłali ci po prostu takiej wiązki miedzi z KGHM-u, co? Po prostu tak zwój miedzi? Nie, właśnie, ale może dlatego, że paczka by była za ciężka. Wtedy ja musiałem z poczty odbierać, więc nieść tyle miedzi z poczty. A Mietek, a zdradzisz, kiedy przyszła ta paczka z Lubina? W sensie dzień mniej więcej? Ona już chyba dawno przyszła, a ja o tym zapomniałem i odebrałem ją jakoś tak rzutem na taśmę w zeszłym tygodniu. No ale pamiętasz konkretny dzień? Wtorek, środa, poniedziałek, czwartek? Nie. No dobrze, zakładając, że odebrałeś ją nawet w poniedziałek, 14 sierpnia, od tego momentu akcje KGHM Polska Miedź lecą na łeb, na szyję. W ciągu tygodnia minus 6,5%. Spadek ze 114 zł na 106,55 groszy. Wiadomo, na co wydawane są pieniądze KGHM-u. Inni inwestują w rozwój kopalni, pozyskują nowe źródła, nowe surowce, odnawialne źródła energii, inwestują w elektrownie atomowe. KGHM, proszę bardzo, tutaj po prostu kupuje. Powiedz jemu to w twarz. Kupuje influencerów. Gdzie są moje pieniądze za las, KGHM-ie? Wierzyłem w was, inwestowałem w was. Na moim koncie. Przynajmniej wiem, gdzie trafiłem. Które dotarły. Mnie do wielkości Zagłębia przekonało szczególnie to, jak bili po autach w końcówce tego meczu z Puszczą Niepołomice, jak kontrolowała obrona Zagłębia te trajektorie lotu piłki po uderzeniu Sołowieja w obramowanie. W ja mam na to świetne wytłumaczenie. Znakomite było to Zagłębie w tam końcówce. Cisnęli niesamowicie tą defensywą po autach. Słuchaj, Waldemar Fornalik, będąc wielkim trenerem, pomyślał sobie tak: my już ten mecz wygraliśmy, nie ma większego zagrożenia, mamy świetną okazję, żeby potrenować obronę stałych fragmentów gry i to z zawodnikami, którzy są kurwa gigantyczni. Nie mamy takich zawodników u siebie w akademii, nawet gdybyśmy chcieli potrenować te stałe fragmenty gry, zawsze będą niżsi zawodnicy atakować, więc po prostu powiedział chłopakom w szatni, strzelamy na 1-0 i ostatnie 15-20 minut po prostu faulujemy gdzieś tam na 30-40 metrze, wybijamy na rzut rożny, no i ćwiczymy te stałe fragmenty gry. Jak stracimy bramkę, spokojnie strzelimy jeszcze jedną, ale i właśnie jeszcze kazał im do tego nie wychodzić na prowadzenie 2-0, kazał im utrzymywać prowadzenie 1-0 po to, żeby ta obrona stałych fragmentów gry była taka bardziej, no żeby czuli jakiś taki nóż na gardle, nie? No bo to jest inny trening po prostu. Tak, inna presja. Inny trening, to nic z niego nie wynosisz. On po prostu dodał jeszcze do tego taki aspekt psychologiczny i no to się opłaciło. Myślę, że teraz Zagłębie będzie lepiej broniło stałe fragmenty przez cały sezon. Ja chciałem powiedzieć, że w ogóle szanuję bardzo i musi to zostać jakby usystematyzowane. Współczynnik SKG, czyli są kurwa gigantyczni. I Puszcza Niepołomice zawsze 50. To jest takie DNA klubu, że tam no, my to chcemy grać piłką, my to inwestujemy w młodzież, my jesteśmy Borussia, szukamy wonderkidów, a my jesteśmy kurwa gigantyczni. No i co? To jest nasze granie właśnie, Puszczanie Połomice. No właśnie, ale bo tak, bo Zagłębie wygrało, grało tak w sobie, ale wygrało 3 punkty, wiadomo, mistrzostwo się. Słuchajcie, jaki jest wasz osąd Puszczy Niepołomice po tych paru kolejkach? Bo ja się spodziewałem, że oni, szczerze mówiąc, ugrają może tyle punktów, co Korona. Trochę mnie zaskakują. Nie wiem, co wy sądzicie o tym. Mnie podoba się pomysł Puszczy na grę w piłkę nożną i jakby jest bardzo prosty, jak sam Mietek stwierdził, mają dużych chłopów i trzeba jakąś tą piłkę
wrzucić w pole karne, a potem zobaczymy, co będzie, coś się może z tego wydarzyć. I czy dużo brakowało, żeby ta puszcza chociaż remisik wywiozła od wielkiego Zagłębia Lubin, gdzie Bellingham ewentualnie grałby w drużynie młodzieżowej albo na rezerwach? No niewiele zabrakło. Podoba mi się pomysł puszczy, on nie jest skomplikowany, ale no, puszcza też nie ma zawodników na komplikowanie futbolu w tercji piątej, siódmego rozdziału, ósmej strefy boiska, tylko ma zawodników na dogranie piłki w pole karne, może być to nawet wrzutka z 40 metrów, a potem zobaczymy, co będzie. Bardzo szanuję ten pomysł na grę. Czy puszcza się tym utrzyma? Nie wiem, nie zdziwię się, jak spadnie, ale jakby szanuję pomysł trenera, wie, co ma, tym gra i jeszcze ugra tym więcej niż korona. Nie zakładam się. Po co oni mieliby grać zresztą coś innego? Co mają na siłę grać coś innego i po prostu przegrywać w każdym meczu 4-0? W ogóle to bramkę stracili w momencie, kiedy zaraz po zmianie połowu znali, że może jednak przyciśniemy. Faktycznie przycisnęli, ta gra zaczęła wyglądać całkiem dobrze, mogli strzelić bramkę, no ale niestety skutkowało to tym, że gola stracili. Nie wiem, czy to zupełnie już nie zniechęci trenera Tułacza do jakiegokolwiek naciskania w kolejnych meczach. Bo może uznać, nacisnęliśmy z Jagiellonią, dostaliśmy 4 w cymbał. Teraz nacisnęliśmy dosłownie przez kwadrat Zagłębiem, straciliśmy gola. Po prostu trzeba nie naciskać. Laga na Sołowieja. To jest wszystko. Ja bardzo żałuję, że Sołowiej nie strzelił tej bramki. Jestem wielkim fanem scenariusza, w którym Sołowiej zostaje królem strzelców. Na Sołowieja, ale też dobrze tam głową grał ten... jak się nazywał? Ten, on przez ławki. Jakuba był blisko, nie? Chyba bramki. Roman. Tak. W poprzeczkę tak walnął, że prawie ta poprzeczka się połamała. To było w końcówce meczu. Zresztą tam każdy dobrze gra głową. To jest po prostu drużyna predysponowana do gry głową. A, słuchajcie, ja mam taką teorię o pierwszoligowcach, że jak wchodzi pierwszoligowiec do ekstraklasy, który w pierwszej lidze robił oj, i tam piękne podania, piłka chodziła, wszyscy byli techniczni, no to wpada do ekstraklasy i tam po prostu na nikim to nie robi wrażenia. Twój styl gry oparty na efektownej grze, w której prowadzisz mecze, kontrolę meczami, tutaj się nie sprawdzi, bo z nikim nie będziesz kontrolował. Ta różnica jakościowa nie będzie miała znaczenia. Jeśli już awans zrobiłeś na drużynie, która stawiała na spryt, na stałe fragmenty, na kontry, to masz prędzej szansę się odnaleźć w ekstraklasie i puszcza pod to jest skrojona. Tylko moim zdaniem braknie jednak jakości czysto piłkarskiej, że trochę za mało jest takich gości, którzy trochę lepiej grali, że w tym scenariuszu, w ich filozofii jest sens, żeby się utrzymać. Ma to ręce i nogi, ale braknie trochę jednak wykonawców moim zdaniem. No może tak być. Sezon no, za tym jest długi, nie? Więc oni też się strasznie kartkują, nie wiem czy zauważyliście. Więc tam zaraz będą wypadać ci zawodnicy falowo. A nie wiem, jak szeroka jest ławka trenera Tułacza. No, jak szeroka jest ławka trenera Tułacza, to można poznać po tym, jakich zawodników wystawia do pierwszego składu. No tak, taką ma szeroką ławkę. Ja, no, tak jak mówię, no, ani się nie założę o to, że oni czymś, tymi wrzutkami coś osiągną, czyli utrzymanie, ale to nie jest głupia filozofia. I umówmy się, czy to będzie jakakolwiek tragedia dla Puszczy, że nie zdobędzie 40 punktów w tym sezonie? No. I tak myślę, że ta przygoda to jest coś wielkiego dla tego klubu z Ekstraklasą. A czy ona będzie trwała sezon, dwa, trzy, czy już zostaną tu na zawsze, czy może jednak spadną, to już jest chyba didaskalia. Dokładnie. Marcin Smyk. No. Ja tylko chciałem, że reforma Mietka największą ptasią rewolucją od czasu pogoni Antoniego Ptaka, pisze Marcin Smyk. Jestem z tego dumny. Pieniądze ktoś wysłał. U Tolkiena były elfy z Mrocznej Puszczy. Jest to pewna nieścisłość. To były elfy z Mrocznej Puszczy, nie Połomice. A pamiętacie, skąd był Legolas? Szymon. Ja nie pamiętam, skąd był Legolas. Z Poznania. On strasznie lubił ziemniaki. Ale no nie, bo był z Danii. Bo Lego to z Danii jest. A las to jest... W Danii na pewno jest jakiś las. Tak. Macbeth był z Danii. Czyli, no dobrze, ale to też dochodzimy do pewnej konkluzji. Jeżeli Puszcza chce realnie powalczyć o utrzymanie, musi ściągać do składu Duńczyków.
bo nie pamiętacie, Legolas był dużą wartością, jeżeli chodzi o atak. On miał bardzo dobre strzały z dystansu, więc kierunek duński dla skautów w Puszczynie Połomica. I nie zawracam sobie głowy babami jak ten Aragorn. Aragorn dobry wojownik, ale on jednak z tymi babami, nie? Strzała pod taki, że naprawdę. Legolas miał tylko kumpla krasnoluda i po prostu był skupiony na rzeczach istotnych, jak wojna. Siła przyjaźni. Siła przyjaźni i wojna. Dokładnie. Wysoka siła przyjaźni i bardzo dobre strzały z dystansu i skupienie na ataku. No to czy nie potrzebuje, czy to jest zawodnik skrojony na Puszczę Niepołomic aktualnie? Myślę, że tak. No. No ale Puszcza jeszcze ma taką opcję, że może ożywić te enty, nie? A no właśnie. Myślę, że jak będzie zaglądał, to trener Tułacz po prostu ożywi enty i no, wtedy te stałe fragmenty gry w ogóle mogą pójść. Nie? No dobrze, ale to no, też... Te drzewa, które oni dają w tych w prezentach, to są tak naprawdę enty i pod koniec sezonu one wszystkie ożywi i te drzewa po prostu jak Godzilla zrobią w klubach, zniszczą je i Puszcza zostanie jedynym klubem w lidze i tak ale... w Polsce. Z drugiej strony ja poproszę chociaż jeden argument na to, że Łukasz Sołowiej nie jest entem. Bo moim zdaniem ożywienie entów już po prostu weszło w taktykę Puszczy. Nie mam takiego. No właśnie, więc ja myślę, że akurat opcja entów już została uruchomiona, więc zostają już tylko duńskie elfy do sprowadzenia. Piłkarze Puszczy mówią tak jak enty, że lubią chyba iść na wschód, bo wtedy czują się jakby schodzili z góry, tam był taki takie słynne tak słowa było. Nawiązujące do krzywizny ziemi. Pisze syna na Drachal, syn Drachola. Coś się zacięło, ale... Tak, coś się zacięło, nie było mnie słychać, więc powtórzę jeszcze raz. Puszczenie Połomice potrzebuje duńskich elfów do napadu i tylko dzięki temu może utrzymać się w ekstraklasie. Tak. Dobrze, to jest... myślę, że spokojnie to nad rynku transferowym da się ogarnąć. Puszcza ma dużo dębów do rozdania. Myślę, że duńskie elfy, najlepsza waluta dla nich to są właśnie dęby. Także wszystko się spina. Znaczy, czekamy na ten transfer. Czekamy na ten transfer i też zobaczymy, myślę, wtedy trochę inne oblicze Puszczy Niepołomicy. Dokładnie, a Zagłębie jest wspaniałe. Zgadzamy się, nie? No, tak średnio bym powiedział. Jak się nie zgadzacie okay, ale... z tym, że Zagłębie jest wspaniałe, to musicie teraz na głos powiedzieć rasistowski żart. Słuchaj. Nie, właśnie nie musimy. No musicie, jak nie powiecie, to znaczy, że się zgadzacie. Mamy dwa tak, żarty o na pas. Ja byłem ostatnio w paczkomacie i tam na mnie żadna koszulka Zagłębia Lubin nie czekała, więc chciałem tylko powiedzieć, że Zagłębie Lubin przepycha te mecze i tyle ma z tego, nie gra pięknego futbolu. A widzisz, co to jest? A to ja przeczytałem żart. To. To, no, gwiazdka. No, wiesz, co ona oznacza? Że to zadanie z matmy jest trudniejsze. Też. Ale to oznacza też, że Mistrzostwo Polski Zagłębie miało. No, o, nie skarb. A wiesz, ile Mistrzostw Polski miał Ruch Chorzów? To jest AS Nibul Eibel Ugas. U mnie tak się pokazuje, bo mam na odwrót. No, logo jest ciekawy. Znaczy, bo w ogóle koszulka bardzo ładna. Mi się koszulki Zagłębia Lubin bardzo podobają, bo tak jak mówiłem już wcześniej, one zachęcają do jakiejś dyskusji i nie są takie bezpieczne. Ale Zagłębia Lubin najbardziej w tym sezonie podobają mi się ich koszulki. Prawda. Nie no, Zagłębia jest mocna, ale w tym wyścigu Radomiak Zagłębie na razie jestem bardziej za Radomiakiem, bo jest trochę śmieszniejszy, trochę ciekawszy. Trochę bardziej taki awanturniczy i to mi się podoba. Marcin Smyk, jaka jest ulubiona wokalistka entów? Kora. O, dobre porównanie. Generalnie, jakbym miał porównać Radomiaka i Zagłębie Lubin, to aktualnie Radomiak jest tym filmem sensacyjnym z lat 90.
gdzie jeszcze scenarzyści nie musieli uwzględnić wielu czynników zewnętrznych przy produkowaniu głównego bohatera. On po prostu wchodził, rozwalał, strzelał i miał kobiety. Natomiast Zagłębie Lubin jest takim no, filmem, który już jednak był kręcony rok temu, że pewne czynniki musiały zostać uwzględnione w tym scenariuszu, bo inaczej produkcja nie doszłaby do skutku. No, ja jednak jestem z starej szkoły i wolę filmy z lat 90. sensacyjne niż te nowe produkcje. Ja jestem za Radomiakiem od strony awanturniczej, natomiast punkty stoją za Zagłębiem. Ostatnie 10 meczów, 23 punkty Zagłębia. Jak robisz, to jest punktowanie na poziomie mistrza Polski tak naprawdę. Ja wiem, że to zabrzmiało teraz śmiesznie. 10 kolejek uwzględnia też końcówkę zeszłego sezonu, ale zrobić 23 punkty w 10 kolejek to jest bardzo dużo. Niektórzy tyle robią przez cały sezon. Tak, no, skuteczności Zagłębiu Lublin na pewno nie można odmówić w tym, co robi. Słuchajcie, ja bym powiedział tak, nikt nie ma nic złego w tym, w nieznaniu się na piłce nożnej. Tak więc nie mam do was pretensji. Okej. Gdzie jest ten mecz Radomiak Zagłębie? Właśnie, o! Gdzie jest, tam się będziemy bić. Bić! Dokładnie, jak to, zaraz sprawdzamy to widowisko piłkarskie. A ile Semedu ma? Ile piłkarzy o nazwisku Semedo ma twoje Zagłębie? Tak jest. No? A trener z zagranicy to nie jest lepszy? Ile mistrzostw Polski zrobił trener Radomiaka? On trenował Espanyol. Jak trenowałeś kiedyś Espanyol, to jakbyś zdobył nie tylko po piątne mistrzostwo Polski, ale poza tym jest trenerem z zagranicy. A wszyscy wiemy, że trenerzy z zagranicy są lepsi. Chciałbyś jeździć Polonezem czy Seatem? Żaden z Alf... A nie, czekaj, Polonez jest polski? Może Bex się nazywa tak. 28 października. Ostateczne rozwiązanie kwestii lubińsko-radomskiej będzie. I to jeszcze Zagłębie Lubin ma ten handicap, że będzie grało u siebie, ale wielkiemu Radomiakowi to w ogóle nie stworzy absolutnie żadnej różnicy. Dopiero w październiku grają? Tak, 28 października. Do tego czasu już Radomiak będzie w drugiej dziesiątce ekstraklasy. Tak? A logo kto ma ładniejsze? Radomiak czy Zagłębie Lubin? Logo Radomiaka to jest właśnie najlepsze podsumowanie, nie? To jest piękne logo, ja uwielbiam to logo. Swojskie, własne. Zobacz, Miedź Legnica miała piękne, unikalne logo. Dlatego, że jesteś świeży upieczonym ojcem i doceniasz tego typu sztukę. Tylko dlatego ci się to logo podoba. Ale ja po prostu lubię to, że mają własną tożsamość, a nie robią logo jak wszyscy, tylko takie mają, okej, okay, szanujemy to, stoimy za nim, stoimy za samym sobą, tak robi Radomek. Ja to cenię. Nie no, dobra, bo... Słuchajcie, żeby nie było, ja nie mam nic do Radomiaka, tak żebyśmy podkreślili, że ta nasza kłótnia jest na potrzeby programu. Aczkolwiek do Zagłębia nie mają podjazdu, no. A myślicie, że dostaniecie koszulki Radomiaka za to? Adam Kaniecki pyta, ile razy w Radomiaku na mecz zrzucał się Łukasz Piszczek? O. Ja liczę na koszulkę Radomiaka. Za swoje tyrady Radomiaku, please send me a t-shirt, żebym mógł też przyszpanować przed Mietkiem, bo tak to będzie mnie tutaj, wiesz, gnoił swoją koszulką Zagłębia Lubin, nówką sztuką pachnącą jeszcze fabryką przez cały sezon. Ale ty sobie teraz kupisz pewnie tę koszulkę i powiesz, że dostałeś. Nie, stary, jakbym miał wydać pieniądze, to nie. Tyle to nie. Z autografem trenera Radomiaka i z autografem co najmniej Cichockiego. Jurek sobie kupi całego portugalskiego, sobie Semedo kupi jakiegoś trzeciego w ogóle. Tak, i będę miał po prostu tutaj, obok mnie będzie siedział przy każdym programie i będę miał Semedo z Łodzi. No, powiem wam, że mam ból dupy. O co? O ten taboret, na który siedzę. A, no. No nie dziwię się, że się położyłeś po tak długim siedzeniu na tym taborecie. Musiałem się na chwilę położyć. Słuchajcie, idę po mój fotel bujany. Przyszedł ten czas. Wiem, czy nie zmierzamy do brzegu?
Myślę, że... Dzisiejszy mecz, nie? Dzisiejszy mecz, właśnie. Co tam dzisiejszy mecz? Jak omawiamy dzisiejszy mecz? Dzisiaj Krakowia, tak? Niebezpieczna Krakowia, która... No właśnie. Czy Krakowia da się wypuścić na mistrza sierpnia? Czy trener zrobił jednak analizę, że może jednak odpuszczamy tego mistrza sierpnia, zajmujemy bezpieczną pozycję? No, trener Zieliński to też jest fachura, no. To myślę, że tak taktycznie zagrają na remis. Żeby nie było, że porażka, ale za dużo punktów to też nie potrzeba. Efektowne zwycięstwo Piasta, tak jak się spodziewałem. Serdeczne gratulacje Wukowiczowi. Adam opisze finito, panowie, litości, ale chyba chodzi o Krakowie, nie ona. Tak, myślę, że tak. Ale to chcesz powiedzieć przez to, że Piast tak będzie mówił. Finito, panowie, litości. 3-0 to już jest za dużo. Mateusz mówi, żebyśmy przejrzeli jeszcze nasze typowanie na kolejną kolejkę. Mietek, się dopiszesz, bo jeszcze nie byłeś uwzględniony w tych naszych, ale możesz... Sprawdzenie poprzedniej kolejki. Tak. Możesz typować poprzednią kolejkę, tak? Nie, no sprawdzać, komu poszło lepiej z was. Ale możesz typować też poprzednią kolejkę. Może tak róbmy. Zamiast typować przyszłą, to typujmy poprzednią. Nie, bo właśnie. Śmialiście z mojego typowania, a mi parę meczów weszło, a kilka prawie weszło. Więc tak, co ty, Jurek, typujesz? Typujesz Puszczę z ŁKS-em, okej. Okay. Typujesz remis Piasta z Ruchem. Słuchaj, no tu się nawet przy Stale Radomiak zgadzamy, że będzie Radomiak. Ale ty skoro na Zagłębie remis, nie? Ja dałem dwójkę na Zagłębie. A nie, no słuchaj, ale to nawet Mietek nie może się nie zgodzić, bo przecież Korona dobrze gra w piłkę i odpali, więc to będzie ten mecz. Obie drużyny wygrają specjalnie dla Mietka w tym meczu. Korona, Zagłębie, obustronne zwycięstwo, bo są takie dobre. To też. No Jagiellonia Górnik, widzę, że się zgadzamy co do tego, że jednak ofensywa Jagiellonii to jest coś niesamowitego. No ale że ty stawiasz na Widzew Śląsk na remis, to widzę, że myślisz, że Śląsk się rozpędził. Ja myślę, że Śląsk tym meczem się wypalił. Dobrze. Masz prawo. Mieciu, czy chcesz wytypować przyszłą kolejkę, czy przeszłą? Chcę wytypować. Bardzo chcę wytypować. Już to robię, tylko sobie odpalę. Więc tak. Stal, Radomiak. Wygra Stal. Widzę w Śląsk. Wygra Śląsk. Warta, Krakowia. Będzie remis. Puszcza ŁKS. O. Trudno się wylosowało. Będzie remis. Piast, Ruch, wygra Piast. Korona, Zagłębie. Będzie remis. Jagiellonia, Górnik. Wygra Górnik. I Odra. Zagłębie Sosnowy, Stonita Liga. Ale nie ma meczu w poniedziałek. Za tydzień. A to kadra już będzie? Co? Chyba kadra już będzie, tak? Grała. Nie wiem, ale nie ma. Wiecie co? Chyba jest kwestia tego typu, że nie wiem, czy zauważyliście, ale tu nie ma meczu na przykład Rakowa Częstochowa. Więc to jest kwestia tego, że po prostu poprzekładane. Raków przełożył całą rundę na przykład może. Tak, ale jakbyście spojrzeli, to jeszcze byście zobaczyli, że ja tu nie za bardzo widzę mecz na przykład Legii Warszawa. 7 września, Polska, Wyspy Owcze, mecz o wszystko, mecz o życie, derbowe spotkanie popularnych Farerów z popularnymi Polakami, także to też może mieć swój wpływ na to, że nie ma wszystkiego, co miało być. Panowie, czy do brzegu kończymy? No nie wiem, bo mnie tak się rozsiadł na wygodnym fotelu, to tak przynosił trochę późno. Nie wiem. Ale jak skończymy, to ja nadal mogę siedzieć na tym fotelu. No to dobrze, to w takim razie jest w pełni usprawiedliwione przyniesienie przez ciebie tego fotela. Dobra, to kończmy w takim układzie. Partnerem kanału jest Superbet. Macie w opisie możliwość postawienia po kursie 300 bramkę Rakowa z Kopenhagą. Domówka oczywiście jutro jest. Jutro też wracamy z Kubą do też poranków. A dzisiaj o 14:00 Studio Reymonta, Marcina Ryszki. Jest co omawiać, bo Wisła dostała w trąbę. Jak to Wisła w pierwszej lidze, więc na pewno będzie to bardzo miły, ciekawy program.
No, myślę, że nastroje teraz w Krakowie po stronie Wisły są naprawdę perłowe. Bardzo z tego, co wiem, chwalą trenera, więc będzie to ciekawy program. Tak. Przepraszamy. Przepraszamy, tak. Przepraszamy, tak. 30 000 subów, pa. Przepraszamy.